Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live streamie Bitcoin Live, Bitcoin Halving Live Celebration. Widzę, że już ponad 200 osób jest, dużo osób czeka. Słuchajcie, dzisiaj dużo gości, dużo świętowania. Także za chwilę zaczynamy, o 20:00 wpuszczam ludzi. Wydarzenie Halving. Wydarzenie Halving to nie jest nowa koszulka. To jest koszulka, którą można nawet kupić sobie w moim sklepie. Także oczywiście to koszulka, żeby pokazać ją w pełnej okazałości, to jest tylko Bitcoin da Ci wolność finansową. Także witam wszystkie osoby, stałych widzów, nowych widzów. Słuchajcie, świętujemy dzisiaj Halving. Brakuje nam jeszcze dokładnie 8 bloków. Przy bloku numer 630 tysięcy ma nastąpić halving. No i zobaczymy, co się będzie działo z ceną, zobaczymy, co się będzie działo z różnymi innymi rzeczami. No, powiem szczerze, obserwujemy, nie? Także proszę się tutaj nie napierdzielać w czacie, mamy świętować. Można uważać, że Bitcoin już nie urośnie, można uważać, że Bitcoin urośnie, a można uważać, że będzie szedł w prawo, można uważać, że będzie szedł w lewo. Także kto tam sobie co uważa, to niech sobie uważa. I tyle w tym temacie do powiedzenia mam. Ja sobie muszę sobie przygotować jeszcze, właśnie gdzie jest mój, za dużo okienek mam. Za dużo okienek mam na otwieranych, już prawdę mówiąc się gubię. Na chwilę sobie się jeszcze ukryję. Tak, mam, szampan się chłodzi, także słuchajcie. O, właśnie wpadł kolejny blok. Słuchajcie, zobaczymy. Mam nadzieję, następny halving robimy kryptoimprezę z fajerwerkami. No, słuchajcie, następny halving, jeżeli będziecie razem ze mną. No nie jestem, ze dwa dni temu się goliłem, nie? Następny halving, jeżeli będziecie razem ze mną, to oczywiście jak najbardziej możemy zrobić jakąś imprezę halvingową. Dlaczego nie? Kurde. No i powiem szczerze, jak tuś? Już zgłupiałem od tego. No dobra, jak tu się... Aha. Dobra, zgłupiałem, powiem szczerze. Już się włączam z powrotem. Znowu zapomniałem, jak się robi zaproszenie. Next halving za 4 lata. No, czwarty halving będzie zupełnie innym halvingiem, bo jeżeli się nic nie zmieni, pozdrawiam Hodant. Jeżeli nic się nie zmieni, to oczywiście będziemy sobie tutaj zupełnie w innej sytuacji. Dobra, wysyłam, słuchajcie, już tutaj link do wszystkich. Mam nadzieję, że mi komputer się nie zatrzyma. Tyle okien na otwieranych. I słuchajcie, czekamy sobie na halving. Komu jeszcze nie wysłałem? Dobra, ten człowiek ma. Ma być dzisiaj Sylwester, Suszek, ma być dużo ciekawych osób. Ja przepraszam, ja w tej chwili nie widzę czata. O czym wy gadacie? Zbieg okoliczności, że kolejny kryzys i mamy święto w BTC. No. Jak to, co to za kluczyk? Piotr Sobiecki, jesteś moderatorem, pilnujesz porządku. To jest kluczyk, proszę pana. Jak się Dodo pojawi i coś na czacie napisze, to też dostanie moderatora. O, kolejny blok wpadł, słuchajcie. A nie, to tutaj coś mi się nie odświeżyło. Dopiero strona mi się odświeżyła. Także słuchajcie, czekamy cierpliwie, za chwilę powinni zejść się goście. Aha, ja muszę pilnować, żeby tutaj... Jeszcze muszę oczywiście wysłać jeszcze pewnym osobom. Teraz tak, komu miałem wysłać? Dobra. Chlast. I to właściwie zasadniczo chyba wszyscy. Chlast.
Dobra, powysyłane zaproszenia, a teraz tylko czekać na gości. Oczywiście muszę pilnować, jak się pojawią goście, to muszę ich zapraszać. Znaczy, pozwalać im wejść, o tak bym powiedział. O, właśnie dostałem kolejne potwierdzenie. Emilia Martyszko z Koń Papryki też się pojawi u nas, także słuchajcie. No. Idziemy po rekord na live, myślę, dziś. Słuchajcie, zobaczymy. 600, ile ja pisałem na Discordzie, pisałem. 600 ileś tam było? 656? Dobrze pamiętam? 662. To jest rekordowe. To jest ATH live'owe. Live TH tak zwane. LTH. Ile Mike płacisz za moderację? Pytanie, ile człowiek za to, żeby się moderatorem, musi dla mnie zapłacić? Nie ja płacę. No panie, się tam także mu stawił, że... No. Dobra, teraz pytanie tylko... Czy wszyscy za chwilę będą się pojawiać? Dobra, tu dźwięki wszystkie włączone. Właśnie sprawdzam, czy wszystko jest ustawione. Grafika fajna, grafikę możecie sobie kupić na VideoHive. Znaczy grafikę tego Bitcoina kręcącego się. Czy posiałem traweczkę w ogródku? Nie, posadziłem borówki i te... Mam też szczypior, mam też rzodkiewkę, mam też... Co ja tam jeszcze mam? Poziomki, także ten... W którą stronę pójdzie cena? Ja myślę, że cena pójdzie w prawo. To jest takie moje obstawienie. Obstawiam, że w prawo będziemy szli na cenie. Nie? Igor Spyra, dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. Dzięki Igor Spyra, witam w kryptonarodzie. No. BTC posadziłeś, panie. BTC to ja plantuję od 15 lat, nie? Nie no, już 400 już jest. 426 w tej chwili osób ogląda tego live'a. Mam przygotowanego szampona, którego wypiję, jak będzie ten blok, który wpadnie. Mam nadzieję, że za chwilę goście się pojawią. Ja sobie jeszcze oczywiście pozwolę na TradingView odpalić wykres BTC do USD. Gdzie ten cen? O, proszę, jaka czerwona. Czerwone jabłuszko, nie? Spadek. No słuchajcie, wszystkie longi wyczyszczone. Bitcoin poszedł nie w tą stronę. No. Za dużo okien. Komputer nie wyrabia. No, mówię, że będzie w prawo. Mogę się nawet założyć, że pójdzie w prawo. 13? Jakie 13 bloków? 7 jeszcze bloków. No. Dobra, czekam, aż pierwsze osoby się pojawią. Ja obstawiam, że halving będzie na 4,5, powiadasz halving. No, powiem szczerze, odważna ocena. Na razie mamy 8512. Wiecie. A teraz jakiś taki chwilowy, ale tu walka jest cały czas. Walka jest, no. Było 8, 9. Co to znaczy w prawo? No, to znaczy, że nie w lewo. O. Pamiętajcie... ja muszę zrobić... Speaker view. I jeszcze muszę zrobić, ale ten kamery nie włączył, Gamuń. No. Już włączy, czekaj. Będzie ciemno. Dobra. O. Światło byś zapalił. Dobra. A ty chyba cały czas transmiturujesz, bo jak włączam speaker view, to tylko ciebie widać, Kamil. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim, tak. Cześć, słuchajcie, jednej osoby możecie nie poznawać, bo jest pierwszy raz na live u mnie. Piotr Misiurek, ja już byłem u niego, także zaprosiłem. Cześć, witam cię. Witam serdecznie, dzięki wielkie za zapro. Tego pana, który uciekł do Stanów Zjednoczonych i pod mostem siedzi, to wszyscy znacie, to bardzo zły moderator.
Ale nie martwcie się, internet ma i będzie moderował dalej forum. Jeszcze? Dobra, uciekamy spod mostu w kosmos. Tak jest. Gdzie lepiej? Ty gdzieś tam jesteś znowu w kopalni. Tak. O! Tego pana też na pewno znacie. Jest w akwarium. Tak, czekajcie, ja może zobaczymy, jak już wszystkie osoby się dołączą, to może... Dobry, panie prezesie. Dobry, dzień dobry. Znowu coś nie działa. Ale słychać ci i widać, więc wszystko działa. Ale no, życie tak. Ta technologia mnie po prostu zabije. No, słuchajcie, idziemy chyba na ATH dzisiaj na live, bo już jest w tej chwili 519 osób oglądających. Juzu, czekaj, no. Muszę YouTube'a odpalić, żeby tam czat widzieć jakiś. Tylko jeżeli ktoś odpali... A daj mi linka, daj mi Majki linka, to wrzucę u siebie. Jasne, już ci daję, ale do Facebooka, do YouTube'a, do czego potrzebujesz linka? No to YouTube'a najlepiej. Dobra. zgacomp.pl btc70k28. Zmniejszam jakość, żeby mi nie żarło. Dziękuję za dotację. Żeby czata wyciągnę. Dobra, już ci Sylwestrze daję. Dobra, czekajcie, bo jak tu chcę podpiąć... Słuchawki. Tak jest, więc muszę jeszcze was widzieć i będzie okej. Okay. No co? Wszystko muszę zobaczyć. Nie ma kandydata, to jest problem. Słuchajcie, nie da się zrobić countdownu halvingu, bo nie wiadomo, kiedy ten blok wpadnie. No jak ja mogę countdown zrobić? Ja mogę no? ten odpalić u siebie jakiś skrypt na wejrze i nam zapiszczy. No. No. Ale zobacz na górze, jeżeli odpalisz YouTube, bo ja wrzuciłem w Zoomie na czacie, Sylwestrze, a mogę ci wysłać jeszcze przez Facebooka, jak chcesz, to ci też mogę wysłać ten link do YouTube'a, nie? A ty wyjdź na Facebooku, jak cię proszę. Dobra, to już ci wysyłam. Zostało 7 bloków, tak. Czyli teoretycznie koło godziny. O godziny, tak. Tak, ale zobaczcie, że u góry tutaj, jeżeli oglądacie na YouTubie, to u góry nad wami są takie dwa bloki. Ja z Mempool Space'a biorę i pokazuję, i to się zmienia Aha. automatycznie. Także wiesz, jak wskoczy blok, to zaraz tu się kolejny pojawi. Także ja tu... Wszystko zależy, jak szybko reagują. Słuchajcie, z tego co wiem, to jeszcze ma się pojawić X Grosz, ma się pojawić, nie wiem czy Kowalski, ma się pojawić Emilia, ma się pojawić Sara. Nie wiem jak Krystyna, bo akurat o tej godzinie to dziecko tam układa do spania, ale może później. Także ekipa będzie fajna, słuchajcie. No, no także są osoby, które nie przeżyły jeszcze żadnego halvingu, tak jak ja. Takie osoby jak Sylwester, czy chyba Rafał też, które przeżyły wszystkie halvingi, które były do tej pory. No, ja przeżyłem halving na cenie. Na pewno. No, to nie jeden. Tak. No. Cenie to każdy powinien przeżyć, to nawet tak. Double halving. Tak, tak, dokładnie. Także... Blockchain info, size on disk. 315 giga zajmuje blockchain Bitcoina. Zgacomp.pl. No a to dla Sylwestra. To dobry czas. Groszy, dziękuję za dotację. Ktoś szarpie kogoś. Kogo? Sylwestra. Sylwester internet czyści. Sylwestra Nie szarpie? Tak. Norwiecie okrutnie. Jesteś... Wiem, żeby zapłacić internet. Ktoś ci Słuchajcie. Słuchajcie, i teraz wiadomo skąd ten spadek. Sylwester musiał zapłacić internet i zwalił cenę, bo trochę bitcoinów sprzedał. No. Wy myślicie, że kto w sobotę zrobił ten spadek w dół? No, no ale... Wystarczy. Już trzeba coś upylić. No. Ale to grałeś pod Rafała, bo Rafał chyba 8200 obstawił na tym live'ie, co u was byliśmy na Bitcoin. Właśnie 250 miało być, tak. No. No właśnie tak, nie ukrywam, że trochę posłuchałem go, nie? No więc... No. Rafał, kurde, ktoś mnie słucha w kwestii ceni. Będziesz, kurde, zimą w skarpetkach chodził normalnie. No. Znaczy w sandałach. No to skarpetki już masz. Znaczy, no tak, to też prawda jest to, co napisali widzowie, że oczywiście każdy z nas przeżył każdy halving, tylko nie wszyscy byli w Bitcoinie. No, na pewno. Tak, jest z nas totalnie nieświadoma tak. tego, co się dzieje ważnego. Że... Czekajcie, może ja bym tak ładniej zrobił, żeby to okienko, ale nie, bo jeszcze jak przyjdą kolejne osoby, to nie wiem, jak się będą te okienka układać. A ścieram się dalej, czy już nie? Już teraz nie. Już jest okej. Okay. Płatność doszła. Nie, oni mnie tak blokują. Lightningiem płaciłeś, tak? Nie, oni mnie tak co chwilę próbują blokować, to dlatego. Czekajcie, bo to taka luźniejsza, ja tak od razu z roboty to się trochę rozepnę. A no to...
Oczywiście. No, ja nawet mam szampon przygotowany, jak tylko ten blok wpadnie. Na razie jakoś niespecjalnie chcę. Ja też. Szampan. Słyszałem ja szampon też. I tak myślę... Ej, ale my, Mike, jesteśmy na wizji, czy nie? Jesteśmy na wizji, oczywiście, że tak. No. O kurde. Nie, dobra. Musisz wejść oficjalną twarz. Tak. Teraz... Pisał, że będzie zapowiedziane, tak, albo coś. W naszym gronie, ale ja... A ja chciałem też szampana. No, a to ja nie widzę problemu. Dobrze, że nie poszedłem dalej. No. Nie, nie, to... Chociaż, czekaj, to za ile będzie blok? Za ile? W ciągu godziny, teoretycznie. No, teoretycznie to może być jutro. No to, dobra, to pokażę, co dostałem ostatnio od... Albo dobra, nie. Dawaj, teraz to już dawaj. Nie, to pokażę po. No. Nie, no to już pokazywać tam to po halvingu. No. Wtedy zobaczymy, czy otwieramy go, czy nie. A, to jakiś prawdziwy szampoń. Tylko zobaczysz jaki. Pewnie drogi. Nie chodzi o drogi, jaki wielki. A. Sam wytrąbisz? Nie, no z wami. No. Prześlę go po blockchainie. Z blockchaina nie ma sprawy. Stokenizujemy go. Nie no, stokenizujemy go po prostu. No, oczywiście, słuchajcie. Blockchain Bitcoina SV jest tak zaawansowane, że nawet można szampon przesłać. Także to... No. Ale popatrzcie na tym blockspace, czy jak to się nazywa? Mempool Space, przepraszam. No. Blockspace może też licznik ma. Jak ostatnio bloki wpadały paskudnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć bloków temu. To były godzina temu i weszły trzy bloki jeden za drugim w ciągu minuty czy coś. A teraz mamy 15 minut bez bloku. No. Końca nie widać. Ale widzisz, dobrze w sumie, że żeśmy na dzisiaj przenieśli, bo tak jutro to... No już by było po kwiatkach, no. To nie byłoby tej zabawy. I zobacz, akurat się tak ułożyło, że najprawdopodobniej podczas live'a jednak ten blok wpadł. Bartek nie przychodzi? Bartek widzę, że na czacie jest. A to ja może go nie wpuściłem. Może czeka w poczekalni. Nie. Nie. Jak to Bartek na czacie? Bo to akceptować cały czas musisz chyba, nie? Ale nie, mi się pojawia od razu, także... A dlaczego u ciebie na tablicy nie jest napisane żadne dane, Kamil? Ile bloków do halvingu i w ogóle? Już zaraz. Progres. O, Bartek pisze. No, słuchajcie, słychać. No. Dobra. Słuchajcie. Ja mam może sekret, bo ja do was nadaję z Tajlandii, to jest 5 godzin różnicy i u nas halving już był. Aha! Od razu pompa w górę, nie? Od razu pompa w górę. No okej. Okay. Wydawało mi się, że raczej czas blockchaina jest jak u te ceny, ale skoro mówi, że jest inaczej, no to... Się widzisz, to są takie rzeczy, które się nawet programistom blockchaina nie śniły. No chyba. Ja jeszcze idę tylko po ładunku. Jak się przelecę samolotem, to mam cofniętą transakcję wtedy, tak? Jak... No. Tak, ale na szczęście samoloty wstrzymali, żeby to nie... Telefon aktywuje mi coś. Słuchaj, generalnie jest tak, że żeby zrobić double spend, to na przykład wysyłasz w Polsce, lecisz szybko samolotem do Stanów, tam jeszcze nie ma transakcji i wtedy robisz, wiesz, double spenda, nie? Tylko nikt jeszcze na to nie wpadł. Oscylator uruchamiasz. Słuchajcie, za chwilę... Bajsok Halving 4 zł i 65 groszy, dziękuję za dotację. Za chwilę będzie, o ile się nie mylę, za chwilę będzie rekord. Jest już 652 osoby, a ile ja mówiłem? 662? Chyba tak mówiłem. Czyli na krawędzi jesteśmy, na krawędzi. Tak. ATH przed halvingiem. A tak, 600, gdzieś to pisałem. 662, tak, to jest rekord. Dobra. Według danych YouTube'a to jest 662. Także... O, jest Dodo. A na BitBayu też dodali? A nie wiem. No też nie. Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Ja tylko się stawiam. Dobrze, już. Jest i on. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Dodo, cześć. Na razie czekamy. Weź tam coś podkręć, tam ten. No.
Nie, no tutaj to bardziej kto inny może podkręcać, bo ja raczej nie kopany jestem. Nie znam się na tym kompletnie. A, o widzicie, już człowiek stwierdził, Mike, jak nie wpadł, u mnie jest 13:14 w Chicago, dlatego ja codziennie ciebie oglądam, żeby wiedzieć, co się będzie wieczorem działo. No tak, najlepiej. No. Tak, ogłaszam, że moc Bitcoina spadła o połowę, bo od bloku minęło 20 minut zamiast 10, więc jest o połowę mniejsza moc. A ja ogłaszam, że jest ATH, 670, nowy rekord. Czyli już koniec, Rafał, tak? To już lecimy. Nie wiem, zobaczymy dalej, ile to się będzie ciągnęło. Ile tej mocy mniej jest, no. Ale masz gdzieś... jest połowa mocy. A masz gdzieś dostęp taki w czasie rzeczywistym? Ale nie, no czekaj, tak, to że... Ostatni blok jest 19 minut temu, a powinno być co 10 minut. Ej, powinno być. Co 10 minut jest 100% mocy, to jak jest 20 minut, to jest 50% mocy. No chyba to jest jasne. Nie, no tak, no. To znaczy, że już koniec, no. Tak. Wszyscy teraz kopią BCH albo jakiegoś nagle innego BSV. Aż spojrzeć się na folklore, coś widać. Proof of work. Za ostatni. A, Sylwester się pytał, czy BitBay dał informację, tak? Czy, że jest live. Ale czekaj, Rafał, ty żartujesz z tym hash rate'em, nie? Nie. No bo teraz zaczyna coś sprawdzać, tak nie no, sprawdźmy tutaj coś, tak na poważnie to zabrzmiało i się przestraszyło. Potem wyjdzie errata. Jest, spadł blok, no dobra, czyli jest połowa mocy, no to zobaczymy. Jak następny blok będzie też 20 minut trwał, to znaczy, że faktycznie jest połowa mocy, jak będzie dłużej trwał, no to znaczy, że jest jeszcze mniej. Może oni robią halving mocy, co? No co tak, zgodnie z przewidywaniami. A kursik leci, widzicie? Natomiast przy halvingach Bitcoin Cash'a i Bitcoin SV ostatni blok strasznie długo wpadał. Ten taki już tak. Po halvingowy. No tam bo wszyscy już stwierdzili, że no, tak małej nagrody nie kopię, no. No to tak z godzinę tam trwało, zanim wpadł. Ja opłaca się z łóżka wstawać za takie marne. No czekajcie, ale powiem wam, że panika idzie. A, tutaj. No, to ten dobra, to ten mempool space ma faktycznie na bieżąco podaje na stronie, odświeża się ładnie. Dlatego ja go wrzuciłem. A gdzie sprawdzasz? Gdzie sprawdzasz? Ja sprawdzam na swoim węźle, mogę wam pokazać, patrzcie, czekaj. To screen. Nie to okienko, to okienko. Share screen, to okienko, share. Proszę bardzo. Widać? No. No, ja sobie co jakiś czas naciskam strzałeczkę do góry i sprawdzam aktualny numer bloku. A to jak ty teraz udostępniłeś, to też coś tam mogę pisać? A nie, to jest tak bardzo prosto, muszę ci powiedzieć, jak ostatnio, nie? Ale Rafał... Czekaj, no mogę powiększyć chyba, jako, czekaj, gdzie tu się powiększa. A nie, to na pewno nam i widzom da dużo, wiesz? No. Tak, powiększ to, faktycznie. Zwykła informacja w konsoli, no. To więc właśnie, to bardzo ważne, jakbyśmy jeszcze ocenili, że co to było, bo to... Tak, bo większość ludzi dawno czegoś takiego nie widziała, tak? I powie, że no... Słyszała... Niektórzy pierwszy raz w życiu. Tak, słyszała kiedyś o DOSie, że było coś takiego. Tak, o tym po niektórzy mogą... To nawet nie jest DOS, to jest BASZ. No. O tym to już nie słyszę. Dobra. Nie, no mogę skrypt napisać, który to będzie sam robił, ale po co? Dłużej go będę pisał, niż ten halving będzie trwał. Rafał, ale my wiemy, że ty dużo rzeczy możesz napisać. Wszystko da się napisać, ale to się spinało, tak? Komputer jest Baszu, to jedna linijka. I zrobi wszystko, co mu każe, ale zrobi to, jak to się mówi, żeby dosłownie. Słuchajcie, 711. Co podajesz numer telefonu? Tak. 195. No, słuchaj, mój telefon tu jest podany w tych statystykach. 704-196-0. To prawie jak mój ping. No i co, wpadł? Nie ma bloku. Od 3 minut nie ma żadnego bloku. Nie ma. 3 minuty to no, jakby wpadł teraz, to by znaczyło, że jest kurde 300% mocy, także wiesz. Może zmienimy sieć. Gdzie jest więcej bloków i potem się przełączyłem z bloku.
jest więcej bloków. Na testnecie można kopać ten jedną komendą i lecą bloki jak szalone. O. Sprzedałem teraz, niech leci na 6K. No to widzę, że myślenie życzeniowe, ale patrzę sobie teraz BTC USD na Bitstampie i ostatnio. Jak sprzedałeś, to odpuść teraz longa. Zabezpieczenie tego, co sprzedałeś. Groszy, dziękuję za dotację. X grosza zaprosiłem. Tak samo jak CryptoDeva i innych. Także spokojnie, może jeszcze dołączą. Na ekranie jeszcze dużo miejsca jest, nie? Pomieścimy się, tak. Nie no, zawsze można przełączyć w tryb mówiącego i tak powiedzieć odezwy będzie ludzie, widoczne, a reszta się będzie rzecz chowała. Ludzie narzekali, że oczopląsu dostają, bo co chwilę się ekran przełączą. Tuż. Mike, jak wejdziesz na Mempool Space, no, możesz pokazać widzom, to jest taki fajny blok predykcyjny, który ma wpaść, taki świecący jest. Więc gdzie? Wejdź tam na Mempool Space i sobie zobacz. No jestem w tej chwili. A czekaj, ja też patrzę. A ten no na końcu. Po lewej. Jest. A, faktycznie, jest taki migający. Słuchajcie, tutaj jest migający taki blok na końcu. I on się pewnie... To jest czwarty następny, trzeci, drugi, pierwszy. Następny blok. Ciekawe ma opłaty transakcyjne. Od 94 do 1000 satoshi za bajt. Wszystko historycznie, żeby mieć później transakcje w tym bloku halvingu, nie? Kamil Śliwiński, ale już to nie. Za szybko. 725 nieaktualne, już jest 730. No. Czekaj, jak podejrzewam, co to pokazujesz. Ja mam tego YouTube'a. Dużo okienek mi się zrobiło coś nagle. Dlatego ja mam 3 monitory. A no widzisz, to jest dobra opcja. Można wyjść 3 monitory. No. Znaczy tak naprawdę 2, bo jeden jest podwójny, tak jakby podzielony na pół, nie, ale. Czekaj, tu nie, to też zamknę Facebooka, bo po co? Tu mam Zooma, tu mam... O właśnie, słuchajcie, teraz konkurs. Zamknąłem sobie, kurczę. Jeżeli chcecie być dobrym bitcoinowcem, to musicie zrobić transakcję w halvingowym bloku. Kto nie ma transakcji w halvingowym bloku, to w ogóle nie wie, co to jest bitcoin, no. Wiesz, Mike, podam adres, to ten, to prześlesz, dobra? W tym halvingowym bloku. Spoko. Znaczy najlepiej to by było transakcję zrobić z jakimś tym, z jakimś tym, unspentem, z jakimś zapisem danym. Bo niech żyje Mike albo coś takiego, nie? Pozdrowienia do więzienia, czy... Widzimy się za 4 lata, nie? Znaczy w sumie no, mamy czas, żeby taką transakcję przygotować. No. Ale Bartek, masz punkt widzenia, masz straszny normalnie. Patrzymy na sufit i to jakby tam... Trudno, nic nie poradzę. Nie ma. Lepiej na sufit... Tło magiczne to nie będzie tak straszyło. Lepiej na sufit niż na mój wielki brzuch. Tutaj... Dlatego pokazuję tutaj, o widzisz, dotąd, nie? Tutaj wiesz, dobrobyt aż z ekranu płynie. No, dlatego staram się, żeby nigdy mnie nie było widać, wiesz, powyżej tutaj, nie? No wiesz, to tak jak to było w którymś kabarecie, że do publiczności zawsze należy stać przodem, nie? Bo jak stoisz bokiem, to od razu widać talie osy. Dokładnie. Coś w tym jest. Kto tu pisał, że nie patrzymy na czat? Jak ktoś jakieś pytanie zadał, przegapiliśmy, to dajcie znać. Ja wiem, że Redcoin po 21 satoshi sprzedałem po 20, czekam na kupno. Po 23 nawet był. No, zaraz może być 800 ATH. 777 osób oglądających. No, grubo dzisiaj, jestem pełen podziwu. Czekaj, zaraz jeszcze panie jak przyjdą, to jeszcze będzie więcej. No to co, dzisiaj chłopaki do 1000? No strzelam, że będzie dzisiaj 1000 osób na live. Dobra, no to strzelamy, no. Ja obstawiam tysiaka. Czekaj, bo przyjmuję zakłady. Jaki próg wejścia? Słuchaj, ja ustalam linię wsparcia. Wiesz, to nie może być. Ja myślę, że no, może być jeden satoshi. Na lightningu.
Słuchaj, przecież wiadomo, że każdy tutaj na tym czacie jest w klubie 1 miliona, czyli ma co najmniej 21 bitcoinów, więc co tu będziemy się rozten, nie? Ja jestem, ale w klubie tych, co mają 1 milion satoshi, nie? Chyba, nie wiem, sprawdzę, czy jeszcze mam. A gdzie trzymasz? Wiesz co, polecali mi taki portfel, jak to się nazywało, taki skórzany, wiesz, z zapięciem. A, bardzo dobrze. Dobra, dobra, jak cena? No cena na razie nie chce iść w dół. No jak to cena, no. Jak to zawsze z halvingiem i po halvingu, z tą ceną. Bo chyba ci ludzie dumpują tą cenę w dół i przychodzą na live'a, robią ATH na live'ie zamiast na cenie. Jestem w stanie się rozdwoić niestety. W statystykach na YouTube zauważyliście może jakieś zwiększone ruchy osób oglądających. Co to znaczy ruchy? No mi YouTube nie podaje, kto co gra. No niestety, przykro mi bardzo. No bardzo bym chciał, żeby podawał jeszcze, ale może Google to wie już, kto co gra jeszcze na giełdzie. No. Jest, jeśli mogę tutaj zająć minutę odnośnie w ogóle social mediów, to zwróciłem przynajmniej od 2-3 tygodni bardzo wzmożony ruch. Nie tylko na grupach, pojawiło się wiele nowych osób. Ja domyślam się, że niewiele z tych nowych osób to są faktycznie nowe osoby, ale jednak też na Blockspace'ie tak samo. Powiem wam, że to, co się dzieje od miesiąca, no to kreski idą do góry cały czas. Nie? Oby tak zostało, życzę sobie. Wszystkim wam zresztą tutaj. A to chyba już od tego kryzysu, nie Bartek, że to już się zaczęło... Wiesz co, obserwując to, co się działo wokół naszej branży, poza naszą branżą, śmiem twierdzić tak, że po tym jak 13 marca wszystko tak dobrze poszło w dół i za chwileczkę oczy świata zwróciły się w stronę Bitcoina, tak? Nie tyle w stronę wszystkich kryptowalut, co w stronę Bitcoina, bo jednak to zaczęło odbijać. My siedząc w tym, nie wiem, czy ktoś z nas bał się tego, ja absolutnie nie bałem się, byłem wręcz pewny, że to tak zadziała, bo w tym dniu, w którym wszystkie giełdy tak naprawdę tąpnęły w dół, no wieloryby po prostu kaszowały się, tak? I wydaje mi się, że jeśli ja bym był, nie wiem, milionerem czy miliarderem, miałbym kasę popakowaną w wszelkiego rodzaju akcje firm, miałbym na tyle świadomości, że trzeba powychodzić i ratować swój kapitał, mając dobrze wypchany portfel bitcoinami, też bym go prawdopodobnie zbył. Po czym nastąpiła korekta, wtedy tylko było kupować, tak, i cena zaczęła wracać powoli, także wydaje mi się, że to był całkiem naturalny ruch, ale i tak jestem pewien, że Bitcoin w dalszym ciągu nie jest aż tak bardzo zależny od rynku klasycznego. Sylwester, pokaż akwarium 9,50 zł. Dziękuję za dotację. A dzisiaj chyba był wywiad w jakiejś telewizji amerykańskiej z tym Paul Johnson, czy Tudor Jones, coś takiego? No, Paul Tudor Jones, tak. Tak, ten jakby założyciel tego funduszu, tak, inwestycyjnego, to potwierdził, że 1-2% swoich jakby swojego portfolio będzie trzymał w Bitcoinie. Więc być może ta pompka, co dzisiaj była na 900, no to mogło być tym spowodowane. Ale zobaczcie. Ale on chyba nie trzyma Bitcoina, tylko kontrakty, nie? To chyba nie jest prawda. Nie wiem, szczerze. Powiedział, że 1-2% portfolio będzie miał Bitcoin. Kamil Łanowicz, dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. Powiem tak, ale zobaczcie, jakie to było modelowe zagranie. Pojawił się ten news o tym Paulu Tudoru Jonesie. Wszyscy już, którzy siedzieli w longach, to jeszcze bardziej się zapakalowali w longi, no bo przecież on wciągnie grubasów i tak dalej i nagle dump, chlast, wywalenie longujących i... Blok wpadł. O, faktycznie. Tak? Muszę zmienić swój kalkulator. No to jeszcze 5. Ludzie mówią, że Sylwester w akwarium pokazał. Nie, bo tam są bitcoiny. Prywatne są w buszlach pochowane. Czy prywatne pływają. Krewetka tam. Obecnie właśnie krewetka wcina jednego bitcoina. No. Także wiecie, kto bogatemu zabroni. On na rybach popisał słowa. I tylko wie on, której kolejności są, wiecie, zgadujcie, nie? Dlatego uważam, że Bitcoin jest tak bezpieczny, że forma zapisu to tylko nasz wymysł. Czym karmisz rybki? Satoshim. No. Słuchajcie, wygląda, że jest lekkie odreagowanie, już prawie 8400, idziemy troszeczkę do góry, zaraz może 8500 jest.
O, ale jest walka. Rafał, ty przestaniesz naganiać na tego coina, czy nie? Nie. Nagania, tego kupić nie można. Kupić, no. Czekajcie, ale się nam... Takie widowni inaczej nie zdobędę, no wiesz. Program referencyjny nie zdobi się sam, nie? Pojawił się X grosz, także dajcie człowiekowi dojść do głosu. Cześć, X grosz. Witam panowie, witam wszystkich. Cześć. Ja się pokażę, a nie. Cześć. Gdzieś tam za ekranu. Ja na telefonie jestem ogólnie, także ciężko by było, bo tak telefonem macham i chodzę. Nie siedzę przed komputerem. Ojejku. Trudno. Czyli kopię. Sprawdzę. O, to jest dobre pytanie. Ciekawe, czy ta sama ekipa będzie na następnym halvingu. Ja myślę, że może być jeszcze większa, słuchajcie. Ja też tak uważam. Nawet życzę tego nam wszystkim. Bo ekipy co halving się bardzo powiększają. Ja mam nadzieję, że przy następnym halvingu to my się z tego halvingu będziemy śmiać dzisiaj, nie? Pamiętacie jak się tak ten Bitcoin tam między 8500 a 900, ale to były drobne, nie? A było kupować po 8900, te czasy już nie wrócą. A tu 100 tysięcy dolarów. Wiecie co, czytam wypowiedzi wszystkich tych bardziej znanych nazwisk, mniej znanych, tam każdy obstawia coś innego, każdy ma jakąś swoją politykę. Jedni piszą 1300, inni piszą 120 tysięcy. Wiecie, może najsensowniejszym wyjściem jest po prostu wziąć to wszystko, sumować i uśrednić, nie? I przypuszczam, że to wyjdzie wpadł około blok. 10 tysięcy. A nie, 3 minuty temu, myślałem, że wpadł kolejny, źle spojrzałem. Nie, bo jak wejdę, na Mempool Space i to akurat w tym czasie tak jakby przeglądarka się odświeża i on pokazuje animację tego, nie? Bo tam jest animacja. Wiecie, jaki jest najważniejszy blok w blockchainie Bitcoina? Jeszcze raz? Jaki jest najważniejszy blok w blockchainie Bitcoina? W kryptowalutach w ogóle, może w kryptowalutach. Oprócz Genesisa? No. Block Space. Ej, kryptoreklama, rozumiem. Słuchaj, ty możesz, to ja też mogę. Jakieś pytanie było, gdzie ono mi uciekło. Czy zgadzacie się z Rafałem Zaorskim, że BTC spadnie do 1000 dolarów do końca 2021 roku? Nie. Ja też się nie zgadzam. Nie. Ja też nie. Ja myślę, że Rafał jego nie zgadza. Nie, no Rafał i jego wypowiedzi to... Pamiętajcie, że Rafał jest spekulantem. Ja bym się chętnie z Rafałem założył. On się już założył. Wiecie co, robiłem sobie taką symulację na wykresie paroletnim, nie pamiętam. Gdzieś tam pociągnąłem chyba kreskę dolną od końca, gdzieś tam od połowy 2017 roku, troszeczkę wcześniej, jak był Bitcoin gdzieś tam w okolicach 1600 zł. Gdyby tą linię poprowadzić cały czas według tych wzrostów, które były przed bańką, tak, nazwijmy to tą końcówkę 2017, to według mnie, według stabilnego wzrostu, Bitcoin powinien kosztować dzisiaj w okolicach 3800 do 4000 zł. Zastanawiam się tylko, to jest taka moja sugestia, luźny wniosek, czy Bitcoin jest tak przeszacowany, czy faktycznie tak by mogło być? Czy jeżeli mielibyśmy dzisiaj ustalić taką całkowitą rynkową, normalną cenę Bitcoina, nie uwzględniając wszystkich pompek, co wy na to w ogóle? Ile według was powinien kosztować dzisiaj Bitcoin? Bitcoin kosztuje tyle, jak kosztuje jego wykopanie. Według modelu Stack to Flow pokazuje 8400 i mamy 8400. Stack to Flow for life. Najlepszy model. Słuchajcie, ale ja rozpracowałem i ktoś podpowiedział tutaj, jeden z widzów, że Rafałowi Zaorskiemu chodziło i to, ile widzów będzie na tym live'ie te 1000, a nie o 1000 dolarów za Bitcoina. Teraz mu napiszę. A w ogóle dołączył do nas Patryk Kępiński. Sorry. A, witam was, cześć. Cześć panowie. Cześć, siema, Patryk. Siema. Na wodach Bitcoin spadł, można się rozejść, nie? Bitcoin upadł. Upadł. Czekajcie, chcę sobie zmienić tło i czy ktoś mi podpowie, jak się zmienia tło na Zoomie? A gdzie masz wideo na dole? Strzałka do góry, wybierz tło. Choose virtual background. Ale to musisz od Rafała wziąć film, żeby to pasowało.
Można go sobie ściągnąć. No. Puffscouting.best i można pobrać sobie ten film. Wideo. Na Facebooku też jest pod zakładką. A ja mam fajniejsze. Czekajcie. No, gdzie mi to poprało? No co nie. O, może bardzo. Udało się. Dobra, przywitam się jeszcze raz. Cześć Piotr, cześć Sylwester, cześć Bartek. Cześć Patryk. Cześć Rafał, cześć Kamil. Kogo jeszcze tutaj mam? Kogo widzisz? O Jezus, ile tutaj osób. Jest nas coraz więcej. Jeszcze będą dochodzić kolejni. Cześć Dodo, cześć X Grosz. O, X Grosz jest. Ale go nie słychać. Tak, cześć. Cześć. My z Patrykiem nigdy nie mieli okazji tak naprawdę pogadać. No i w końcu będziemy mieć. Dobra. No i jak tam, słuchajcie, wasze nastawienia na halving za 41 minut i 16 sekund? Tak samo jak i przed. Dokładnie, nie? Tak samo jak i przed. I pobędzie tak samo, to jest moje zdanie. A właśnie, ja mam pytanie przy okazji, słuchajcie, do Sylwestra. Sylwestra, powiedz mi, a jak porównujesz ten halving do poprzednich? Powiedzmy, bo ty jesteś osobą, która jest tutaj, można powiedzieć, od samego początku, tak bym powiedział, nie? Na pewno przy poprzednim halvingu nie było tyle ekspertów, jak jest teraz. Więc zakładam to dużym plusem, to po pierwsze. Mniejsza euforia trochę była, tak mi się wydaje, ale była też mniejsza i dużo, dużo mniejsza społeczność. No to wam mogę powiedzieć wprost. Dlatego co do tej wartości ceny, no to trochę... Naprawdę ten każdy halving jest całkiem, całkiem inny. Ten pierwszy halving był w ogóle taki bardzo cichy, bardzo na Reddicie, taki bardziej, no taki o, przeszedł sobie. Drugi był teraz większą cena, Sylwek? Jeszcze raz? Jaka była cena przy pierwszym halvingu? O kurczę, a to dobre pytanie, czekaj, zaraz ci powiem. Ale nie macie wrażenia, że wynika to z jednej rzeczy, że ostatni rok był w ogóle bardzo cichy, jeśli chodzi o wydarzenia kryptowalutowe. Po tym całym 2017 i 2018 roku, gdzie po prostu wszyscy się prześcigali w tworzeniu ICO i po prostu tego było wszędzie, nie? Mi już ICO z lodówki wychodziło. I potem nastała taka cisza. Nastała cisza i wydaje mi się, że my wszyscy po prostu siedząc w branży... Sami tworzymy tak naprawdę ten hałas troszeczkę wokół halvingu, dlatego że nie dzieje się oprócz tego nic. A według mnie ten halving tak naprawdę, jeśli chodzi o cenę, no nie zmieni nic. Przynajmniej na początku. Ja się tak, nie zgodzę. Też tak uważam. Ja się nie zgodzę, że nic się nie dzieje. To on był bardzo po cichu. Dużo mniej było osób niż jest teraz. Bo teraz jest halving, się mówi. Wtedy mieliśmy ten rajd do 15 tysięcy. On nie był w ogóle zauważony przez... Znaczy, wiecie co, popatrzycie, jakby nie wolno też patrzeć tylko sam przez pryzmat halvingu. Halving był idealnym momentem, nie, słychać mnie? Tak, słychać cię dobrze. Halving jest idealnym momentem do tego, żeby, nie wiem, ci, którzy się nie załapali, kupili to po prostu na spompowanej cenie i nic więcej, ale od 2016 do dnia dzisiejszego uważam, że w świecie krypto i w samym Bitcoinie, i to nie tylko pod względem deweloperskim, bo o tym to zostawię tutaj głos Rafałowi, bo się na tym zna najlepiej, więc nie ma co tu się wymądrzać, ale nie tylko pod względem jakby deweloperskim, ale i pod względem popularyzacji i zastosowań Bitcoina samego i zainteresowania chociażby różnych ogromnej ilości kręgów inwestorskich, to jest niebo do ziemi porównując. Ludzie proszą, żebyś Patryk, żebyś dał troszeczkę głośniej mikrofon. A tu mnie nie słychać, tak? Słyszę. Znaczy my ciebie słyszymy. No ale odnośnie tego, co mówisz, Patryka, ciekawe, czy ludzie nie mówili tak samo 4 lata temu. Odnośnie jeszcze poprzedniego halvingu. Czekajcie, mikrofon. A teraz mnie słychać lepiej? O, teraz mi... Przegiąłeś. Przegiąłem. za bardzo. Oj, dobra, no. Czekajcie. Zaraz mi tło uciekło. Słuchajcie, czekamy na historyczny moment. 1000 osób oglądających live. Niewiele już brakuje. A jeszcze trochę i trafisz na kartę. Myślisz? Jak masz tam powyżej 1300, 1400, to bardzo możliwe, że będziesz w zakładce live na YouTube. Pan blog?
Tylko ja mam taką sugestię, przepraszam, że się wetnę tutaj jako poniekąd trochę marketingowiec. Ogląda nas prawie 1000 osób, a jest 270 lajków. No proszę właśnie, klepnijcie tam tą lewą myszką. No ludzie kochani, przecież ileż to roboty. Ja już dałem od siebie. No to teraz to dziękuję bardzo. Teraz to jest okej. Okay. Teraz się już widzę, że łapki rosną. I tak niech tak zostanie. A ktoś napisał, że są naganiacze od Doskojna. Witamy serdecznie. Witamy. Ale kto? My mamy tutaj swojego naganiacza od Kawskojna. Przypuszczam, tak, że to jest bardzo... Jest to samo źródło. Na górze mają państwo bloki, tak zwane pakiety. Jeden tak. 10 tysięcy. Zaraz całą strukturę ten wyświetlę. Zrobię z prezentacji i screena zrobię. Nie ma problemu. Mike na górze piramidy. No. Słuchajcie, to jest tak, patrzcie. Mike nie jest na górze. Czekaj. Zobaczcie. Jak spojrzysz na ekranie, przynajmniej tak jak mi OBS wyświetla, nie wiem jak na YouTubie. No dobrze, to tak. Po mojej prawej ręce jest Piotrek, po mojej lewej ręce jest ten. Jest Rafał, tak? Później jest lewa noga, prawa noga. No. No, także słuchajcie, matryca zamknięta. Jeszcze jednej osoby brakuje. Sylwester przyjdzie, będzie matryca zamknięta, nie? No. No. A ile tam się mieści połączeń na tym? Jeszcze jedna osoba wejdzie, nie, już pęknie ci ten ekran na YouTube zaraz. Nie, będzie musiał poszerzyć okienko. Nie, wydaje mi się, że więcej wchodzi. To się automatycznie będzie rozszerzać. Tak? Jest Patryk! Tak. Nie, spokojnie do setki dojedziemy. Ze Słonecznej, nie wiem gdzie on tam jest, ten rytm chyba, tak? Tej, dźwięk musi włączyć. Audio musisz włączyć jeszcze, no. Łączy. Jest, uwaga. Ale odcisz się. Wyciszony jesteś. Teraz mnie słychać? O, teraz jesteś! Słychać. Mano. Cześć, co tam dobrego? Czekamy. Pokaż kawałek plaży. No. Widzę, że wszyscy normalnie zarośnięci, nie tylko ja. Sorry, taki mamy klimat. Nie strzygą nas. Kogo nie strzygą, tego nie strzygą, no. Dobra, dobra. Dokładnie tak. No. Artery skarbowe się stara. Czekaj, ja też wezmę plażę. No. Pasuje się do Patryka. Żeby nie było. Oczywiście, że moje ziomki wszystkie bez maseczki, tu są wszyscy, słuchajcie, to jest nielegalne zgromadzenie i tutaj no. No, właśnie jest stwierdzone, jest ciekawe stwierdzenie, bo była prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, a co na środku? Tam, gdzie Kamil akurat jest, nie? Dobra, co tam z sceną? Nic się nie dzieje. Ja tak naganiam dookoła po prostu ludzi. Pytają się, czy to jest komisja wyborcza. Nie, chcemy wam wszystkim, moi drodzy, sprzedać halvingowy blok. Robimy licytację. Nie, od razu wyjaśnię ludziom. Słuchajcie, to co pokazuje teraz migający ten blok, bo Mempool Space pokazuje 3 bloki najbliższe, plus sumuje to wszystko, co jest w Mempoolu. To nie będzie 20-megowy blok halvingowy. Nie, absolutnie. Chyba, że zmienimy konsensus na ten, który jest na Bitcoin Cashu, wtedy będzie. Rafał, podobnie będzie, jaki będzie hasz z tego bloku. O. I co będzie? Jaki będzie hasz bloku? Podam ci pierwsze 5 cyfr. No, dajesz. Czekaj, nie, moment. Nawet ci podam więcej pieniędzy. Jest 1000. Zero. Jest 1000. Cicho, kurczę, spaliłeś, no. Tak. Podam 10. Czekaj, muszę policzyć, bo to małe literki są. Słuchajcie, jest 1000 osób na live. 4, 5, 6, 8, 9, 10. To ja bez kozery podam 18 pierwszych znaków hasza. Wow. Dajesz, zobaczymy jak się sprawdzi, dajesz. 00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 0
włączył Sylwester,
piramida się rozrosła, już teraz jest, wiecie, no... już wierzę na ekranie. Nawet. Tak, już teraz tak. Nie, no mieszczą się na ekranie ludzie, czekajcie, ja może jeszcze tu rozciągnę to. Bo ktoś wyciszył mikrofon i przestało szumieć. Jak tak, mi... ktoś ma koparkę koło mikrofonu. Mam nadzieję, że to nie jest. Znowu o mnie chodzi, tak? Tak, Bartek, to u ciebie. Musisz coś tak, no... Nie, nie mogę, no muszę dokopać ten ostatni blok. No wybaczcie, jeszcze chwilkę. No dobra, okay. Miej na spacji w takim razie, jak będziesz mówił. To już ostatnia to chwila. Męczące jest. To już ostatnia chwila, słuchajcie, gdzie się kopanie opłaca, także... Szkolenie MLM. Ktoś napisał, że wyglądamy jak szkoleniowcy z MLM-a. Nie, to ma... dobra, tak, to nie ma sprawy. Mamy 1000 osób, odpalaj prezentację. A tak słuchajcie, jest. Takie zadam pytanie. Zadam takie pytanie. Ciekawe, ile, teraz jak jest nas łącznie, jest 1027 osób, jesteśmy tutaj my łącznie, ile na live'ie jest łącznie bitcoinów? Czyli wiecie, ile kto posiada? Znaczy, no nie będziemy, że my mówimy, ile mamy tych bitcoinów, ale ile ci to wyłącznie jest, nie? No proszę pana, w takiej ekipie... Poza Sylwestrem. Z 1/3 supply, no. Dobra, jak mówicie, naganiacie, to... No, tak, nie to nacisnąłem, no widzicie. Miało być coś innego, miało być to... Rafał, jakie ty masz piękne widoki, zazdroszę ci widoków, które tam są za tobą. Palmy ma. Tak. Nie wiem, czy będzie słychać. No. Idzie. Wjeżdża w plan marketingowy, tak? A podasz mi refa? Dawaj refa. Ale nie mam. Ja pierwszy, ty pode mną. A to weźcie ktoś, dajcie refa z BitBeja. No. A mogę dać BitMarketu? Musisz wylistować. No wolałbym nie, nie? Bo jeszcze ktoś wejdzie na ten BitMarket. A co, da się wejść? No na pewno. Ja myślę, że to od razu. Pohandlować. Rafał, weź to wyłącz, bo jeszcze mnie do Bifritimu przejmą, no. Nie do końca dojdzie. Końcówka jest najważniejsza. Pieniądze. Dobra. Najważniejszy jest finał w tym filmie, no. Bitmarket.pl ma przekierowanie na aftermarket. Bitmarket. Ciekawe. Czyli domena jest do sprzedania. Przypadek? Aftermarket? Nie sądzę. Jest ten domena tam podana. No pokaż, ja nie wiedziałem nawet, pokaż. Bo no wpiszcie sobie bitmarket.pl i macie od razu przekierowanie na aftermarket.pl. Wiadomość do abonenta domeny. Oni chyba mieli dwie domeny, nie? Oni chyba jeszcze mieli BitMarket24. Tak, coś tam było. Nie, no BitMarket24 to była inna giełda. Tak, ale oni mieli dwie i ten sam rejestrator i admin. To tak. BitMarket24 był chyba z Wrocławka, z tego co kojarzę, chyba, nie? No to... Sylwester już tak zamilkł. Mówi, dobra, kupuję. A to trzeba, wiecie, wszystkie tam jest, jak to jest BitBay, to trzeba znaleźć wielkimi literami pisane BitBay, ale z L zamiast, nie, to małymi trzeba, o. Nie, jak jest L, wtedy można wielkie I wstawić, to nie ma L, kurde. A ty już jest tak brzydko, ty nie, już no tak bo to jest o phishingu myślisz. Najstarszy phishing, tak, dokładnie. Jak jest literka L w domenie, to można ładnie tak wielkie I wpisać i wygląda. A domenie Poczty Polskiej tak zrobili przecież, Tak. Dlatego... Ale też wszedłem na to i tak patrzę. Coś nie tak tu jest. I dlatego uważam, że czcionki bezszeryfowe powinny zostać zniszczone. Czy alty ruszą dopiero jak BTC przekroczy ATH? Albo już nigdy, no. Albo ruszą. U kogo dzieci w tle? To u mnie. Sorry, 4 to jest... O, mamy konkurencyjną transmisję live.
Tak, tak, zauważyłem. Właśnie wrzucam na Bitcoin Polska, żeby nie było, bo widzę, że ich wcisnęli, to nas też muszą, nie? Czekajcie, no. To musi nas? Czyli oni zrobili live'a i oglądają nas, puszczają, tak? I konkurencję robią. Tak, tak. To jest incepcja, incepcja. Zrobili. To teraz, Mike, ty musisz wejść na ich live'a i szerować screen. Ufam tylko mamie i Damianowi, że... Ale przecież on dużo stracił ostatnio, taki biedny jest. No tak, ja Hitler też powtarzał, że wojny nie chce stale. No. Tylko Bitcoin Polska V2, oczywiście, że tak. No. Tak. Konkurencyjny stream ma 143, a my mamy 1040. Wiadomo, gdzie najlepiej. Każdy chce Sylwestra słyszeć. Da się, nie, to ja myślę, że to nie tylko o mnie tutaj chodzi. No jest nas tak dużo wybitnych osób i ekspertów, że ja myślę, że wiecie, to spokojnie. Ale to jest bardzo ciekawe, muszę wam powiedzieć, bo po poprzednim halvingu naprawdę tak nie było i nawet nie wiecie, jak miło mi się na to patrzy. No. Odkład. Znaczy mówisz o nas, czy o sytuacji? Poprzedni halving można było live'a zrobić gdzieś w Warszawie na żywo, tak? I się... A, czyli że korona nam tym pomogła, a tak, COVID nam tym pomógł. No jakieś dobre rzeczy zają. Ale o ile fajnie było, jakbyśmy mogli się spotkać, a potem jak celebrować. No za 4 lata, spokojnie. Spokojnie, na to wiemy. Trzeba będzie zrobić after jakiś ten. No. Ale nie aftermarket. Oj, to tu... słuchaj. No, w tym marketu jeszcze bez te załatwienia. Halvingów jest wiele, zawsze można wybrać jakiś inny. No, jak to się mówi, okazja, napić się zawsze można. No. A bitcoinów jak mrówków, jakiś halving tam tak. Słuchajcie, ile jeszcze tu bloków? Skończy się lockdown, to powinniśmy zrobić jakiś meetup, gdzie się spotkamy wszyscy. Też na live przekażemy widzom naszą wiedzę. Czy na wesoło, czy nie, to już od nas zależy, ale może być ciekawie. Słuchajcie, wnoszę taki mały postulat i to Mike trochę do ciebie, bo już mi tu wiele też osób pisze u mnie. Róbmy tak co jakiś czas te odpowiedzi na komentarze, Mike. Spoko. Tak, co 10 minut spróbuj tak, wiesz, nie ma no wiesz, nas tak wyciszyć i jednak trochę tych pytań pozabierać, nie? Bo są fajne też pytania, one są i fajnie by było, żeby ludzie też tam posłuchali też nas, nie? Sorry, że ja tak się wbiłem. Spoko, bardzo dobrze. Debata prezydencka, nie? Tak, debata prezydencka, słuchajcie. Darek lepiej w politykę się nie bawmy, zostańmy przy naszym Bitcoinie. On ma inną politykę, transparentną, opartą na blockchainie. Proste. Ale to jest nie dla wszystkich jest proste. Nie dla wszystkich proste. Piotr. Już dzisiaj, Patryk, 8 lat temu było to trudne. No. Dzisiaj no jest coraz prostsze. No. Piotrek Sobiecki, powiedz, czy jesteś na czacie, bo mam dla ciebie zadanie. O, to ja ponawiam pytanie. Czy da się sprawdzić, kto wykopi ostatni blok 12 pół bitcoinów? No co za problem? No, któryś pól wykopie, nie? Chyba, że ktoś wykopie. Kto? Znaczy, no nie zgadniesz do tak. przodu. To, a może tak. jakiś zakład? No. O bitcoina twojego. No. O, tak, od razu. No to daj dwa, dobra. Nagrodę z bloku, o. No. Nie, tam było dobre pytanie, Mike, żebyś zrobił listę i za 4 lata po halvingu, jaka będzie cena Bitcoina, nie? O, żebyśmy strzelili sobie. Złotówka. No. To będzie złotówka bardzo droga. Miała cenę. Jedno uncję złota? Nie, no będziemy po denominacji. Ha, no właśnie. O, no. Wiecie, to może być dopiero wtedy ciekawe, nie? Halving wielokrotny. Jaka będzie nagroda za blok 630 tysięcy? Hmm. O! No, Rafał. 630 tysięcy będzie 625, tak? To już będzie ten blok, który będzie po halvingu, nie? Znaczy w sensie już ten, tak. Czyli ostatni blok z nagrodą pełną, znaczy pełną, to jeszcze dwa bloki zostały z 12,5 bitcoina. A patrzcie, a znowu strzałeczka do góry. Dzieje się. O, i teraz tak na 100 tysięcy. O, słuchajcie, Mike, jesteś na głównej na żywo w zakładce technologia. No. Mówiłem, Mike, to mi nie wierzyłeś. No.
Faktycznie, 1000 jak jest osób na live, no. Proszę bardzo. Będzie raz następny 1000. Następny 1000 za 4 lata. Ale do ceny? Tak, piję do ceny, tak. No już tak, nie sprawdzaj, nie sprawdzaj. Wszyscy już widzieli, screeny porobione. Nie, 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 ja ten. Ja sobie sprawdzam, bo ktoś, to Piotrek napisał mi, że mam jakiś błąd w opisie live'a i nie wiem, o co tutaj chodzi. Masz 12,6, blok spada z 12,6 na 6,25. 12,5, panie, jakie 12,6? No 12,6 jest. 12,6 jest. A, bo jeszcze... No. W opisie tak masz. No. Bo on w systemie 16 wyliczył. A, bo tak, to ja musiałem być nie trzeźwy. Nie trzeźwy, po szampanie już. O, jest z nami, równo z nami leci transmisja Jeffa Bezosa i 5000 bitcoinów giveaway. O, to no. A wczoraj był jeszcze Kiyosaki. Dlatego tak mało osób ogląda. Tak, no. Ale wystarczy. To trzeba tam w komentarzach wbić linka do nas. Słuchajcie... A ja się zastanawiam, słuchajcie, że tam jakieś boty nie nakręcają tego oglądalności. Przecież to nie jest, tak. Kupione nie jest, to nie jest realne, nie, żeby... A im, że im się to opłaca. Ciekawe, ile oni zarabiają. Bo patrzyłem na kilka takich właśnie fake giveaway na YouTubie i tam portfele są puste. Może, oj, czasami jakieś... nie są puste, czasami wchodzą. Nie są. Wczoraj czasami... do mnie dwie znajome napisały z pytaniem, czy to jest prawda, czy to jest ściema. Ja mówię, no co ty, no weź mądrzej, nie? Kto ci da przecież za darmo wiesz kasę, nie? Słuchajcie, ale... Jak za darmo? Wpłacasz bitcoiny, dostajesz dwa, to jest, nie jest pytanie... za darmo. To zmnożenie, no. Jest pytanie Mistrzostwo Świata. Przekopię. A ten halving to tylko w Polsce, czy w innych krajach też? Nie, no już przecież było mówione, że tam... No, Ja nie był. Patryk, u ciebie już minęło, nie? Nie, ja jestem godzinę za wami. A, no to... To u ciebie będzie za półtorej godziny, to spoko. No. To ja już poznam hasz przed wami, wiesz? No to może nie, to wstawiać ja mam... gdzieś tam u Buku, nie? Że jaki hasz będzie. A no, czekajcie, a mamy kogoś ze Stanów? Nikt nie ma? Tutaj patrzę, nikogo nie ma. Może z widzów ktoś jest ze Stanów? Na pewno ktoś jest. Ze Stanów? Z widzów? To oczywiście, piszą gość w Chicago był ten, także widzowie z całego świata są. No to 1111 osób obserwujących, znaczy oglądających. No, znaczy... Pytanie, ilu ogląda, no, rzeczywiście. No, nie, to jest w miarę chyba ten, w miarę takie ten. Zaraz, gdzieś tu było jakieś pytanie takie, czy Sylwester gra na dźwigni? Ja nie jestem traderem, mówiłem to już od X czasu, więc nie gram na dźwigni. O, znaczy, inwestycyjnie tak. O, napisał człowiek, ja jestem z Chicago, tu już się ten... Właśnie, zobaczmy skąd mamy widzów. Dawajcie znać skąd jesteście. O, już widzę, Zurich. Słuchajcie, mamy Sztokholm, Zurich, no jest. Tajlandia. Dania. Hanower. No pięknie. Ja powiem tak, że... rozumieją po polsku, to Polacy. Tak. Ale i tak najlepszy tekst jest, że gram na ludziach. No. O kurde, zobaczcie jak żeśmy ten zachęcili ludzi do pisania komentarzy, nie? Ojej, już. Ale no pięknie, Niemcy. Co to jest? Aha. Polska, Londyn. O, ktoś jest z Łodzi. O Jezus. Radoma. O, Łódź Pojezierska. Pozdrawiam Łódź Bałuty. Ja nie jestem w stanie klikać tych, które YouTube cenzuruje komentarze niektóre. Sorry, ale nie jestem w stanie klikać, jak to tak przeskakuje. No, na pewno Sosnowiec. Ale słuchajcie, mamy kogoś z Piekar Śląskich. Pozdrawiam Piekary Śląskie. Lądek Zrój. Nie ma takiego miasta Lądek Zrój. Łódź Lutomierska. No, tutaj trochę jest z Łodzi ludzi. Widzicie, centrum Polski jednak jest trochę za bitcoinem. Strefa 51. O, no. Mamy zielony lód. To ja zadam kolejne pytanie marketingowe. Kto nie subskrybował jeszcze kanału Majka? Szybciutko. No tu jestem. Za to mi, znaczy nie wiem, jeszcze nie wiem. Za to mi płaci. Ja jeszcze nie wiem, że mi za to jeszcze zapłaci. Nie. Zapłaci mi później, ale subskrybujemy. Klikamy poniżej taki guzik. Słuchajcie, ale zobaczcie, biorąc pod uwagę, ile leci komentarzy, to dużo osób ogląda tego live'a, to nie boty, nie? Bardzo dużo, bardzo dużo. Tak. 1131 osób. No. Czekajcie, ja jeszcze udostępniam na kryptoraporcie.
No, ja też właśnie poudostępniałem. Chyba się nie da. Nie, jakbym restreamował, to bym mogli zbanować. To nie mogę tego robić. Czekaj, będę w realnych chłopakom z kwarantanny wklejany. Bo widzę, że tutaj z Rzeszowa mam kolegów, tutaj nie znaczy kolegów. Ziomków, także pozdrawiam wszystkich z Rzeszowa, co się odezwali. Wystarczająco blisko mnie. Tak. Ile jeszcze bloków? Ja mogę powiedzieć, że pozdrawiam Piekary i Katowice. I Zurich. Piekarnik? Ja skorzystam z okazji i zapytam, ile osób jest z Gorzowa, oprócz mnie i Rafała? Bo nie ma tutaj nikogo, nie znam w ogóle żadnej społeczności kryptowalutowej. Mam wrażenie, że to jest taka pustka. Czarna dziura. Przecież ty masz blisko do Poznania. Poznań to takie zagłębie, swego czasu był. No to tak blisko, nie blisko, no stówka jest. Pojęcie względne, no. O. I to jeszcze, żeby jechać szybko, trzeba by zapłacić na Nartostradzie. Mamy Gorzów i pozdrawiamy Gorzów. I fajnie, żebyśmy się spotkali kiedyś w Gorzowie, też zrobili jakieś krypto spotkanie i pogadali. Na live bez kamer. No słuchajcie, ja się swojego czasu niedługo wybieram z wizytą gospodarską do tego, tam do Gorzowa, także dam znać kiedy. No, to nagonimy trochę tutaj na kryptu moje okolice. I Rafał też przyjedzie pewnie. Bo zapraszamy wszystkich. O, wszystkich was zaprosimy do Gorzowa i będzie wesoło. Ale wiecie co mam... Ale najwięcej to ze Śląska chyba. Właśnie chciałem to powiedzieć. No widzicie? Właśnie. No jednak właśnie. Ślązaków jest najwięcej. Jednak to bardzo. Zaraz ja mówię. Ja to fajnie, nie? Ja muszę wejść na Google Trends i jedną rzecz sprawdzić. Emert Happy Terex, dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. Bo jeszcze do niedawna, zaraz zobaczymy. Google Trends i wpiszemy sobie Bitcoin. I wybierzemy Polskę. Google Trends, Bitcoin nie Stany Zjednoczone, tylko Polska. No, że Śląsk zamknęli. No, proszę bardzo, żeby nie było, że powołuje się na statystyki Google Trends. Proszę bardzo, Google Trends w ujęciu czasowym, proszę bardzo, Polska 100 punktów, województwo podlaskie. Dziękuję, do widzenia. Nie, to jest jakiś fake. Fake. Nie zachowuj się w Polsce. No. Słuchajcie, jest na to racjonalne wytłumaczenie. Zwróćcie uwagę, że w Lubuskim zawsze wszystkiego jest najmniej, łącznie z COVID-em. Wiecie dlaczego? Bo my tu w nic nie wierzymy po prostu, nie? W nic nie wierzymy, więc dlatego zawsze mamy takie zerowe słupki. Dobra, spoko, ale panowie, teraz możemy w bingu zagrać, wiecie? Najtańsze laptopy zyga.com.pl 9 zł i 50. My tu gadu. Dobrze, sobie sam odświeżasz po prostu filmy i dlatego je wpisujesz. Właśnie to ktoś mi mówił, że za każdym razem jak ja wychodzę z domu albo idę gdziekolwiek, to wpisuję hasło Bitcoin w Google'a. No właśnie. Co to nam jakiś Monday mruga w live? Co to jest? Pieniądze przyszły. A co? Reklamuje się ktoś, widzisz. Zyga.com. Najtańsze laptopy. No. Dziękuję za dotację. A gdzie to można zrobić, żeby tą dotację puścić? Na Tip and Donation jest. No można super chat zrobić, ale to wtedy Google zabiera większość. A w sumie po co ja mam płacić, jak mogę się tu zareklamować? No. Ale... Słuchajcie... Ja QR-kę. Ale gdzie te laptopy najtańsze można kupić? Za 9 zł. Gdzie one były do kupienia? Za 9,50. Czekajcie, ja wam zaraz coś pokażę. Tylko gdzieś... Ale... Czekajcie, bo jest ważny news. W TVP mówią, że odwołali halving. Aha. To na razie... No to dobra, no to kończymy imprezę. No. Zresie, kiedy będzie następny? No. Nie wiem właśnie, musielibyśmy się tutaj kolegi zapytać, ale to jest bardzo dobre, nie? To się może stać. A miało być bez polityki przez chwilę, sam mówiłeś. Tak prawie wiem. Ale ja tylko mówię o telewizji, a nie o polityce, no. Przecież to jest polityczna telewizja, wszyscy wiedzą. O. Nie, teraz to jest... Kto pierwszy nie? W czacie napisze, co ja szeruję? 3, 2, 1, czas minął. Dominika, poczekaj. No, robię nawet... Dobry challenge, nie ma łatwo. Nie, no, a telefonu nie mam, to tak nie powinno być. No ja też nie zdążyłem właśnie. No czekaj, no to... No zobaczymy, czekajcie, bo ja jestem kilka sekund do tyłu, zaraz może ktoś na czasie napisze. Piotrek Sobiecki, jak oglądasz, to mam do ciebie prośbę, to weź spisuj, bo ja czasami nie patrzę na czat, spisuj pytania i wrzucaj mi na Discordzie, jakby były jakieś pytania. Możesz jeszcze raz, Rafałek, tak zrobić? O, mam! O, jest! O, to jakiś wallet. No dobra. Przyjmę wpłaty. Wstęp po prostu. Vanity wallet.
To jest mój adres stary. Znaczy, no nadal mam do niego klucz gdzieś tam głęboko zakonspirowany. Ja go prawie nie używam już. Prawen! To sprawdźmy, jakie transakcje tam robiłeś zaraz. No to... No i zaraz sprawdzamy pana tutaj. Coś przerywa, muszę iść. No. Halo, halo, skarbówka? Proszę na YouTube'a. Uprzejmie donoszę. Bajki, jestem za konkursem. Wymyśl coś, rozdamy jakieś prezenty. Bitcoiny? Nie, maseczki no, Sylwestek miał rozdać. Maseczki obiecane. Nie, to możesz wymyślić coś innego, ale możemy zrobić jakiś konkurs. Uważam, że przy tak dużej publiczności możemy coś zrobić. To coś damy. Spoko. Dobra, to tak myślę, co tu można zrobić, słuchajcie. No to jak macie jakiś pomysł, to wrzućcie na tą grupę, którą mamy i możemy tam coś poklikać. Wymyślimy wspólnie jakiś konkurs. Może wiesz, na najlepszych pytań. U la la. Jak ktoś spojrzał na ten portfel, to ten portfel całkiem pokaźny był. No ja właśnie patrzę. Używałem go, przepraszam, używałem go na forum do escrow, więc tam są transakcje różne, bo po prostu było, żeby było wiadomo, że to na pewno jest mój adres, a nie jakiś dziwny, więc podawałem ten adres jako do escrow. Rafał, a robiłeś KYC? A Bitcoin MLS nie robiłem. Robiłem po prostu, pomagałem nieznajomym z internetu robić transakcje w sposób. Wcale do mnie bitcoiny, ja je później wypłacałem. No. No. Brawo. No. Ja tylko wolałem się zapytać. Tak, to był laundering. Zresztą, przepraszam, wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy o KYC. Urząd Skarbowy z Gorzowa lubi to. Na Facebooku było. Wiesz co, trzeba by sprawdzić kwoty kontra kurs, bo wydaje mi się, że chyba ani razu nie miałem takiej kwoty, żeby to nawet podało. Słuchajcie, a może konkurs prosty dosyć. Dopóki nie będzie ten przedostatni blok halvingu nie wpadnie, to może niech ludzie piszą, o której godzinie przewidują, że wpadnie blok halvingowy. Proste, logiczne. Czyli w momencie, kiedy wpadnie przedostatni blok halvingu, to już nie piszemy, tak? Oczywiście do was należy zrobienie screenshota, bo ja nie będę tego robił, później mogę przejrzeć, tak? Że trafiliście i później zgłosić i możemy... Ale Mike, to jest problem, bo mamy różne strefy czasowe, wiesz, to teraz według której strefy czasowej? No jak to jakiej? Jedynej słusznej polskiej. No nie, tak już to lepiej w strefie GTM 0, jak już. W Łodzi będzie szybciej niż w Białymstoku. Dobra, już dobra, słuchajcie, poszły już godziny, pomysł był bardzo fajny. Prezenty naszykujemy my, będą to koszulki, maseczki. Ja ile miejsc robimy? Zależy, ile chcesz nagród rozdać. No. Chcemy rozdać, no. No. Mike, no, przy twoim kanale nie mam z tym problemu. No, spoko. No to możemy zrobić, powiedzmy, nie wiem, tam 5 osób, które najbliżej trafią. 50 bitcoinów giveaway. No. Patrzcie, co się dzieje, o Boże mój. No i dobrze, to robimy. Ja już wymyślam paczki, zaraz wam powiem dokładnie, co będzie, żeby nie było, Mike, i później do ciebie i dasz to, spoko. No wiadomo do kogo, od nas z Bitbaya. Nie ma problemu. Będziesz musiał zrzucić się o ten czas. Pracowniku Bitbaya przekażesz nagrody, dobrze. Nie, puścisz informacje, gdzie mają iść. Tak. O, pytania. Co będzie z alertami po halvingu? Umrą. A one dalej żyją? Tak. Ale co to jest za życie? A co ma halving bitcoina do altcoinów? Nie no, ma prawie że wiesz. O panie. No ale to, że zmniejszy się nagroda na bitcoinie, nie zmienia sytuacji altcoinów. Jak to nie? Bitcoin cash i bitcoiny SV będą dwa razy bardziej opłacalne bez chwili. A, no to jeśli mówimy o innych kopanych, no tak. Altcoiny. Kiedy pogrzeb altów? Znaczy, czekaj jeszcze raz, że mam wymienić moje... Trzeba wymienić bitcoiny? Słuchajcie, proponuję też typować z sekundami. Bo jak będzie z minutą, a ktoś będzie miał z sekundą, to z automatu będę brał tego z sekundami. Także od razu proponuję typować z sekundami. Czy ktoś sprawdzi, czy nie dają więcej niż jedną odpowiedź?
Znaczy, on to później sprawdzi. Znaczy ten czat da się przejrzeć. Jak on już później, jak oglądasz film, to później da się przejrzeć. No, powodzenia, powodzenia. To się skrypt robi, jaki problem. To czasu jak widać. Proszę o większy jeszcze spam, niech Mike ma co do roboty przez tydzień. Dwa tygodnie skrólowania. No, ja idę, nie było przez tydzień, to wiadomo co chodzi. Ale... Ja obstawiam, że to będzie 21:37. Ale czekajcie, ta osoba, która wygra, to ona będzie musiała wysłać screena z tego, że dała taką godzinę. No to, ja już sobie no to ci da tą najlepszą. No ale to właśnie. Wtedy, jeżeli ja znajdę człowieka, jeżeli jest eksport czatu do pliku tekstowego, gdzieś tam chyba taką funkcję, zaraz 1200 osób będzie oglądać, no to wiecie. Dobra, kolejne, co? Gdzie zwrócilibyście się z własnym pomysłem, jeśli nie jesteście programistą? Wiecie jak, gdzie zakładanie firm przez osoby, które dołączyły, co? Uważaj, bo może czytasz jakiś ten. Nie, to mi Piotrek zebrał pytanie. Czyli co, masz pomysł, ale nie wiesz, co z nim zrobić, tak? To do Majka. A gdzie? Do Majka. No. A ja przekieruję z ten. Z giełdy BitBay przesłałem krypto BCC na portfel Exodus na adres BTC. Uważam, że taka transakcja nie powinna być zrealizowana. Czy jest możliwość cofnięcia transakcji? Dzwonisz do Craiga Wrighta i cofasz. Ale to jest do odzyskania. No. No oczywiście, że tak. Napisz do supportu, tak? Rafał, wyświetlił OLED jeszcze raz. I tu prześlij. Ja już go przejrzałem całego. Pierwsza transakcja, moi drodzy, jest no. Uwaga. Poczekaj, bo załączam nagrywanie. A czekaj, już powiększam. Drogi urzędzie. Tak. Nie, nie, nie. Uprzejmie donoszę. Tak. Aczkolwiek się brzydzę. Proszę, macie. To chcesz dotację na moją już działalność. Przejrzane, już przejrzane, więc masz co rzucać. No było. No, chyba kopałeś jakieś coiny w 2013, co? Tak, ja w którymś momencie kopałem bitcoina. Na inny adres, kopałem w P2 Pool GPU, jeszcze wtedy się opłacało, znaczy jeszcze tak. Się wtedy dawało. A właśnie. Wszystko przed 2014 to było, tak? No jakoś tak. Tak, tak, na pewno, bo to 6 lat akurat. Tak, masz absolutną rację. Słuchajcie, myślicie, że wy starego wróbla na plewy tutaj złapiecie? No. Dobra, pierwsza transakcja była 17 kwietnia o 1:55, ale 2012 roku. No i o to chodzi, to wszystko jest starsze niż no, to jest przedawnione dawne, także. A to mówicie co, to na czasie się pojawił live? Trending, zobaczymy. O, tu jest ta transakcja. Gdzie jest trending? No właśnie nie wiem, to ludzie pisali. Nie, no jesteś teraz na żywo w technologii. A jak to sprawdzić? Jak się wchodzi do technologii? A więcej z YouTube'a. Na głównej po lewej masz tam na żywo i tam sobie skrolujesz w dół. Aha. I co tam proszę, jest? Proszę, ile tu się rzeczy można dowiedzieć. No nic nie wiem, nie wiem, gdzie tam jest technologia. No jesteś teraz na żywo, jesteś w głównej zakładce już teraz na aha, żywo. Aha, no i bardzo dobrze. Jesteś o, wpadł kolejny blok. A nie, jesteś, tak, czy nie? Jesteś za Mateuszem Borkiem. Nie. Tak, wpadł blok. Jest, no. Jeszcze jeden. Gdzie mam piweczko? Jest, nie mam piweczko, bo jak teraz będzie przedostatni blok, to idę po szampon, także spokojnie. O, Sylwester polubił post kryptoraportu, dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ej, nie macie żadnego piwka? No właśnie nie wiem, co tak na sucho wszyscy. Dobra, to ja chyba idę. No to ja też idę. No ja też idę, to zaraz ja wracam. Mam lodówce. Ja też idę. Wrócę za chwilę. Patrz jak poszli wszyscy. Ej, halo! Ale poszli wszyscy. Ja mam... No dobrze, ale... zostali. Ja też mam, proszę bardzo, herbatkę. Jutro do pracy. Ale zobaczcie, jak niewiele brakowało. Tylko padło hasło piwko i wszyscy poszli. Nie? Bitcoin już nie jest ważny. Są inne. Nie, Bitcoin nie już tak się leczą. Już nie halving. Są jakieś szampony, wjeżdżają. O, jedno piwko już wróciło.
No. Drugo. Brawo. Jestem, słuchajcie, mam. O Jezus. No. I na drugą nóżkę. Czekaj, pokaż. Sok jabłkowy. No, korona. Tak, okej, okay, ten korona. Dobry. Tak. No. Korona. No. Dobra, czekajcie, muszę tych pytań szukać. Tu jakaś soczewka stoi u Patryka. Musiał sobie powiększać. Jak tam liczniki? No już zaraz. 2 minuty. Majka, ja mam pytanie, czy ty koparki wyłączasz? Ja nie kopię. Ja mam Caterpillara i inne rzeczy, także te wyłączam zawsze na Fajrant, nie? No. To za nim to są serwery do streamowania. Tak. Nie poznałem. O. Pytanko do Sylwestra. W jaki sposób skorelowane są giełdy krypto, skoro na jednej ktoś zrzuca po markecie na przykład 1000 BTC, cena spada i po chwili na innych giełdach mamy już nową? No jeszcze raz. Właśnie ja też jeszcze raz. Bo... Nie, chodzi o to, że na wszystkich giełdach generalnie wykres prawie tak samo wygląda. Jak na jednej się coś dzieje, to na wszystkich jest, wiesz, jest kopia. No cały rynek tak samo wygląda prawie, że. No, bardzo proste. Arbitraż to robi. Jest arbitraż. No, no przecież. To właśnie na tym głównie, moi drodzy, giełdy, no jakby też po pierwsze zarabiają i użytkownicy też między sobą w taki sposób najlepiej zarabiają. Właśnie dlatego wiele właścicieli giełd, między innymi ja, zawsze polecam otwierać też się na innych giełdach, jeśli ktoś ma ochotę robić arbitraż, czyli zarabiać na day tradingu, czy też na jakiejś perspektywie dłuższej czasu, ale właśnie grając przez inne giełdy. Różnice kursowe na każdej giełdzie są olbrzymie. Zobaczcie sobie na Bitcoinity i zobaczcie sobie Krakena do Bitstampa do Coinbase'a, czy nawet do Binance'a. Te ceny są po prostu rozjechane, no i to jest super temat do zarabiania po prostu kasy. Oczywiście trzeba to dobrze przemyśleć, ponieważ sam arbitraż nie jest taki prosty, bo trzeba zdeponować i fiaty na każdej giełdzie i krypto. Ale jeżeli tak zrobicie, nawet przy małych kwotach, to możecie w czasie rzeczywistym po prostu kręcić w tym momencie samymi transakcjami. Dopóki giełdy nie padną. Jedna z giełd, na której masz depozyty. Gdzie będę sprawdzał? No, te giełdy już raczej, wiesz co Patryk, to już chyba nie jest tak. Wiesz, już to, co miało się wykruszyć, wydaje się, że to się już wykruszyło, więc... Zostały, zobaczcie, no wiecie co, no to jest też 12 lat, liczmy tak szczerze po MTGOX-ie, no to wiecie, taka dekada giełd i te giełdy dzisiaj, no zobaczcie, o co te giełdy najmocniejsze walczą, o regulację, o to, żeby być transparentnym, no to nie jest też tak, my już nie mamy tylko, powiedzmy, małych klientów, tylko dużych, ci duży wymagają od nas też pewnego bezpieczeństwa, audytów i tak jest już wśród światowych giełd, w Coinbase, w Krakenie, u nas, to się dzieje już po prostu. Ale oczywiście, no, ryzyko jest zawsze, no, ale to jest jak wszędzie, no, moi drodzy, zawsze jest to same ryzyko. Jest kwestia, nie wiem czego. Jak będę sprawdzał, gdzie jest wykopany blok halvingowy, zobaczcie, tu siedzi cała komisja kontroli gier i zakładów. No. 10 węzłów zweryfikujemy i będzie zatwierdzony. Czy arbitraż nie jest już zdominowany przez dużych graczy i sztuczną inteligencję? Tak, nie, oczywiście, myślę, że to. Tak, na nie, pewno. Nie. To przecież wszystkie projekty Cloud Wallet, Cloud Token i tym podobne, one mają no, sztuczną inteligencję. Najczęściej nazywa się Jarvis, która bardzo ładnie robi arbitraż. I to na blockchainie piątej generacji. Ile nie, tak, oczywiście. Ile nie wpłacisz, na blockchainie offline. I im więcej wpłacisz, tym więcej będzie zarabiał. Panowie, wy się tak nie śmiecie z blockchainu piątej generacji, bo na ostatnim. Ostatniej konferencji na Malcie, na której miałem możliwość być, było kilka projektów, ale jeden to miał taką wystawkę, że no spokojnie na takich KFX Invest Cavsach to by zajęli z pół pomieszczenia, piętra i mieli ogromny szyld, mają token drugiej generacji i blockchain piątej generacji. Jak podeszliśmy tam do nich, niezgodny ze sobą. Zapytaliśmy, czym jest ten blockchain piątej generacji? Mówi, no przede wszystkim jest lepszy niż czwartej generacji. No. I kosztuje dwa razy tyle, no. Nie, no, powiedział, że w czwartej generacji blockchaina
nie było sztucznej inteligencji, a w piątej już jest sztuczna inteligencja, więc tak mi próbował odpowiedzieć, ale jak już pytałem go o drugą generację tokenów ERC-20, no to powiedział, że musi dopytać. W blockchainie szóstej generacji... Ale tam nie mają ERC-20, tylko ERC-2021, więc... W szóstej generacji w blockchainie to ma być, wiesz, już ma być tam... Nie, tam może w 6, przepraszam. Wszystko będzie, a wiesz, w siódmej generacji to już będą nawet wolne sądy, także to wiesz, to wszystko będzie w blockchainie. Bo wiesz, ERC-20 w blockchainie siódmej generacji to będzie 7 razy 2, 14, więc ERC-140. Czekajcie, patrzę, jakie pytanko, co tu jeszcze, to już pytałem. Wszystkich znam, tylko nie kojarzę pana w koszulce Nike'a. A to jest Patryk Bigaj, to już pewnie kojarzycie. Naczelny hejter na byłej grupie Bitcoin Polska na Facebooku. Tak jest, taki męczyciel. Kiedyś ta grupa była męczyciel. Fajna. Moderator, przepraszam, no co wy chcecie? Patryk, patrz, moderatorem był. No był i głównym komentatorem. No i skończyło się, skończyło. No. Gdzie z Rzeczka mu wycinałem i tak nie skończyło się. Patryk, ile ci dali? Później skam ciebie wyciął. Sylwester, i tak wszyscy podejrzewają, że biorę kasę od ciebie, więc. Cóż, wyszło. To dobrze, że tylko bierzesz, że jakichś innych zarzutów nie ma. Bo ja ostatnio to inne zarzuty słyszę. Po ilu blokach? To obyczaj, nie? Co, po ilu blokach BTC dopasowuje trudność? No co 2016, tak Rafale, dobrze pamiętam? Tak, nic się nie zmieniło. No a ja ostatnio powiedziałem, że gdzieś tam na filmie, że halving jest to 2016 bloków i ludzie mi powiedzieli, coś często, tak. Tak, coś często ten halving jest. Ja to zauważyłem ci. Była kiedyś taka waluta, która miała halving bardzo często. Nagroda tam zaczęła się od 1024 coiny i tak spadała... Chyba co 2 tygodnie halving był, czy co 3? Yes. A właśnie, jest jeszcze kolejne pytanie do Sylwestra. Dlaczego w Lisku jest aż tak dużo potwierdzeń, chyba ze 300, i nie można na nim arbitrażu przez to robić? Chodzi oczywiście o twoją giełdę. Wiadomo. To jest ciekawe pytanie. I nie umiem na nie teraz odpowiedzieć, bo to jest pewnie związane, nawet nie pewnie, tylko jest związane z bezpieczeństwem sieci. Ale jeżeli tam się coś polepszyło w ostatnim czasie, to... Myślę, że to możemy zmienić, no. A to ciekawe, a ile jest teraz potwierdzeń na Lisku, tak z ciekawości? Ktoś mi odpowie na szybko? Na BitBayu? 300 napisał, tak, że jest 300. Bardzo dużo, tak. No to czekajcie, zapytam się, zaraz wam wrócę z tym tematem. Mówisz 19 minut do halvingu, ale to liczę jako średnio z ostatniego bloku, to... No jeszcze na razie ten przedostatni blok nie wpadł. Teoretycznie za chwilę powinien być. Jeszcze mam panowie pytanie. Teoretycznie to już powinien być. Bo to 10 minut temu był. Ja już wam mówię, wszystkie kopalki się teraz wyłączyły, które są nieopłacalne i będziemy czekali godzinę. Czekajcie, dajcie Piotrkowi dojść do tego, do słowa. Tak, ja mam pytanie się tej trudności, Rafał, powiem do ciebie. Po ilu blokach mniej więcej od halvingu wypadnie korekcja? No to trzeba podzielić. 2016, nie wiem. Kiedy będzie następna? Chyba połowę, około 1000 bloków. Ja bym powiedział, chyba. No właśnie, około 1000. Około 1000, okej. To zaraz dobijemy. Ile tych bloków jest? 620 tysięcy. Czekaj, już jest na 200, 300, 400, 500, 600. 544 chyba, tak? Czekaj, zapędziłem się. Tak. 631.008. To chyba będzie najbliższe. No, czekamy na ostatni blok. Wpadł. Jest, dokładnie, słuchajcie. Jest ostatni blok. Historyczna chwila nadchodzi. Powiem szczerze, że jeszcze zaraz się okaże, że ja 12 tysięcy subów będę miał. Przy okazji. No. Czy wy w tym konkursie ujęliście, że oprócz screenshota z podaniem dokładnej godziny trzeba jeszcze podać screenshota z lajkiem i subskrypcją? No to się rozumie samo przez się. To jest... No. Ja tutaj mam takie urządzenie, wiesz. Ja tutaj pilnuję, realizator. Ile masz do zapłaty.
On ma taki kliker, nie? Tak są takie klikery, nie? I on tak tyk, tyk. O, dobra, tu odhaczymy. Jest, słuchajcie. Jest halving, słuchajcie. Jest halving, także gdyby to nie był YouTube, to bym puścił jakąś muzykę fajną. Ale niestety YouTube od razu ocenzuruje to. I zablokuje live'a. No, także... A, no tak. Było. Niestety, no i drodzy. Od razu mi się przypomina to wideo z takim z lat 90., jak syn otwierał szampana z ojcem. Och, proszę pana. Jest halving, słuchajcie. A jest napisane, kto wydobył? Jak to? A zaraz zobaczymy. Wcześniejszy był F2 pool, ale to był ten przedostatni. Antpool. Antpool. Także. Będą cieszyć się. Wasze no, zdrowie. Ostatni blok, który się opłacał, tak? Proszę bardzo, chcieliście panie, słuchajcie, panie czekały na blok Bitcoina, dwie panie wchodzą jednocześnie. No i proszę. Proszę. Pięknie. Proszę bardzo. Zostawiamy teraz głos, bo jesteśmy po halvingu. Na gotowe przyszło. Tak. Na gotowe. Powiedz, że trzymałeś w kolejce, zanim się nie schalvinguje. Dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. Patryk z wrażenia, aż mu kamerka spadła. No. Nie chce działać na komputerze i telefon się przewraca. I dalej mu leci ta kamerka. Z wrażeniem. No i kolejny halving za 1458 dni. No. Cześć Emilia, to słyszysz to nas? Kawa i czekamy? Wyłącza audio. A Sary nie widać, chyba że ma kamerkę zasłoniętą. Albo to jest ściana, a ona jest poza kadrem. Nie, to jest zasłona. Kognito. Jest. Sarła! Kurde, zoomy się używa, cholery jasnej. Jestem, dotarłam, wybaczcie, ale zaszalony dzień mam po prostu normalnie. Jak wszyscy, co tam, już przeszliśmy, czy jeszcze jest, nie? Jest, ale akurat żeście we dwie dołączyły i akurat dosłownie. Blok wpadł, dosłownie w momencie wpadnięcia bloku. Ale wpadły w blok. To się nazywa wejście, nie? To się nazywa wejście, to nawet ja tak nie potrafię. Tak, dziewczyny wybrały po prostu moment. Wszyscy, co tam, już przeszliśmy, czy jeszcze jest, nie? Ale akurat żeście we dwie dołączyły i akurat dosłownie. Blok wpadł, dosłownie w momencie wpadnięcia bloku. Ale wpadły w blok. Ja, żeśmy się zgadały. Słuchajcie, jak ktoś ogląda na YouTubie, to wyciszcie YouTube'a, jeżeli ktoś nas ogląda. Dziewczyny wybrały po prostu moment. Wszyscy, co tam, już przeszliśmy, czy jeszcze jest, nie? Ale akurat żeście we dwie dołączyły. Zapętliło się. Emilia, YouTube'a ścisz. To jest chyba double spending. Ten. Tak. No. Dobra, a w ogóle słyszycie mnie, czy tak. nie? Teraz tak. Bo nie mogłam się połączyć. Słyszymy. No to się ładnie zgrałyśmy. Tak. No to już jest po całej akcji, rozumiem. Tak. Mhm. Rafał ogłosił wpadnięcie bloku i patrzę, dwie osoby czekają w pokoju, nie? Dopiero spojrzał w zakładkę, że czekają. Powiedzcie dziewczyny, że pół godziny już czekacie na wyjście. Mike nie chciał nas przepuścić. Nie umieją wkręcać, no nie wiem, w ogóle. No słuchajcie, to teraz to myślę, że następny cel to jest 1500 widzów oglądających, bo już 1326 jest. Dobrze, no, pięknie. Ja tak widziałem, pytanie. Że pomp też nadaje teraz i on tam ma 2,5 tysiąca, także nie jesteśmy... No ale wiesz, no gdzie Rzym, gdzie Krym, nie? No ale no to i tak jest mało, no 2,5 jak na niego, a tutaj 1300 ponad osób. Czy w historii ostatnich 2 czy 3 lat ktoś przebił na live'ie tylu występujących? Nie licząc oczywiście szkoleń i tak dalej, tak? Ale chodzi mi o takie live'y edukacyjne jak ten. O Polskę, mówimy o Polsce oczywiście. Tak, 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 o naszym rynku, o naszej scenie. Chyba nie było takiego zbiorowiska jeszcze. A tylu osób, słuchaj, ze świata... Ale powiem ci jedną rzecz, wiesz co jest najbardziej smutne? Że ja nie wiem, kiedy drugi raz się to powtórzy, być może dopiero za 4 lata. Za trochę ponad pół roku, jak będzie następna ta inwazja wirusa jakiegoś. Aha. COVID-21. Zawsze możesz, wiesz, zrobić giveaway'a na 500 bitcoinów. O. Tak, zrobimy halving na Kawskoinie. Mamy tą polską wersję, już panowie, 500 bitcoinów też by było dużo. Biedna wersja. Teraz obecnie każdy by dostał gdzieś tak po 0,3 na głowę. To 0,30 nawet coś. Nikt by nie pogardził. Każdy, kto wpłaci na ten adres, co podawałem, pół bitcoina, dostanie 2 w zamian. Oj, nie mów tak. Ale wiesz. 2 złote.
A to jest minimum pół bitcoina. Ja tam cały czas robię giveaway na swojej stronie. Nie wiem tam, ale mały ruch na razie jest. Ale rozdajesz co, swój token rozdajesz, tak? Nie, bitcoiny. Słuchajcie, ja z tymi pytaniami będę robił takie rundy, co 10 minut mniej więcej. Będę robił takie parę pytań, zadawał 10 minut rozmowy. No przecież Rafał znasz tą stronę, no. Bartek nawet tego bana dostał. Ha. Zapomniałem, free bitcoins, tak. Ale reakcja była natychmiastowa. Ja mówię, co się dzieje? Od razu mnie zbanowali na grupie Rafała. Mówię, jemy, to nie żaden skam, to edukacja. Ale to jest komplement. Ale łykają wszystko, Dodo, łykają tą stronę wszyscy. Ale powiem ci, jak bany mi się posypały za to, że ją udostępniłem, no to mówię grubo, nie? Ale to jest komplement. Ja załapałem, o co chodzi, no jest ten... Napisałem nawet w komentarzu, że nie zgłaszajcie. Panowie, teraz dajmy trochę paniom pogadać. Halving z punktu widzenia pań. Jak to wygląda? Które, i doświadczeń, które mają w świecie krypto. Emilia, proszę, pierwsza. Ja jeszcze nie wiem tutaj, więc proszę. Ciekawe pytanie. Powiem szczerze, że nie wiem, czego się spodziewać. I naprawdę już z wieloma osobami rozmawiałam na ten temat i kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. W sensie, jeżeli macie na myśli, co się stanie z ceną, to po prostu nie wiem. Myślę, że może być podobnie jak przy dwóch poprzednich. Mam nadzieję przynajmniej taką, że tak będzie, że chwilę postoi i w końcu po jakimś czasie strzeli, ale nie wiem, Mike, nie wiem. Naprawdę. Nie chcę być, wiecie, wróżką. Czyli nie chcesz być wróżką, krótko mówiąc. Nie chcę być wróżką, nie. Ja się z Emilią zgadzam, też nie wiem, co się wydarzy. Nie byłam tu 4 lata temu, niestety. No i nie wiem, na co oczekiwać. No, historia lubi się powtarzać. Oby. Ja byłam, ale to, że byłam jakby teraz, wiecie, no nie ma jakiegoś większego znaczenia w dniu dzisiejszym, tak? Bo jest jednak inaczej. I ciężko jest przewidzieć reakcję, także... Mi się wydaje, że ktoś, kto będzie miał chociaż po jednego lub trochę powyżej jednego bitcoina, to za 4 lata naprawdę będzie bardzo dobrze ustawiony. No ja też tak uważam i potem tak. Dobrze, że kobiety rozmawiały, Patryk. Patryk. Ale słuchajcie, to jest też historyczna chwila, dzisiaj się po prostu kreuje historia. Ja już nie jestem jedyną osobą, która je na live'ie. Bardzo mnie to cieszy. No to dobre wzorce. Ty najczęściej pijesz na live, ja się zacząłem martwić. Ja muszę tyle jeść teraz, że ja nie mam po prostu czasu na to, co nie? Co mam jeszcze? Płatki. Tam mam te wafle ryżowe, więc jest ludzi. Jestem ustawiona na całego live'a, co nie? Spoko. O, tak. Słuchaj, rekordowy live trwał 9 godzin, także to patrz, bo to... Majek, chyba coś się z tymi, z kamerkami rozstawiło, że miga teraz... Ludzie poprosili, jak się panie pojawiły, to ludzie poprosili, żeby teraz zrobić widok mówiącego. A to jak będę mówił, to mogę machać. Pozdrawiam was wszystkich, moi drodzy. Zapraszam w czwartek na live'a do mnie. W tym samym składzie. Ale muszę... Nie wiem, czy mi to łącze uciągnie. Słuchajcie, ale muszę wam się czymś pochwalić, jeśli pozwolicie. Nie wiem, czy wiecie, ale oprócz historycznej kwestii halvingu dzieje się coś historycznego na BitBayu. Właśnie dobijamy do 10 tysięcy obróconych bitcoinów w ciągu 24 godzin na rynku PLN do BTC. Tego jeszcze nie było. To tak dla was i dla widzów. No to jest coś spektakularnego. No. Mamy 9770. Więcej Sylwester niż za czasów pompki? Tak, od razu ci mówię, że tak. Tak, i to znacząco. Obserwujemy to, że do dłuższego czasu, właśnie dostałem teraz info, po prostu jestem zaskoczony, nie? Bo nie przebiliśmy nigdy 10 tysięcy bitów w ciągu 24 godzin na rynku samym PLN do Bitcoina, więc po prostu coś niewyobrażalnego, jeżeli chodzi o to. Polacy się bogacą. Sylwester, a to bardzo dobrze. Powiedz mi proszę, czy w tej chwili też macie większe jakieś, bardziej wzmożony ruch na giełdzie, jeśli chodzi o ostatnie 2-3 miesiące? Albo znaczy, ten okres właśnie tego okres kryzysu, tak? To o czym mówiliśmy wcześniej. I teraz powiedzmy zwiększony ruch poprzez to, że no, jest takie zainteresowanie tym wydarzeniem, tak? No nic się nie stało, jak widać.
ale jednak wydaje mi się, że się potwierdza to, o czym mówiłem wcześniej, że zainteresowanie rośnie. Znaczy, to... ja uważam w ten sposób. Na pewno mnóstwo ludzi szuka alternatyw do po prostu normalnych, fidencjalnych walut i inwestycji. No złota nie ma, to już wiemy od dłuższego czasu, więc widać te większe zainteresowanie. Cieszę się, że wspólnie wszyscy tłumaczymy też ludziom, że tak naprawdę nie powinno się na Bitcoina patrzeć w stosunku co do miesiąca, tylko na dłuższą perspektywę. I to tak naprawdę wydaje się czymś całkowicie innym od poprzednich lat, bo nawet na największej bańce ludzie wchodzili bardzo chaotycznie. To wam mówię szczerze, bardzo chaotycznie, nieprzemyślanie. Teraz, kurde, wydaje mi się, że przez to, że stworzyła się duża społeczność, taka też edukacyjna, wiele portali, które tłumaczy też, na czym polega Bitcoin, jak on występuje, na jakiej zasadzie to jest, no to ci klienci są po prostu trochę inni i widać, że to są tacy inwestorzy, którzy po prostu jakąś część swojego majątku chcą przeznaczyć i to ryzyko podjąć. I to jest ewidentnie widoczne. Plus do tego oczywiście dochodzi bardzo dużo traderów nowych, którzy są u nas bardzo widoczni, ale to się już tak dzieje, powiem wam szczerze, od ponad pół roku jest widoczny przypływ nowych traderów. Dlatego te wolumeny też są, bo wiadomo, że przecież wolumen no nie robi klient, który wpłaca raz kasę no i kupuje sobie bitcoiny na przykład za 500 czy za 1000 zł. No, tutaj jednak musi być kręcenie ewidentnie przez dobrych traderów i arbitrażystów. Ale mówię, no dzisiaj rekord rekordów na pewno przebijemy. Myślę, że zaraz będą fanfary na BitBayu, bo to jest coś ciekawego. Sylwester to czeka, jak wprowadzicie dźwignię, wtedy będziesz miał dopiero numery. Tak, ale ja myślę, że to nie jest też taki prosty temat, to co wam powiedziałem, to jest kwestia regulacyjna, więc ja wiem, że wiele osób by chciało, ale najpierw muszę opanować kwestię regulacyjną, to jest przede mną. Chłopaki, mam pomysł, żeby przesunąć dziewczyny bliżej Majka, robi się to tak, że się znika na chwilę i się wraca na dole. Tak? Czekaj, pokaż. Tylko żeby nie wyszło prawa ręka, lewa ręka, wiesz. O, już blisko. Jeszcze, ale podglądajcie na tym, na YouTubie, jak wygląda. O. No i co, moi drodzy, kurs jakoś mocno nie zareagował. Jeszcze. Co teraz wygląda kurs? Nie, no jeszcze jakieś odreagowanie może być. 5.18 na, nie wiem, na Bitstamp. Do dolara. Już powoli słyszymy mniej szumów. Komuś Antminer się wyłączył, chyba u Bartka. S9 już nieopłacalna. Sprzedam Antminera S9. Zostaw na zimę. Jeszcze podgrzewam czasami w domu. Nie, żartuję. Nie kopię. Znaczy kopię łopatą czasami w ogródku. Poza tym nie. No. A ja miałem się Sary zapytać, bo ostatnio, nie wiem czy wiecie, Sara brała udział w konkursie, głosowaliśmy tam, naganialiśmy na ten. A powiedz co, to ty teraz jesteś na jakiejś, no, na masie? Na masie? W sensie, że co? No nie wiem, nie. No właśnie. Co nabierasz? W sensie, że strasznie dużo jesz. Mike, jak możesz tak mówić? Nie no, pytam się po prostu, no bo przecież to jest normalne, że pod zawody człowiek się szykuje jakoś tam straszliwie, a później odżywa, nie? Łukasz Kwiatkowski, dzień odżywa, nie? Witam w kryptonarodzie. O Jezus, nie mogę po prostu. Ponad 3000 kalorii. No to na masie, kurde, to tak. Jak na kobietę, to na masie. No na masie, no. No. Ale jakoś tak wagarnie przebiega. Wiesz, Anglia jest cały czas w kwarantannie. Więc ja chodzę po domu, co nie, i w miejscu stoję i 20 tysięcy kroków dziennie nabijam. Jest fajnie. No a z tym konkursem dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, którzy pomogli i głosowali. To był konkurs na Instagramie, to nie było nic takiego poważnego, tylko zdjęcia i porównanie, głosujesz A albo B. No i niestety nie przeszłam dalej niż półfinały, ale fajnie było, fajna zabawa była. I zdałam sobie sprawę, że nie lubię przegrywać, nawet jeżeli zdjęcia wyżej. Więc mnie to bardzo zmotywowało, żeby wygrać, jak już będzie tak na serio. Więc no, zobaczymy jak to będzie. Na Instagramie, jeżeli chcecie śledzić historię Oldcoin Sara, wszędzie jestem. Więc zapraszam. Bo powiem ci to tak jak my wszyscy. My też nie lubimy przegrywać, bo potem płaczemy. Znaczy nie, bo przegrałam, to było w czwartek, a potem w piątek grałam z kolegami w pokera i wygrałam. I o wiele lepsze uczucie jest, jak wygrywa, niż przegrywa, więc po prostu nie ma opcji lepszej. Zwłaszcza rozbieranego. Nie, na pieniądze, na poker star.
No, słuchajcie, także mamy teraz w naszym gronie dwie bardzo aktywne panie. Sara tam działa w temacie, nie wiem, jak to się nazywa? Fitness sylwetkowy, czy jak to tam się nazywa to? Kulturystyka chyba po polsku? Znaczy, kulturystyka to generalnie jest no, naładowanie mięśni. To musiałabyś sobie testosteron wstrzygiwać i tak dalej, nie? Sara, jeszcze jedna sprawa. Popraw tego tweeta. 2008. A co ja napisałam? Boże, kochany, znowu coś zjebałam! A z kolei Emilia rozbija się na motocyklach ostatnio, widzę. Tak, wracam po kontuzji. Także będzie ten sezon motocyklowy zdecydowanie. Ale kontuzja jest, jak to się mówi, naprawiona, czy tak na zasadzie nie boli, to jeżdżę? Zaleczyła się, nie boli, to jeżdżę. Także na razie jest dobrze. Zobaczymy, jak długo. Co jest źle w tym? Nic nie jest źle. 2009 chyba, nie? Czy 8? 8 to 31 października dopiero manifest wyszedł. Tak, to był 9. A sieć 9. Kacper Juraszek, dzięki za suba, witam w Kryptonarodzie. Kiedy będzie ten ostatni blok, ale blok, znaczy jak to ostatni blok? Nie będzie nigdy ostatniego bloku, no. Bitcoin jest nieskończoność. No. Niekoniecznie. Podejrzewam, jest jakieś ograniczenie technologiczne, że mógłby być też w rodzaju ostatniego bloku, ale to podejrzewam jakaś liczba typu 2256, więc nie musimy się tym martwić. No, dokładnie. Dobra, to teraz zrobimy taką krótką rundę pytań. To było. Czy jesteście panowi pewni ceny bazując na stock to flow? Czy inwestycja na tej podstawie jest dobrym rozwiązaniem? Ja nawet nie wiem, przyznaję się szczerze, co to jest stock to flow. Dzięki za suba, witam w Kryptonarodzie. Znaczy, pewnym nie można być nigdy, jeśli chodzi o przyszłość. Ale ja akurat rozgrywam mój holding pod ten model. To może parę słów o tym, co to jest ten stock to flow? Tak wiesz, w trzech zdaniach, jak to się mówi. Tak, jest to model wzorowany na surowcach rzadkich, który mówi o stosunku nowo wydobytych zasobów do już obecnych na rynku i że z biegiem czasu tych nowo wydobytych zasobów jest coraz mniej. Czyli to, ile wykupiłem Bitcoina w danym czasie, stanowi coraz mniejszy procent już istniejących. W oparciu o ten model, który do tej pory sprawdzał się dość dobrze, to on zakłada, że w ciągu najbliższych roku, może dwóch, gdzieś tam zwędrujemy w okolice 100 tysięcy dolarów, nie boli. A wygląda to tak. No właśnie, może lepiej właśnie pokazać. Twórcą Stack to Flow jest Plan B, można go znaleźć na Twitterze. I on w ogóle zajmował się tym, bo on robił to profesjonalnie przez swoje życie, właśnie dla, tak jak mówił Piotrek tutaj, dla metali szlachetnych. I pracował. Wykres jest w skali logarytmicznej, tutaj widzimy kolejne bańki. I widać, że ta bańka, bo ten mod było nad tą linią, która oznacza właśnie ten stock to flow. To, czy ja mogę wziąć kredyt w tym momencie, bo Plan B, on zazwyczaj ten graf robił na białym tle i ja nie lubię białego tła, więc skopiowałam jego zdjęcie, zrobiłam to na czarnym i ono wtedy zaczęło używać czarnego, więc czarne tło jest dzięki mnie, on pewnie już mnie nie pamięta. Ale czarne tło wygląda o wiele lepiej, kolory wyglądają lepiej, dark mode i takie tam, ale tak, proszę. Oczywiście, a ja jeszcze się pochwalę, że brakuje jeszcze 38 osób do 12 tysięcy subskrypcji. Także no to wołać tam rodzinę, niech klikają. Dokładnie, dobra, co to dalej mamy z pytań? Dobra, Majka, ja tylko chcę się pożegnać, dzięki bardzo wszystkim za Harwin dzisiaj. Lecę, nie pozwoliłem jeszcze iść. No. Na razie, cześć. Papa, no, cześć. A następnego. Cześć. Czekajcie. Szachownica. Czy planujesz dodać wszystkie alty z pary do BTC do par.pln? Kto to pytał? No przecież chodzi o GGC. No przecież wiadomo, dlaczego GGC nie ma w PLN-ie. No. Roman Monachowicz, dzięki za suba. Witam w Kryptonarodzie. Oczywiście. Więc nie wszystkie możemy dodać, krótko mówiąc. Słuchajcie, ja nie czytam na bieżąco tego, co wy tutaj piszecie, tylko Piotrek mi pytania spisuje i później ja je co jakiś czas sprawdzam. Dobra.
Co powiecie na to, że Chronoverse opuszcza Engine i Ethereum na rzecz Bitcoin SV? Nadal myślicie, że każdy będzie patrzył na krek przy wyborze skalowalności, ale moim zdaniem Bitcoin SV jeszcze niczego nie udowodnił tak naprawdę. Dodo się wypowie, on jest wybitnym specjalistą od Bitcoin SV. Prosimy. No, przekroczyliśmy dyszkę, moi drodzy. No, to gratulacje, Sylwestek. Dziękuję. To ja mam w sumie inne pytanie. Ja bym, bo teraz podchodzimy w sumie bardzo mocno spekulacyjnie do tego Bitcoina, natomiast ja miałbym pytanie, jak myślicie, czy w przyszłości będzie jakaś większa tego adopcja? Bo według mnie próg wejścia w krypto, jeśli chodzi o użyteczność, jest bardzo ciężki i ludzie ewidentnie sobie nie radzą, nie wiedzą w ogóle, jak to działa. Wiesz co? Nie do końca zgodzę, że jest ciężko. O tym będziemy jutro mówili w tym kryptowalutach, ale wydaje mi się, że porównanie krypto jest ciężkie, bo porównujemy to do internetu i wtedy to się wydaje być ciężkie. Ale jak porównamy krypto do pieniądza, Marcin do strony bankowego, to nie jest takie trudne. A w pewnych use case'ach jest dużo prostsze, na przykład transfery międzynarodowe. I jeżeli będzie operować poszczególnymi use case'ami, podawać ludziom na tacy, to myślę, że to będzie droga do szerszej adopcji. Być może, natomiast zobacz, że Saga, chciałaś coś powiedzieć albo ktoś? Ja chciałam tylko dodać, że pod względem trudności to nie jest faktycznie takie trudne, chociaż na pierwszy rzut oka dla osób, które dopiero wchodzą, może się wydawać. Natomiast myślę, że problemem większym jest to, jakby sama użyteczność, w sensie takim, że no jakby ciężko jest na co dzień posługiwać się i obsługiwać i płacić samym Bitcoinem, czy generalnie krypto, prawda, na dzień dzisiejszy, więc jakby to jest większy problem, wydaje mi się, niż to, że to jest trudne, bo w tym momencie jest naprawdę bardzo dużo możliwości, wchodzą nowe aplikacje, które po prostu są mega proste w obsłudze i ułatwiają totalnie, jeżeli chodzi o nawet osoby, które dopiero właśnie wchodzą w rynek, ale no nie możemy nigdzie obracać tak naprawdę tymi kryptami poza tym, co znamy na dzień dzisiejszy, więc jakby no to jest głównym problemem w mojej opinii. Nie, no jasne. Znaczy to, że jest dużo aplikacji, które dają duże możliwości, to wiadomo. Natomiast oddajemy też trochę odpowiedzialność w ręce osób, tak? Jeśli oni nie zapiszą sobie tych słówek, tak, tego SID-a, albo powiedzmy wyślą, nie wiem, wyślą na jakiś inny adres właśnie Bitcoin Cash'a, Bitcoin SV czy coś, no to wtedy stracą te pieniądze, tak? Więc to jest też duża odpowiedzialność jakby tych osób. To a propos właśnie tego, tych kluczy prywatnych, to idealnie trafiłeś w dziesiątkę, bo ja w tamtym tygodniu miałem taki przypadek. Zgłosiły się do mnie dwie starsze osoby, małżeństwo, które potrzebowało no, dostęp do swojego portfela, odzyskać swój dostęp do swojego portfela, na które to dostały wypłatę z FutureNetu. I w ogóle duży był problem z tego wszystkiego taki, że generalnie mieli podali adres portfela, który sobie stworzyli automatycznie, korzystając z blockchain Mateusz info z takiego walletu, z tego, no wiadomo, jak bardzo kochamy ten wallet. I zrobiła mu się aktualizacja oprogramowania i najprawdopodobniej, znaczy tej aplikacji. No i od nowa, powiedzmy, założył to konto, nie zapisując już tych kluczy prywatnych, tych seedów. No i co się okazało? To się okazało, że nie masz dostępu już do tego walletu, bo mieli po prostu klucze do tam starszej wersji, ale uwaga, ma na maila, na którego rejestrowałeś sobie tą aplikację, czyli oni to dwa razy jakby zarejestrowali to swoje konto, dostajesz specjalny klucz, który nie jest twoją takimi seedami, tylko jest taką Paweł frazą chyba z 15 cyfer pomieszanych z literami. No i mając to, zgłaszasz, no tak naprawdę nie musisz się zgłosić do supportu, tylko wpisując to w aplikację jako recover taki pay, masz już od razu odblokowany dostęp. Więc bardzo niebezpieczne w ogóle podejście, że okej, okay, dostajesz niby swoje klucze prywatne, ale i tak ten recover key dostajesz jeszcze na maila, więc generalnie ten twój klucz, ten dostęp do twojego walletu z swoimi środkami cały czas będzie przechowywany, czy to tam na Gmailu, czy na jakimś innym ustrojstwie. Na Onecie. Albo na Onecie. No właśnie, czyli tu są jakby dwie ścieżki, albo idziemy w 100% bezpieczeństwo, że mamy te swoje klucze, tak?
albo oddajemy komuś jakby te swoje bitcoiny w przechowanie i wtedy ufamy tej osobie, że ona jakby je przechowa w bezpieczny sposób. Tutaj Piotr Ole napisał, że przecież możesz sobie z maila skasować. No ale co z tego, że ty skasujesz z tego maila? Ja odpowiem tylko tu o pytanie o GGC. GGC przed chwilą właśnie wypłaciło bonus. Jeszcze nawet nie mam potwierdzenia. Mniej więcej taki sam jak w zeszłym miesiącu. Także. A co do par, to są kwestie regulacyjne. To co Sylwester mówił, po prostu dlatego do złotówki nie ma GGC. No i tyle w tym temacie. Polski regulator na to nie wyraża zgody. Tak. Co do bezpieczeństwa, to ja bym dodał, ostatnio zresztą po tej niedzieli z Sylwestrem nawet u siebie też mówiłem, że jeżeli ktoś się czuje niepewny i nie wie, co robić, to dlaczego? Niech zrobi tak, jak Sylwester mówił. Po prostu trzymasz swoje krypto na giełdzie, tylko no, nie na jakiejś giełdzie, co się pojawiła wczoraj. I dopóki nie wiesz, jak to wszystko działa, trzymaj na giełdzie. Tylko takiej giełdzie, której można, że tak powiem, póki co zaufać. No właśnie, dobrze, ale mam pewien postulat wśród, i to Patryk i Mike, ewentualnie moglibyśmy zrobić taki krótki spot na temat właśnie portfeli i w jaki sposób je implementować. Myślę, że moglibyśmy coś takiego zrobić, nie? Bo wiele osób się o to pyta. Myślę, że wy prowadzicie też swoje kanały. Ja myślę, że moglibyśmy sporo też szerowania na tym zrobić. Wasze kanały by mogły dostać też dużo większą oglądalność. Mówimy o takim niedługim, czyli żeby to nie trwało właśnie, wiesz, godzinę, dwie, tylko dobrze przygotować się na podstawie takiego 10-15-minutowego spota, gdzie po prostu otwieramy, instalujemy, przelewamy, robimy seedy, wiesz, tak, żeby to po prostu było od A do Z. Tego nikt nie zrobił, powiem wam szczerze. No ja już ostatnio nawet zwróciłem uwagę u mnie i ten temat jest poruszony. Paweł Dobrański, ale fajnie by było, żeby to było zewnętrznie ktoś to zrobił, nie? Bo to jest po prostu dużo lepiej, nie? Jeżeli tak jak Mike, ty, czy tak jak ty, Patryk, gdzieś po prostu wiesz, że no, tych sporo wydarzeń macie i zrobienie takiego spota i wrzucenie u was na YouTubie, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. To tak z mojej strony. Kilka już walletów mieliśmy, ale prawda, trzeba bardziej podejść do aplikacji, bo te walety hardwareowe, no to powiedzmy wszystko fajnie, ale niektórzy no, nie wydadzą 200 kilku złotych na urządzenie, a z drugiej strony po co, jak możesz mieć to samo na karteczce papieru? No właśnie o to chodzi, że możesz mieć to na telefonie, ale z wyjaśnieniem tym, że telefon tracimy, nawet wiecie co zrobić, zrobić taki myk, że po prostu formatujemy po prostu telefon i pokazujemy, w jaki sposób odzyskaliśmy te bitcoiny z powrotem. Mhm. Wiecie, na zasadzie instalujemy portfel, później go resetujemy i mamy SIDA, pokazujemy, no i teraz zobaczcie. Mhm. Proszę bardzo, odzyskujemy. Filmy takie, nawet jak robisz na swoim YouTubie, bo Mike na pewno miał, nie wiem, Patryk pewnie też, ja to miałem, takie filmy mają oglądalność 100 ludzi oglądnie ten film, ale nikt nie chce tego oglądać, a następnie wszyscy są zaskoczeni, jeżeli coś im źle pójdzie. To mówię, nie ci, co są, bo w świecie krypto już potem ci, co są już dłużej, to już oni wiedzą, o co chodzi, a nowi od razu chcą wskoczyć na 10 poziom. I taki jest problem zwykle. No. Znaczy, słuchajcie, problem jest jeszcze z adopcją jakby, bo mamy jakby barierę psychologiczną, tak? Wchodzą nowi ludzie i zanim oni osiągną jakikolwiek poziom, to wszystko to, co teraz mówicie, czy hardware, czy giełda, czy cokolwiek, to dla nich jest czarna magia. Znaczy możecie w ten sposób, znaczy nawet to słownictwo nie trafi. Ja mam taki case na kliencie, 18 tysięcy osób jest posiadaczami tokenów, przeciętnie 2-3 tysiące euro włożone w to, z czego nawet 500 osób nie zarejestrowało się na giełdach. To jest mniej więcej ten poziom, tak? Z czego ci, co się zarejestrowali, dostali instrukcję, taki prymitywny manual, dosłownie krok po kroku, co mają zrobić, żeby w ogóle tam się przetransferować. Problemem jest transparentność, to znaczy i jak mówimy o tej grupie, no to nie możemy mówić o żadnych zabezpieczeniach, bo jak zaczniemy im mówić, Sylwester idzie w bardzo dobrą stronę, pokazać im bardzo prosty sposób w starym systemie, jakby w starym systemie myślenia, i w jaki sposób to obsługiwać. Nie mówić o blockchainie, nie opowiadać o hardware'ach i całej reszcie, bo sam fakt słownictwa jest bardzo zły, bo oni uciekną. Znaczy uciekną, dlatego że jest bariera psychologiczna i Emilia tam powiedziała o tym, że przecież to jest proste i tak dalej. Tak, ale do pewnej grupy wiekowej.
Słuchajcie, to po prostu odjeżdża. Jeżeli ludzie, duża część osób, nawet 40-paroletnich w Polsce, nie łapie internetu. Witam, Rafał, w klubie. Nie? No, nie, słuchajcie, bo to jest to. Jeżeli mówimy o adopcji, o tym, żeby to rosło, to znaczy, że musimy z założenia urosnąć o tą grupę, której nie ma, która sobie słabiej radzi i która no, nie pójdzie w taką wiedzę, jak w tej chwili wy macie. Tak? W związku z czym no, pewnie tego typu prosta, bardzo prymitywna edukacja i upraszczanie pewnych rzeczy, ale to, co ja zawsze nazywam transparentnością, jest najważniejsze, żeby oni nie zauważali, że wchodzą w coś, co może ich przerosnąć. A to się wiąże z ryzykiem. Ale wiesz co, Robercie? Mi się wydaje, że tą adopcję do tych użytkowników zrobią banki, że jednak... Tak, czy później tak. Pompka, a jak nie, to kolejna będzie. Słuchajcie, to już bym mógł zrobić dawno Revolut, tylko tu też tak. Mam kwestie ogromnie regulacyjne, ale to jest jeden z przykładów, który uwierzcie mi, że Revolut w tą stronę idzie. No my mamy też z nami tam sporo kontaktu i to widać, że że oni w tą stronę po prostu chcą. Dlatego zwróćcie uwagę, że te z UK-a są już na Litwie. Dlaczego? Bo Litwa jest bardziej otwarta też pod krypto, więc... Ale widziałeś, że odblokowali dla wszystkich typów kont krypto w tej... Ale oczywiście, no ale dziwicie się dlaczego. No. Wiesz, tylko problem z Revolutem jest taki, że nie do końca wiemy, ile oni mają bitów, nie? I jak to wygląda, nie? Więc to jeszcze trochę jest przed Revolutem, ale idą właśnie w taką stronę i myślę, że ta adopcja się po prostu stanie. Ludzie potrzebują takiej prostoty, dlatego też wiele ludzi trzyma na giełdach po prostu środki, bo tam jest ta prostota, tam są te aktualizacje, oni się o tym nie muszą martwić. Dlatego my też już pomału gdzieś myślimy nad jakimiś produktami, które właśnie zapewnią po pierwsze full bezpieczeństwo klientowi, ale zarazem dzięki temu, że to jest giełda i to jest przy giełdzie, ale jednak wydając klucze prywatne, będziemy zajmować się tą aktualizacją. Ale oczywiście to wszystko jest związane z kosztami, bo jeżeli klient powie, że poświęci miesięcznie czy rocznie jakiś abonament, no Revolut zobaczcie, to jest jakiś abonament. Wiecie, to wszystko jest kwestia obsługi, nie? Dużo klientów mówi, ale to ja chcę mieć to za darmo. No, nie da się wszystkiego mieć za darmo, nie? No bo jednak występuje też koszt, nie? Ten koszt jest po stronie tego usługodawcy. No jak coś słyszycie, że coś dostajecie za darmo, no to ja, moi drodzy, mówię wam wprost, zastanówcie się 5 razy, bo to, co dostaliście za darmo przez tą chwilę, potem proszą was o pomnożenie czegoś, a potem de facto jesteście stratni. Więc nie ma nic za darmo, no po prostu, no umówmy się, serwery kosztują, ludzie kosztują, praca kosztuje, my się sami jesteśmy też pracownikami wielu firm, no i też za darmo nie pracujemy, tylko po to chodzimy, żeby uzyskać jakąś daninę, no. I to się musi spiąć ze sobą. Wiele osób w świecie krypto myśli, że wszystko jest za darmo. No tak nigdy się nie stanie. Najwięksi operatorzy na świecie, Visa i Mastercard, zobaczcie na jakiej niskiej prowizji jadą i marżowości, ale są globalnym systemem, ale wszystkie firmy dookoła. Znaczy, ja powiem w ten sposób, słuchajcie, problem jest innego też rodzaju. Już pomijając lenistwo ludzi, że często ja dostaję naprawdę bardzo dużo pytań, na zasadzie ja wpisuję jedną frazę w Google, od razu mam gotową odpowiedź. Naprawdę po polsku, nie trzeba po angielsku wpisywać. Druga sprawa jest to, ktoś wchodzi na kanał i pyta, a nagrałeś film o tym, czy o tym, czy o tym. A ja naprawdę jak nagrywam filmy, to pokazuję jak dla małpy. Kliknij tutaj, no nawet miałem instrukcję instalacji Windowsa, z czego się niektórzy śmiali, po co to po co, a po to, że jak powiesz człowiekowi, żeby wcisnął F7, to on naciska literkę F i siódemkę. No tacy są ludzie w kryptowalutach, więc wiele osób jest takich, to pytanie, no zgubiłem środki, bo mi komórka padła, a kopię zapasową masz, no hasło pamiętam, no to tego typu rzeczy są i pewnych rzeczy my nie przeskoczymy, no bo... To, co powiedzieliście, no chyba, że będzie coś na zasadzie tak jak banki, kryptowaluty i wtedy tak naprawdę nie masz podstawowej cechy, że trzymasz je na swoim portfelu, ale masz wszystko, a jak coś zgubisz, to ci bank to tam, jak to się mówi, cofnie, czy w jakiś sposób to zrobi. No oczywiście, jak do blockchaina wpadnie, no to się nie stanie, tak? Także edukacja jak najbardziej, ale ludzie po prostu nie chcą szukać wiedzy. Ludzie chcieliby mieć podane na tacy. No dokładnie. Z czego to wynika? Instalując jakikolwiek portfel, w każdym, nie spotkałem się jeszcze z portfelem, który po jego instalacji nie każe ci zapisać seedów. Tak? To są tak podstawowe rzeczy. Dobra, my o tym wiemy, bo dla nas bezpieczeństwo jest ważne, wiemy jak to działa, ale czy jakikolwiek laik, czy już powtórzę, już kiedyś to mówiłem, że edukacja zaczyna się po stracie, tak? I chyba każdy z nas to potwierdzi, ale no, każdy portfel, czy jakikolwiek, przy instalacji, po uruchomieniu prosi o zapisanie seedów, a potem jeszcze o powtórzenie tych seedów.
No tak, ale ludzie, Bartek, tego ja, po prostu ja nie tak... rozumiem tego po prostu. Są naprawdę dzisiaj tak laickie rzeczy, że ja, Mike, z całym szacunkiem do tego, co ty robisz, ale to się chyba prościej już nie da tłumaczyć. Ludzie, nie da się prościej. Po prostu zapisz te cholernych 12 może... słów. Kartki, ja z swojego własnego doświadczenia, jak ja kupiłam swoje pierwsze krypto 2 lata temu, ponad 3 prawie, i kupiłam i wiedziałam, że muszę mieć wallet, że muszę gdzieś to trzymać. I ściągnęłam aplikację Jax, nie wiem, czy słyszeliście o niej. Po prostu ktoś mi polecił, co za aplikację miałam. I każdy mi zapisał jakieś słowo, mówię, a kurde, kolejne jakieś dupę, morele i tak dalej. I nie zapisałam. Zmieniłam telefony, aplikacja mnie wylogowała, bo coś tam się z iPhone'em mi zrobiło. No i niestety musiałam sama z siebie zhakować na przykład. Udało mi się, ale nauczyłam się i nauczyłam się przez to, że po prostu prawie straciłam swoje, nie wiem co, tam miałam chyba Litecoiny i parę tam Ethereum miałam. I no i niestety zdarza się tak i to już nie jest kwestia tego, że to jest kwestia wiekowa, to jest po prostu czyste lenistwo i niewiedza, bo ja nie wiedziałam, że do czego te słowa są przydatne. Ja nie wiedziałam, że jak ja chcę sobie odnowić to, czy chcę, czy mnie wyloguje, to może te słowa mieć, żeby się móc zalogować. Więc to jest kwestia niewiedzy po prostu. To może, Mike, może powinniście zrobić tak, po prostu tak, potrzebne że... jest. Ja jest taką osobą, że jestem całkiem leniwa czasem. I to był po prostu przykład tego i się teraz tak nauczyłam, że mam w 4 różnych miejscach, w biurze i jeszcze w swoim domu w Polsce mam swoje hasło, na wszelki wielki, jakbym zgubiła kiedyś. Więc no, trzeba się czasem niestety nauczyć. Bartek, jeszcze tak jak powiedziałeś, że no faktycznie portfele ci mówią, zapisz te słowa, natomiast nikt nie wie, po co te słowa zapisać, no to jest też duży problem, no bo wiesz, można skipować to i albo na przykład zrobić sobie screenshota, tak, na telefonie, no i to będzie bezpieczne zapisane seed. Coraz więcej sobie maili. Coraz więcej portfeli uniemożliwia robienie screenshota słów seedowych. Tak, tak, tak. Co bardzo sobie chwalę. Zależy od systemu, jaki masz. U mnie całkiem możliwe. Ja się na tym nie znam. Ja po prostu mówię o portfelach, które gdzieś tam sobie używałem, czy testowałem, czy używam. Ale dobrze, Sara, powiedziałaś, to jest lenistwo, nam się nie chce po prostu. Lepiej to przeskoczyć, tak, mieć już odpalone, ale kurczę, no tak się nie da, ale no, nie mamy na to wpływu, słuchajcie, żadna edukacja z naszej strony, nie wiem, żebyśmy nawet w Gazecie Wyborczej pisali, czy w Lubuskiej, czy gdziekolwiek, nie wpłynie na to, że ludzie dalej będą popełniać te błędy i postawmy się po prostu z drugiej strony, stańmy jako ludzie, którzy znają się na tym i będą potrafić pomóc, a to, że ktoś straci portfel, bo nie zapisał seedów, nie mamy na to wpływu. Ale to z tego jest jeden dobry plus. Może tak na ostro, ale jeżeli bitcoiny będą się tracić, bo będą klucze utracone, to bitcoinów będzie mniej w obiegu. Co za tym pójdzie, będzie lepsza cena. No właśnie, dokładnie. Ktoś zadał takie pytanie właśnie odnośnie tego, co z tymi bitcoinami straconymi, to może ja odpowiem. Nic. Nie wiadomo, czy nie można by było uznać, że bitcoiny te, które tyle i tyle, ale a może ktoś celowo nie rusza ich na przykład, nie wiem, 8 lat. W jaki sposób stwierdzisz, że te bitcoiny nie są ruszane, bo są zgubione, a nie są ruszane, bo ktoś tak zdecydował? No nie można tego ruszyć. One... Dzięki za słowa. Była nawet propozycja swego czasu. Tak. Żeby, znaczy dwie propozycje słyszałem. Jedna, żeby oczyścić mempool i nie umożliwić w ogóle wydawanie monet starszych niż jakiś tam czas. A druga wersja jeszcze ciekawsza było, że można po iluś tam właśnie po jakimś czasie wydać te monety, które są tam jako nagroda w bloku. Czyli górnicy wykopują stare adresy, nie? I zabierają kasę ze starych adresów. To pomysły są? Świetne. No. O, właśnie wpadł pierwszy blok za mniejszą cenę. A, raczej drugi. Ale... Ten okrągły już miał mniejszą kwotę. A, Rafał, ale muszę ci coś powiedzieć, bo właśnie wrzuciłem naszego posta na naszą poprzednią ulubioną grupę. Nie uwierzycie, ale go zatwierdzili. I nie dostałeś bana? No zobacz sobie sam. Brawo, ja. Nie mogę. Gdzie ma zobaczyć? Tak, no ja panowie, dla mnie ten profil nie istnieje, po prostu Facebook mówi, że go nie ma.
A jak wrzucam tam, bo robimy analizy, mamy analizę techniczną na naszym kanale, więc wrzucam analizę techniczną. Jak tylko się u nas opublikuje, rozrzucamy to po wszystkich grupach. No tak, żeby to złapało zasięgu i też żeby każdy wiedział, no, widział najświeższą analizę. No to na przykład ta analiza trafia na tym kanale, znaczy na tej grupie, o której właśnie wszyscy rozmawiamy teraz, po trzech dniach, po czterech, i nagle ludzie piszą, że gówno, strasznie, w ogóle co za opóźnienie, kto to robi takie analizy? Mówię, dobra, już opuściliśmy sobie w ogóle już tą grupę, bo to jest śmiech na sali wręcz. Ale opóźnienia tam mają bardzo dobre. Nie widać. Widać, Robert, nie musiałbyś tło musiałbyś wyłączyć. Tło zdjąć, nie, to się nie uda. Twarza słoni się. Problemy techniczne. Problem techniczny i się nie uda. No nie zdejmę na to trzeba na telefonie, na komputerze wejść i zrobić share screena i wtedy zobaczymy. No. Chciałem być sprytny. Tak. I podałem PIN do karty kredytowej właśnie sąsiadce. A, o widzisz, no, cwaniak, tak. Słuchajcie. Zawsze możesz mi też podać. Tak, odpowiem jeszcze. Ale nie dzięki. Odpowiem jeszcze jednemu człowiekowi. Kto, jak on się tam nazywał? Czekajcie, spojrzę. Big Brother, powiem ci tak. Takich ludzi, którzy już mnie wyszyli, że poczekaj za rok, coś tam udowodnisz, Bitcoina nie będzie, już będziesz tutaj. Naprawdę, ja jestem dalej. To jest, znaczy 108 kryptowalutowych niedziel już było, kolejny livestream. Ja dalej jestem, a ich nie ma. Więc no, naprawdę nie robi mnie na wrażenie na mnie to, co piszesz. To choćby Bitcoin spadł do 10 dolarów, to dalej będę robił live'y, choćby 4 osoby oglądały, to dalej będę live'y robił. Naprawdę. No. A to nie jest jakaś osoba bardzo konkretna, bo tak przekoniecznie na te sentymenty w dół, żeby tam zrobić jakiegoś shorta? A nie wiem, to już wiesz. Jak na razie widzę, że ten dołek tutaj, który zszedł już prawie na 800, to już mamy teraz już mamy 8754 na Bitstampie. Ale dzisiaj to jest w ogóle skakanie kursu straszne. Mieliśmy już i 9 tysięcy, mieliśmy już 8 tysięcy. To jest ruletka. Nie wiem. Ja patrzę na swój wykres i nie widzę. Ja przy okazji chciałem wszystkim moim subskrybentom podziękować, bo tak jak Sylwestrowi pykło 10 tysięcy bitcoinów, tak mi dzisiaj pykło 10 tysięcy subskrybentów, więc o, proszę, wszystkim subskrybentom. No, gratulacje. Gratulacje, mi brakuje jeszcze 21, czyli jestem pokrzywdzony tutaj w tej chwili. Jakie wahania, co wy chcecie? No wszystko sobie rośnie. Bo jak po sznurku ci idzie. No wyszło dołem z trójkąta. I weszło w duży trójkąt. Wraca do kanału. Tak. No. Słuchajcie, ale to się bierze stąd, że każdy chciałby wpłacić 100 dolarów i za miesiąc mieć 10 baniek. No i tutaj cuda wianki, MLM-y, cloud tokeny i inne różne gówno, no po prostu. No. Nie, no tak tylko z heksem można było. A, no. I z bazuką. Można go było kupić za darmo. My jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że jeśli się okaże, że scena Bitcoin się skończy, to Mike zacznie robić filmy o czymś innym, ja Blockspace przerobię na portal erotyczny i po temacie, no proste. No słuchaj. Oj, duże słowa. Słuchaj, no dlaczego ja już zapowiedziałem gry planszowe? To trzeba szukać niszy, wiesz, to już Bitcoin się kończy. Dobra, czekajcie, kolejna runda pytań. Co? Joanna Skalik, dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. Jaki wpływ może mieć COVID-19 na Bitcoin? Bardziej ludzie zaczną uciekać z gotówki fiat do krypto, czy raczej wystraszą się i Bitcoin zacznie tracić? Ja wam powiem szczerze, jeżeli Rafał pozwolisz. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że gotówki coraz, znaczy bardzo dużo, jeżeli chodzi o Polaków, wyciąga gotówkę z banków. I to jest przeogromnie widoczne, nie? Więc ja się tylko zastanawiam, tylko po co wyciągają, czy oni biorą to do skarpety i krótko mówiąc wolą trzymać w skarpecie, czy właśnie robią jakiekolwiek inwestycje, bo taki wysyp, jaki jest obecnie, ostatnio rozmawiałem z moim dobrym kolegą z Santandera i powiedział, że po prostu to, co się dzieje teraz, to jest nie do opisania, po prostu taki odpływ gotówki jest.
Co najlepsze, wiecie, no mamy też spory dodruk, więc pytanie, czy my będziemy mieć czkawkę, czy nie. Czy po prostu będzie tak duży dodruk, że tego nie odczujemy. Chociaż wiele bankomatów, już ostatnio mówiłem to chyba Mike u siebie, dosłownie jest składanych reklamacji, że środków po prostu nie ma w bankomatach. Nie wiem, nawet moi drodzy, nie wiem, czy jesteście w stanie sami nam to napisać na czatach, czy spotkaliście się z taką sytuacją w ostatnim czasie. Bo to jest bardzo ważne, nie? Czy taka sytuacja faktycznie jest, że tej gotówki w bankomatach nie ma. Ja nie stwierdziłem osobiście. No nie znaczy, ja wam powiem, słuchajcie, niż możesz stracić. Dzięki za suba, witam w krypto. Znaczy, ja wam powiem, słuchajcie, tak, że na przykład w Hiszpanii część bankomatów miała ograniczenia i pozwalała wypłacić 300 euro dziennie. To znaczy w Anglii jest na przykład tak, że to tak, nie wiem jak to się mówi, by default możesz tylko 400 funtów na przykład wziąć w przeciągu 24 godzin. Kolejek jakich nie ma do bankomatów, banki są chyba w ogóle zamknięte, więc nie wiem jak to powiedzieć z tej kwestii, ale ciekawe co się dzieje w Polsce jak najbardziej. Ale nie, nie, no ja bym prosił jednak Polski do UK-a trochę nie porównywać. Ta gospodarka. Inna gospodarka, inny zasób pieniądza i poza tym widzimy, ile kosztuje funt. Nawet w dobie COVID-u i tego, co rząd no, ma problemy dzisiaj, no bo ewidentnie w UK-u te problemy są i potrafi sobie z nimi radzić. No, przedsiębiorcom pieniądze zostały wypłacane w przeciągu 3 dni i oni pompują to, a jakoś mocno funt nie dostaje po głowie, więc myślę, że to ciężkie porównanie. Myślę, że w UK-u ludzie po prostu ufają rządowi i to dość mocno i własnej walucie. No, znaczy w Polsce był problem w drugim i trzecim tygodniu, na pewno w Warszawie, no przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, na Kabatach na końcu, na południu, nie było w bankomatach w pewnym momencie kasy w ogóle. Z 8 stojących 6 było zamkniętych po prostu. I to było tak 3-4 razy pod rząd właśnie w drugim, trzecim tygodniu, jak zaczęli epidemię uskuteczniać. Teraz już jest okej. Okay. Czy giełda plus 500 jest dobra, żeby kupić teraz Bitcoina i trzymać na giełdzie jako laik? A co to jest plus 500? To jest taka reklama na tarczywa usilnie na YouTubie wyskakująca. Tak, to jest broker. Ja znam tylko 500 plus. Jak chcecie kupić Bitcoina, czekaj, schowasz. Kurczę, ja znam też na razy kilka, słuchaj. Halo, halo, Mike, a gdzie tu podziękowania za donate'a były? A kurna, a to panie, w takich kwotach to mnie się nawet nie opłaca. No ale no... Ale no kurde, jak? No, ja chciałem... Straciłeś, bo chciałem teraz zrobić jeszcze większe, ale w ogóle to patrzyłem, że BitBay Pay jest na tip donation. Jest? Tak. O kurde. No to tak, prawo. Tak, no my integrujemy teraz sporo tego. No, ale mówię, zanim mi przejdzie, to pewnie, bo ile jest potwierdzeń? Normalnie, standardowo, 1 albo 2 potwierdzenia macie, nie? Jeden, ale tam w tym momencie próbujemy to trochę jeszcze inaczej z nimi zorganizować. I myślę, że będziemy mieli jeszcze szybsze. Czyli jedno wiecie, z jakiego powodu są pewnego rodzaju obawy, ale no dajcie jeszcze chwilę. No, spróbujemy, żeby było tak naprawdę po sieci, ale gwarantem będą mogli. Ja miałbym pytanie do tego BitBay Pay. Zawsze czekacie na jeden blok na potwierdzenie płatności, czy jednak macie sytuacje, w których stwierdzacie, że jednak no w sumie to jest na tyle mała transakcja z takim odpowiednim fee, że można zaakceptować? Wiesz co, to jest uzależnione od naszych merchantów i umowy, którą z nimi mamy, bo pytanie, jeżeli to jest merchant, który ma u siebie użytkowników zweryfikowanych, i z którymi ma relacje, to idą instant. Więc to jest do po tej stronie, wiesz? To jest kwestia już współpracy, nie? Z danym merchantem. Dobra. Ja ci powiem, powiem ci jeszcze dobrego case'a, jeśli chodzi o to, bo na przykład na pyszny.pl płaciłem parę razy bitcoinem, no bo stwierdziłem, że no, jak lubię bitcoina, no to z nim zapłacę. I 2 razy dałem za małe fee, które było ustawione w tej średniej BitPay'a, bo tam jest BitPay, i pyszne.pl odrzuciło mi transakcję i musiałem pisać o zwrot pieniędzy. Ale płaciłeś z czego? Czego używałeś? Jakiego portfela? MyCelium. Tam sobie sam ustawiłem transakcję mniej więcej tak. No, odpowiednio. No nie automat. No. Przyjanuszowałeś, no i? Nie. O nie, to nie było przyjanuszowane. Dobra, Janusz. Ale bitcoinem się zupełnie nie opłaca płacić za pizzę, bo to czasami wychodzi jak za 2 dobra, pizze. Ale wracamy do tematu, bo pytanie to samo do Emilii. Jak sądzisz, jak COVID-19 i cała ta sytuacja wpłynie
czy ludzie uciekną do krypto, czy i tą kasę na przykład w Stanach przeleją ten, ja nie pamiętam jak to się nazywa, $1200, czy jednak będą sprzedawać krypto? To dostaną od rządu, czy... No czy... na przykład, tak. Nie sądzę, że to będzie aż na taką skalę. Jakoś generalnie jakby spodziewałam się większego odzewu, jeżeli chodzi o COVID już wcześniej. W sensie, że ludzie już zaczną wcześniej troszeczkę wchodzić w krypto. No ale jeszcze jest ten halving po drodze. No, zobaczymy. Generalnie myślę, że na pewno odczujemy to i myślę, że no wiecie, w ogóle ja uważam, że jeżeli chodzi o wchodzenie ludzi w krypto, o świeżą krew, to jest tak, że jak cena rośnie, no to wiadomo, że wszyscy wchodzą, więc myślę, że generalnie jeżeli powiążemy to z COVID-em, a po halvingu zacznie rosnąć cena, to jest szansa na to, że, mhm. Że jakoś to się wszystko razem ładnie zepnie. Kiedy będzie opłacalne kopanie za pomocą antminera S9 13,5 terahasza? No a po ile masz prąd? No to pytanie, tak? No kiedy będzie opłacalne? No to jest pytanie tutaj tak naprawdę Marcin Rączka, bo to Marcin Rączka na 100%. Tak naprawdę to właśnie zależy wszystko od tego, czy będziesz miał prąd poniżej 20 groszy za kilowatogodzinę w Polsce. O, w Polsce ile wychodzi? 25. Ile? Ile wy mówicie? Że ile? 20-25. No w Polsce niemożliwe. No nie, niemożliwe. Znaczy, no i to brutto. Znaczy, powiem tak, nie to, że niemożliwe, możliwe, ale jak ktoś ma prąd w takiej cenie, to na pewno nie zajmuje się kryptowalutami i bitcoinem. Tylko najczęściej ma jakiś bardzo duży zakład produkcyjny w stylu Volkswagen, tego typu rzeczy. Nie, to też nie mają takiej ceny, to ci od razu Mike mówię, nie ma absolutnie. No, ja mam trafo w jednym z tak naprawdę firm i mamy dostarczony prąd i absolutnie uwierzcie mi. Nie, ja wiem, ale masz Sylwester pewnie. Nie ma możliwości. Masz Sylwester pewnie trafo na ze średniego na niskie, nie? No tak. No a ja mówię o na wysokiej, tak? Na wysokim, trafo okay. Na wysokim, które wiesz, samo trafo kosztuje parę baniek, nie? Więc to już ten. Ale to kto ma takie, to już nie bardziej do kupania, tylko to już jest. Panowie, tu było pytanie, jak prąd będzie darmowy, prosta odpowiedź. No. A jak się jest studentem i mieszka w akademiku, to można kopać i polecałbym kopać. To robić. Dużo moich znajomych, jak jeszcze ja byłem studentem, kończyłem w sumie studia, no i potem po studiach dużo studentów z Uniwersytetu Łódzkiego i z Politechniki Łódzkiej ogrzewali swoje malutkie 5-10-metrowe pokoiki koparkami. Naprawdę było to komiczne, że nikomu nie przeszkadzało, wjeżdżasz na piętro i słyszysz takie buuuu. A widzisz, to tu dobrze, bo na Politechnice Białostockiej pozakładali zabezpieczenia na tyle małe, że na laptopa i na ten starczy, ale już jak komputer stacjonarny mocniejszy postawisz, to wywala. Właśnie, żeby koparek nie stawiali ludzie. Ale tu są fajne komentarze, że kopanie opłaca się w pracy. No. Tak, do momentu, aż szef nie przyjdzie i nie zobaczy, o co chodzi, nie? No chyba, że ten, że wykorzystują biura, gdzie masz w czynszu prąd i... Tak. Kruku widzę, że doświadczony student korki wybija w akademikach, gdy odpalisz koparkę. Tak. Sylwester, jakie... Ale to nie jest problem, bo tylko esy wystarczy wymienić na rozdzielnie. My tak robiliśmy w akademikach, więc to nie był za duży problem. Tak, to nie jest problem. Sylwester, wiadomo, kto jeżeli następny jest poleci, no. Tak, Sylwester... Była też jakaś historia jakiś czas temu, nie wiem, czy słyszeliście, że jakiś urzędnik w urzędzie miasta i gminy kopał sobie przez jakiś dłuższy okres, tak. Przez kilka lat. Tak, w końcu wyszło szydło z worka, ale tam nakopał ponoć bardzo dużo, także... Ale to często są takie rzeczy, to gdzieś z tam... Z tego czasu to było bardzo opłacalne i nawet jedna głupia koparka tam z dwoma katami. A przecież ten centrum atomowe w Rosji, co superkomputera używali do kopania kryptowalut, no jakiś malware gdzieś w wodociągach też europejskich, jakiś tam w centrum zarządzania też zainstalowali, no to non stop słyszymy o czymś takim, nie? Ale jest pytanie do Sylwestra, jakie regulacje są potrzebne, żeby mieć kantor? Kantor internetowy to jest, również podlega pełnej regulacji pod Komisją Nadzoru Finansowego. Za darmo się takich porad nie udziela.
Ale to nie ma problemu, bo myślę, że to każdego prawnika, którego pójdziecie, to samo uzyskacie. Do tego trzeba mieć licencję małej instytucji płatniczej, czyli również musi być licencja Komisji Nadzoru Finansowego. Ale MIP to chyba jakieś ograniczenie ma, jeżeli chodzi o ilość jednorazowo czy coś. Ale nie macie gwarancji, że założą wam konto w banku, tak? Znaczy nie, z tym zakładaniem kont to też nie jest tak. Jeżeli jest to legitne, jeżeli mamy licencję, przedstawiamy, w jaki sposób będzie odbywać się procedura i czy spełniamy procedury i te procesy są i przedstawiamy je w banku, te konta są otwierane, więc to jest, wiecie co, to też dzisiaj trochę w Polsce jest tak, że ludzie, którzy narzekają, po prostu nie do końca chcą spełnić pewnego rodzaju normy, no bo im się to po prostu nie opłaca, moi drodzy, no. To też musicie iść w tą stronę. No, jeżeli, jak jest łatwiej zarobić pieniądze? No, jak nie ma regulacji, no, no to jest jasne. Proste. Regulacja po prostu kosztuje, no, a regulacja to kontrola. No, jak jest kontrola, no to w tym momencie, no sorry, ale taka firma no, musi spełniać pewnego, znaczy nie tylko pewnego, tylko musi spełniać normy, procesy. W tym momencie banki są otwarte. Banki nie mają nic przeciwko krypto, to tak też nawet Komisja Nadzoru Finansowego coraz lepiej się wypowiada, jeśli spełniane są regulacje. Czyli jest transparentność transakcji i krótko mówiąc, bank wie, że osoba, która wpłaca pieniądze, jest przez nas znana i wiemy, co on robi z tymi pieniędzmi. To jest, wiecie, no to jest to, co tłumaczyłem też u siebie. Nie obejdziemy i nigdy kryptowaluty nie będą anonimowe. No musimy sobie to trochę to wybić z głowy. Gdzie, jaki jest atut? Atut jest bezpieczeństwo, ponieważ żadnych bitcoinów nie można nam zająć, nie można nam ich wziąć, nie można nam ich ukraść. I to jest tak naprawdę bezpieczeństwo. To, że mamy jedną walutę, która jest wyliczana do różnych innych walut fiducjalnych. I to jest największy atut Bitcoina, że możemy go wymienić na całym świecie bez żadnego problemu. Czy Bitbay będzie... Gdzie jest Patryk? Jaki Patryk? Stracił się. Pat, jak to powiedziałem. Może kamerę wyłączył. Nie, jestem, musiałem się na chwilę wyłączyć, że tak powiem, cały czas mi powiadomienia przychodzą. Widzisz, jaką mam ładną nalepkę? Dla ciebie. O kurna. To ja mam ale większą. Ale powiem ci, że zielonym ci do twarzy, wiesz? Także mam nadzieję, że wymienimy sobie wszystko na to zielone. No jak? To dobrze. Jak się spotkamy, to pogadamy. Czy Bitbay tak będzie obsługiwał adresy BC1? Nadal nie obsługuje? Kurde. Mało się nie wpakowałem z naklejką. Jak naklejka. Wziąłeś Bitcoin Cash'a, wziąłeś? Nie, Coinswoman. O, nie desna. Ty co ma za nalepkę? Coinsman. Dostałem od kogoś przesyłkę kiedyś. Tak? No. Tajemnica od kogo pewnie? No, Sylwester, ja bym nie dyskutował na czacie, wiesz? Ja to sobie lubię. Ale spokojnie, no. Myślę, że każdy ma... Słuchajcie, to jest też fajne. Ja bardzo lubię, mamy taką wolność słów, więc nawet myślę w tej sytuacji to też pokazuje. To jest właśnie to, że mamy demokrację, mamy wolność słowa i dlaczegoż nie. Tak, tylko wiesz, no wolność słowa ma też granice, tak, bo wolność słowa, wolność wypowiedzi jak najbardziej, a wiesz, no jakieś tam na razie tutaj nie ma, ale jakieś tam robienie, rzucanie mięsem i tego typu rzeczy, czy jakieś tam mądrości takie. A to dla mojego widza, bo cały czas się pyta, gdzie jest jego 01. No tutaj mam w ręku. Komu, Patryk, dałeś 0,1 Bitcoina? To ja też chcę być twoim widzem. O, no, dobra, już się zaczyna. Następni będą, już są następni. Patryk rozdaje 0,1 Bitcoina. No. Już był taki jeden kiedyś, co rozdawał 0,1 swoim widzom. Później rzekomo zgubił 100 Bitcoinów, a później uciekł i tam, że no straciliście kasę w BitConnectie. No a nie, no nie, no straciliście, no niby taki był. Teraz promuję Hexa i coś jeszcze, już nie pamiętam. Później robię... A, to mówisz o WhatsApp. Nie, to o Carlosie nie. Nie mówię o Carlosie, mówię Carlos o Matos? Trevon James. A był Trevon. A no. Trevon potem się chyba jakoś odrodzić chciał. Chciał, ale kryptopogodę ale dużo, robił. Tak, dużo osób niestety nie zapomniało tego. Ale to tak... Troszkę odsuń ten mikrofon, bo jesteś okrutnie głośniejszy niż cała reszta. Tak parę centymetrów dosłownie. Teraz jest dobrze.
Teraz jest ok. Dobrze jest. O, było coś takiego. Dobra, to jest dla Patryka. Masz, a tu dla ciebie. No. Czy Proton Mail ma dostęp do maili swoich klientów? Chyba tak to zrozumiałem. Nie ma. Nie. O, to jest to się. Czy na BitBaya przejdzie przelew ze Skrilla lub Neteletera i w drugą stronę? Netelera. Tak, już odpisywałem. W czerwcu Skrill i Neteler wchodzi online. Najpierw wchodzą karty, wchodzi funt i to jest maj. To się dzieje już teraz. Myślę, że już w tym tygodniu was trochę zaskoczymy. I potem Skrill i Neteler. Dobra, a teraz... Sylwester, a ja mam pytanie się do Sylwestra. Kiedy będzie letnik na wiedzę? Groszy, dziękuję za dotację. Ten śmiech był bardzo... I kolejny Lightning Network. A ja mam pytanie z kolei do... Nie uciekaj, zostań z nami. Ale to nie, słuchajcie, fajnie, bo niektórzy odpisują, już widzę, że jest dużo naszych takich userów, którzy odpisują też poszczególnie na te pytania. Słuchajcie, tu wszystko to jest też ekonomia. I to, Patryk, jest też od tego uzależnione, no. To wiesz, że ilość transakcji, to jest też używalność sieci i tak dalej, i tak dalej. Ja też jestem bardzo za Lightning Network, ale czy wprowadzimy na pewno? Bo czy teraz? No myślę, że jeszcze nie, bo nie widzimy takiej potrzeby. Po prostu ekonomicznej, no. Musisz na to tak patrzeć. No, słuchajcie. To są koszty. No, powiem szczerze, że widzę, że coraz więcej ludzi z tego korzysta, tak jak popatrzysz. Tak, my bardzo to obserwujemy, ale to nie jest na tyle zadowalające, żeby po prostu wbić się już automatycznie na giełdę. Poważnie, Patryk, to są wszystko koszty. Nad tym pracujemy, nie? Znaczy, wiesz, ja nawet patrzę pod innym kątem. Mówisz o giełdzie, ale nawet mówimy o usłudze, którą macie, BitBay Pay. Dlaczego tam tego nie ma? No, to się zgadzam, no, bo jakby, wiesz, myślę, że zaniechane jest to ze względu na to, że, wiesz, no, używalność jeszcze tego nie jest tak wysoka, nie? I to tylko dlatego. Wiecie, to prowadzenie giełdy to naprawdę jest już ekonomia. To nie jest giełda 6 lat temu, jak my ją postawiliśmy za 300 tysięcy złotych i fajnie, bo koszty miesięczne to było ja za darmo plus parę innych osób, które tam dostawały jakieś tam, powiedzmy, pieniądze i koszt miesięczny to było z serwerami 10 tysięcy złotych. No, dzisiaj tak nie jest, nie? Nad tym trzeba po prostu panować, no. Dobra, a ja mam dla odmiany pytanie do pani. Co sądzicie o tym, bo ostatnie statystyki mówią, że o 40 ten... Czy poratowałbyś Stanisława Żółtka? 43% kobiet w pierwszym kwartale przybyło w środowisku kryptowalut i blockchain? Bo ja jakoś osobiście po odcinkach Szpilek na Bitcoinie to nie widzę. 43%, ale w stosunku do czego? No to tak jakby ilość wzrosła. Aha, o 43% tak. W pierwszym kwartale 2020? Tak, tak, tak. Było chyba na Coindesku był taki artykuł, albo na Cointelegrafie, że bardzo mocno przyspieszyła ilość pani. A skąd te dane są w ogóle? A ja nie wiem, skąd oni biorą. Z Urzędu Statystycznego pewnie. No to, nie mam pojęcia, ale były takie dane, że właśnie, że ilość kobiet w środowisku blockchain bardzo... bardzo mocno się zwiększyła i szczególnie ten pierwszy kwartał 2020 był bardzo taki... Byłoby bardzo dobrze, ale jakoś tak jak ty, Majek, ja tego nie zauważyłam za bardzo, szczerze powiedziawszy. All of our integrations, we have something like 115 integrations, so it's going to roll out everywhere. And I think that, you know, basically that's going to push adoption. The thing that Israelis are really good at is hacking stuff, you know, we're able to hack regulation, we're able to hack through the difficulties, and again, you know, it's always in front of our eyes, the target of pushing it to everyone's hands. I think that, as Alex mentioned earlier, if we put crypto in... Kurna, ja pierdzielę, sorry, ja włączyłem, to moja wina, przyznaję się, mea culpa. Włączyłem stronę i od razu mi się włączyło jakieś gówno. Dobra, sorry, jeszcze raz, Sara. Ja już zapomniałam. A, tak, już pamiętam. Ja zawsze powtarzałam, że panowie zawsze powinni mówić swoim paniom o tym, że jest są kryptowaluty, że jest Bitcoin i tak dalej. I pomimo tego, że panie mogą być niezainteresowane w obecnej chwili, to po jakimś czasie powinny jakiś postęp zrobić. I to, że jest, już jest po halvingu, ale że w tym roku był... i był wzrost w tym samym roku w ilości kobiet, nie jest dla mnie aż taką niespodzianką w sumie, bo wiecie, no na przykład ja z moim partnerem nie rozmawialiśmy o krypto w ostatniej połowie zeszłego roku prawie w ogóle, bo no nudno było, stresujące i takie bez sensu po prostu. A przez ostatnie 3 miesiące to praktycznie codziennie się zaczynam rozmawiać. Więc ja osobiście widzę taką różnicę i dziewczyn więcej też do mnie pisze i więcej w ogóle zadaje pytań takich
fajnych pytań, takich najtańsze laptopy, takich początkujących, takich merytorycznych, które dają ci do pomyślenia po prostu, więc no ja sama zauważyłam jakąś różnicę, ale że aż 43% powiedziałeś, to całkiem dużo jest. Mi się wydaje, że to tak trochę jest, te 43 to jest przesadzone, bo to ja sobie kobiety wyobrażam wśród Bitcoina trochę tak jak na przykład panie, które jeżdżą, na przykład prowadzą miejskie autobusy albo tramwaje, tak, że są, ale ich jest tak w porównaniu do mężczyzn dosyć mało, nie? Więc to jest po prostu sport dla facetów trochę, no. Nie, ale wzrasta, nie, trzeba przyznać. Ale wzrasta. Wzrasta. U mnie w domu też mówi się o bitcoinach i myślę, że to się też rozchodzi. Na pewno wśród też kolejnych koleżanek i tak dalej, to jest gdzieś taki temat, który gdzieś idzie. I tych kobiet jest coraz większe, no. Faceci mają większą taką graszkę do po prostu takiego hazardu, nie? Bo to tak w początkowej fazie tak to trzeba też odebrać. No kobiety raczej są bardziej stonowane niż mężczyźni, no więc myślę, że to jest też od tego uzależnione. Ale są kobiety traderki i to widać, no więc też są. W sumie statystycznie więcej facetów ginie niż kobiet, więc to też chyba... No dokładnie tak, nie? Znaczy, teraz te kobiety później wymęczą po prostu, to dlaczego? Tak. To, że kobiet jest mniej, no to jest no fakt, no nie da się ukryć, tak? No ale no jest lepiej, no. No słuchajcie, ja byłem swego czasu na spotkaniu w Warszawie Blockchain Girls, i to była jedyna konferencja, na której byłem ja, jeszcze ze dwóch facetów i ze 100 kobiet, nie? O krypto. A była pizza darmowa? Była, znaczy pizza, no. Nie, pizzy nie było darmowej, ale powiem wegańska. No, ale powiem ci, że było naprawdę, byłem w szoku, nie? Że tyle pań się... A to po to te imprezy organizują, żebyś mógł sobie coś znaleźć. Byłem na takiej jednej imprezie i tak było śmiesznie, bo były w sumie trzy prelekcje i jedną prowadziła pani i dwóch panów. Więcej? Nie, no tylko tyle. No, że... A. Nie było komu prowadzić. No. Dobrze, moi drodzy, jak mamy cenę? No cena, popatrzcie, dźwigła się, teraz już spada. Czyli w sumie nic się nie stało, jesteśmy dalej w tym samym momencie, co byliśmy. Mniej górnicy dostają, więc cóż. Ale dalej kopią? Albo... Oni dalej kopią? Myślę, jak bloki wpadają, powinny 3 bloki być już następne. No weź, bo ja bym się, no jak? No, tak, tak. Już patrzę na ostatnie bloki. Nie, no, przed chwilą wpadł. Czyli będzie to samo, co w poprzednim halvingu. 50? Rok, no nie, czeka. No, ale popatrzcie, bo to jest... Wpadły 3 bloki w ciągu godziny. No, połowa. A no, 4. A 4, no to był szybki. No przecież był halving, no dlatego bloki o połowę wolniej są. No to tak właśnie podejrzewałem. Że będzie. No. Zobaczymy, jak jeszcze chociaż jeden wpadnie, ale no, na razie wygląda to słabo. Czyli nic innego jak czekanie roku na wzrost nowego ATH, czyli tak jak w poprzednim ATH, też po halvingu był rok. No. I teraz czas... mamy jeszcze kupić. Rok. Mamy jeszcze rok, kupić, żeby spokojnie. Zaharować się i kupić jak najwięcej. I teraz, bo jak teraz spada. I teraz trzeba porównać ile. Poprzednie ATH było jakieś 1400 i do 20 tysięcy, no to teraz 20 tysięcy razy podobna proporcja, no to będzie tam... No ja powiem szczerze, że ja oscyluję w kwocie kolejnego ATH między 60 a 80 do 100 tysięcy dolarów, poważnie. To takie jest moje zdanie. No, po tylu latach i po tym, co już widziałem, uważam, że tak to powinno się ukształtować. No ale to oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. No. I to nie jest parada inwestycyjna? Nie, nie, absolutnie. Nie, ja to prawa inwestycyjnych nie daję. Bo... Wiecie co, ja nie rozumiem tego prawa. No przecież powinno być powiedziane, że jeżeli mówię, to jest porada inwestycyjna i mówię, to jest porada inwestycyjna. A jak nie mówię, to znaczy, że nie jest. No. Ale to lepiej to dodać. Dziękuję, Patryk, że mnie tutaj prawnie zabezpieczył. To się zgadzam. Ale słuchajcie, to się może stać, to się na pewno stanie, no patrząc przy tym, co się dzisiaj dzieje i poza tym używalność Bitcoina naprawdę bardzo dynamicznie wzrasta, my to widzimy po operatorze płatności, zatem no to widać też, jakie firmy wchodzą w operatora płatności i ta używalność jest coraz większa, tak, przy założeniu, że będziemy mieć coraz więcej holderów, a tak się też dzieje, naprawdę ta cena po prostu z prostej przyczyny popytu i podaży musi wzrosnąć, no ekonomia tu się kładzie, no. Widać, że po prostu używalność Bitcoina jest coraz bardziej implementowana na rynku światowym.
No i to trzeba tylko po prostu, no ale to nie chodzi tylko o wiarę, no. Ja powiedziałem, trzeba to dobrze analizować takie rzeczy, no i patrzeć na to, gdzie on jest używalny. Zobaczcie, ile portali już korzysta z procesorów płatności, ile ich, tak naprawdę ile wtyczek jest już robione pod procesory płatności krypto, właśnie po to, żeby je implementować. No, parę lat temu to w ogóle nie było o tym rozmowy, w ogóle nikt o tym nie chciał słyszeć, a teraz już się to dzieje po prostu. No właśnie, i tak niech każda osoba, która jest tutaj teraz tutaj z nami, w sensie na tym czacie, niech się wypowie z własnej predykcji. Kolejne ATH, jeśli uważa, że będzie. Sylwester powiedział... Jaka no, nagroda? Jak to jaka nagroda? No. Uśmiech prezesa. Dokładnie. No to te ATH tak, to będzie tak, nagroda. No. To po kolei, od góry. Kto tam na górze? Jest Patryk, jest na górze, Kępiński pierwszy. 01 BTC. No. Teraz ja. No. Co mam powiedzieć? Ile uważasz, ile, ile ATH kolejne będzie? No. Ale ATH? ATH. Kolejne czy ostatnie? Kolejne czy ostatnie? A czy o kolejne będzie ostatnim, to już nieważne. No, kolejne. No, znaczy, ja rozumiem, że później jak już ATH przebijemy, to może być codziennie ATH, ale powiedzmy, jeżeli będzie koniec kolejnej bańki, no bo kiedyś będzie, to ile? Za mało pipa wypiłem, żeby tak strzelać, ale... Dobra. Ale jeżeli... no, dam radę. Za mało czy za dużo wypiłeś? Nie, no dobra, tak poważnie, no to kolejne ATH, czyli do tego, nie wiem, za rok powiedzmy, trzeba tak liczyć rok, półtora, no to tak bym stawiał, że 50 tysięcy dolarów to nam pyknie, ale też to nie jest porada inwestycyjna, a druga sprawa, ja to tak trzymam, słuchajcie, kciuki za to, żeby ta obecna polityka monetarna walnęła na łeb na szyję, to by było spełnienie moich najskrytszych marzeń, żeby zobaczyć, że na przykład no, nagle w Stanach Zjednoczonych za 6 lat, albo dobra, za 6 to by było za pięknie, za 3 powiedzmy, jeszcze lepiej, nie? Tak, dokładnie. To żeby zrobili denominację w ogóle dolara i tak samo denominację złotówki. Chciałbym to przeżyć, bo no, ja byłem małym smyrtkiem, jak była złotówka denominowana i nie pamiętam tego samemu, tak, że nie wiem, chodziłem do sklepu i płaciłem, ale pamiętam te stare banknoty i chciałbym, żeby po prostu moje dzieci też miały taką pamiątkę, a nie oglądały to w muzeum, żeby jeszcze wyjąć z kieszeni, zobacz, tak wyglądało 10 zł, nie? I tyle. Dobra, po kolei teraz mamy Roberta. Kurde. Według screena. Ja pamiętam, słuchaj, niestety, i wcale nie było tak fajnie, bo było 120% inflacji miesięcznie, były takie akcje, ale myślę, że po tym, co zrobili, i to nie tylko w Polsce i w Stanach, to generalnie sami się podłożyli. Tak, oczywiście to się nie stanie w tej chwili, bo gospodarka jest bardzo sztucznie w tej chwili regulowana i myślę, że może roku nie starczyć, ale te do półtora roku, gdzieś końcówka przyszłego roku, ja bym obstawiał jednak 100-120, dlatego że wartość po prostu fizycznie dolara zjedzie. I to tu nie chodzi mi o znaczy siła nabywcza będzie zupełnie inna za rok niż w tej chwili, bo to się obsunie, dlatego uważam, że będzie trochę więcej niż my w tej chwili przewidujemy, bo nie bierzemy jakby pod uwagę tego, co oni zrobili w tej chwili, znaczy co robią cały czas, tak, bo u nas też z tej wypowiedzi jednego z ministrów, któremu się wiele udaje albo i nie, powiedział, że 360 miliardów zamierzają docelowo wydrukować, tak? Bo w tej chwili 80 tylko zrobił. Więc mamy też duży potencjał na jazdę na sankach. No, brakuje śniegu, więc bawmy się tak. Dobra, to teraz Piotr po kolei. To ja powróżę, że w 2021 bądź drugim będzie ten szczyt kolejnej banki gdzieś między 100 a 200 tysięcy dolców. Woda więcej. Dobra, Dodo, teraz ty. Ja co do ceny predykcyjnej jestem jakoś tak słabo nastawiony, bo kurczę, mi się wydaje, że jak ta cena Bitcoina będzie naprawdę duża, to on będzie coraz bardziej bezużyteczny, jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek płatności i przesył tego pieniądza, przynajmniej nie widzę tego na razie, żeby cena mogła dojść do 100-200 tysięcy, więc ja bym powiedział 40-60. No to teraz mamy Rafała Kiełbusa. Ojejku, no co? No, kolejne bańki idą razy 10 mniej więcej, więc no, wiadomo ile będzie. No. 500 000 złotych za jednego bitcoina i mnie nie daje. Natomiast jeżeli chodzi o formy płacenia bitcoinem, to ja tutaj nie widzę problemu. No, rosną warstwy. Mamy Lightning jako drugą.
rośnie powolutku trzecia warstwa, przynajmniej koncepcyjnie. I kanały otwierane z kanałów i myślę, że to akurat nie będzie problemem, żeby... Jeśli faktycznie Lightning będzie user-friendly na tyle, że ktoś będzie mógł z kimś otworzyć łatwo kanał, czyli podchodzisz do kogoś, on ma wallet, tak, otwieramy kanał, zgadzamy się. Ale to przypomnij sobie historię rozwoju samego Core'a, jak to wyglądało. Też bez mała dwa lata nie było interfejsu, był Proszę pana, to nie był wniosek formalny. To teraz Sara. Sto tysięcy, tak spokojnie, ja bym powiedziała. Stuwa, tak przynajmniej. Ale nie trzymajcie mnie za sobą. Tak, dokładnie. Teraz Emilia po kolei. No, ja myślę, że do 100 maksymalnie, ale chyba nie chciałabym, żeby to było aż tyle na tej kolejnej bańce. A bańka myślę, że zacznie się pod koniec tego roku i potrwa myślę koło roku kolejnego, czyli 2021. No i myślę, że tak między 70 a 100 może osiągnąć, ale to są, wiecie, no, możemy sobie wróżyć, tak, a wróżką nie chcę być, więc... Dokładnie. Bartek? Ja będę troszeczkę bardziej sceptyczny, bo biorąc pod uwagę jeszcze to, że ten wielki kryzys się prawdopodobnie nie zaczął, a jak się zacznie, to cena Bitcoina jeszcze spadnie. Wydaje mi się, że w ciągu dwóch najbliższych lat nie zobaczymy ATH. A jestem sceptyczny, chociaż chciałbym się mylić, co do takich cen, które wy podajecie. Mi się wydaje, że Bitcoin po prostu w pewnym momencie się bardzo mocno ustabilizuje, co da z kolei pole do popisu innym coinom, takim jak Ethereum, czy może, nie wiem, jakiś Litecoin, ale to jest moje zdanie. No i na końcu Patryk, później jeszcze ja. No, ale co tu w ogóle mówić, a to są dla technologii. No i co z tego? Na technologii też można być, a strzelać sceną można, no. Nie, no co, ja to produkcji nie mam żadnej. To im taniej, tym lepiej, więcej się kupi. Aha, o, no, słuchaj, to jest dobre podejście. Mniej niż 1000 nie będzie, także spokojnie. Tak, ja powiem w ten sposób. Oczywiście ten człowiek, który to napisał, że zapamiętajcie te twarze, oni naganiają na Bitcoina i tak dalej, tak, zapamiętajcie, pogadamy za 4 lata, jego nie będzie, my znowu będziemy się dobrze bawić. Ja też obstawiam, że będzie 10 lub 20 razy więcej niż poprzedni ATH, czyli między 200 a 400 tysięcy dolarów, ale ceną, znaczy przy obecnej wartości dolara, bo pytanie jest następujące, ile dolar będzie kosztował w parze z Boliwarem? To jest pytanie bardzo ważne. Jeżeli będzie 1:1, to może nawet i 10 milionów dolarów kosztować Bitcoin, także... Spoko. Trzeba rozumieć Bitcoin, nie BitBay, bo BitBay to... Nie Bitcoin, nie BitBay, nie. A BitBay to, słuchaj, to ten... Co miałem powiedzieć? Rafał, bo ci włączyły się jakieś dziwne rzeczy i to wszyscy oglądają, co ty. Nie wiem, czy tak ma być. Tak, etat ci się skończył właśnie, no. Dlatego skradł. Mike, jeżeli mogę na chwilę. No. Słuchajcie, moi drodzy, ja muszę uciekać już, więc bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędziliśmy sobie wspólnie czas, przeszliśmy ten piękny moment, trzeci w historii. No jak widać, nic się za dużo nie stało, więc idziemy do przodu, zobaczmy kolejne dni i tyle. Bardzo wam dziękuję, super, że tyle osób znowu było i mam nadzieję, że właśnie tak będziemy się rozwijać, nawet jeśli Bitcoin miałby spaść do tego zera, więc dalej będziemy w tym samym gronie i dalej będziemy mieć uśmiechy na... Znajdziemy sobie kolejną kryptowalutę. No to... Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Was i również widzów. Pa, pozdrawiam. Trzymajcie się. No, słuchajcie, a powiedzcie mi, czy widzieliście, bo jest ostatnio się pojawił taki film Kryptopia, czy w ogóle widzieliście ten film, bo ja osobiście... Nie, chcielibyśmy zobaczyć, nie. Ale nie wiemy, gdzie go szukać. Gdzie szukać? Na giełdzie Kryptopia. A, okay. No. Logujesz się na swoje konto i tam jest film. No. Nie mówmy o tym, proszę was, kochani. O. Dobra. Słuchajcie, ja sobie gdzieś te pytania, które jeszcze nie zostały zadane Sylwestrowi, bo najwięcej Soja, było oczywiście... Przemek Soja, dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. Oczywiście było najwięcej pytań do Sylwestra. No, wiadomo, że niektórzy są tutaj Bitcoin i nic więcej, ale niektórzy wierzą w alty i ludzie pytają też o alty. To tak się zapytam, czy macie jakieś ulubione alty, które... I oczywiście nie pytam Bitcoin maksymalistów, tak, no bo nie uznają nic innego, tak? No, dla Patryka wszystko oprócz Bitcoina to shitcoin, więc... Ale shitcoiny też A można ten zielony kochać. To największy. Co?
Ten zielony to największy. A, no to tak. No. Ale zobacz, co dla ciebie z niego zrobiłem. Nie, dla mnie, tylko dla siebie. Oczywiście, to nie takie proste. No, tak jak to powiedział Rafał. No, no dobra, to po kolei. Patryk, zaczynamy od ciebie. To jakie są moje ulubione kryptowaluty? Altcoiny, tak. Altcoiny. Ethereum. Ether jest numerem jeden u mnie. Znaczy, no numerem dwa pod względem portfela, ale wierzę w niego bardzo. Jak mnie rozczaruje, to osobiście naprawdę odwiedzę Witalika i z nim porozmawiam, żeby się ze mną wymienił wtedy na bitcoiny. Ale tak poważnie mówiąc, to Ethereum. No i jest jeszcze kilka projekcików. Niektóre bardziej wierzę, niektóre bardziej spekulacyjnie. Pieseła uważam, że warto zawsze mieć. Nie wiem czemu, ale zawsze jak przychodzi już taka docelowa pompka, to wszyscy tego pieseła kupują. To ja wolałem go kupić, zanim będzie to docelowa pompka. I jest jeszcze kilka projektów tam, takich mniej znanych. Green, Ren, więc bardziej stawiam w taki kierunek. No jeszcze BAT jest z takich ciekawych, ale coś ten BAT, kurczę, długo będzie się jeszcze bujał, zanim cokolwiek chyba zrobi i zreprezentuje sobą, więc to tak trochę. No i Waves. No. Waves i Dash. To jakby takie podstawy. Dash jest super rozwijane w Ameryce Południowej. W ogóle jest mega dużo fajnych rozwiązań na Dashu zrobionych. W ogóle nawet w Łodzi u nas jest jedno rozwiązanie. Bardzo fajne Dasha zrobione przy współpracy z Dashu z Binar Appsem, się nazywa Dash Taxi. Właścicielem tego projektu jest Maciej Krasowski. To kilka razy jak był Bitcoin, jak to się nazywało, blockchain, meetup Łódź, robione, organizowane, to właśnie tam też właśnie była mowa o tym Dash Taxi. Warto się tym zainteresować i Dash w ogóle rozwiązań dużo robi, takich potrzebnych i szybkie płatności są i jakby proste to w obsłudze wszystko jest. To wydaje mi się, że ma to przyszłość swoją. No i Ethereum, no to wiadomo, Ethereum dlaczego. Natomiast co tam jeszcze? A, no i te i Waves. Wydaje mi się, że Waves w końcu poszedł na tą właściwą drogę. Nie wiem, czy nie za późno trochę, ale poszedł na tą właściwą drogę i zaczął nawiązywać współpracę z korporacjami i dawać te swoje rozwiązania korporacjom. Więc to może być strzał w dziesiątkę, bo cały czas udawanie albo bycie takim młodszym bratem, może nawet nie źle to nazywam, taką kopią trochę Ethereum, która ma być lekko poprawiona, ale nie mieć takiego hype'u, no to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba było po prostu się otworzyć i znaleźć swoją niszę. I uważam, wydaje mi się, że w tej niszy się odnaleźli bardzo fajnie. Więc tylko czas pokaże, jak ten Waves będzie naprawdę odnosił coraz większy sukces. No to tyle. No i super, dzięki. Mike, ja ci dam taką dobrą poradę. No. Więcej nie dawaj mu głosu, bo zniknęło 120 osób. Jak No, ja tylko odpowiem do jednego pana z czatu. Ja powiem tak, słuchaj, jest takie stare przysłowie, krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, więc mniej słów. Naprawdę to, że ślinotok masz, to naprawdę nie robi na nikim wrażenia. Naprawdę. To tak jak... Ale to o mnie mówisz? Nie, do takiego człowieka, który tam... Co nie wymieniłeś? Nie, do czatu mówię. Co nie wymieniłeś, to shitcoin, to coś tam. Zapamiętajcie tą grupę kryminalną i tak dalej. Więc ja jak idę przez wieś i pies szczeka, to też nie zwracam na niego uwagi. No dobra, lecimy dalej, Robert. No dobra, ja jestem bardzo tradycyjny i konsumpcyjnie nastawiony, więc Bitcoin. Natomiast rzeczywiście transakcyjnie na pewno ETH, dlatego że wszystko właściwie, co jest wykonywane i robione, opiera się jednak o Ethereum i wszystko co dookoła tego, więc zawodowo po prostu z automatu z tym najwięcej kontaktu. No i wszystkie płatności praktycznie z tymi, którzy wykonują pracę, no to jest USDT. I bez tego nie jestem w stanie się obejść, dlatego że żaden prowadzący marketing, na przykład Chińczyk czy kto inny z Azji, nie weźmie w niczym innym, tak? Znaczy niekoniecznie bitcoiny chcą, bardzo rzadko, za duże ryzyko.
No i ostatnio projekt od stycznia PIVX, to jest fork Dasha właśnie i to jest celowe pod fintech chiński platforma i tyle. Super. No to Dodo, czy mogę się domyślić, co wymienisz? Nie, ja wymienię trzy altcoiny. Tak. No, dla mnie, jeśli chodzi o altcoina jednego z lepszych, no to wiadomo ETH, z racji tego, że jest komercyjnie wykorzystywane przez duże firmy, tak, i sporo jakby firm się temu przygląda, temu rozwiązaniu. Drugą kryptowalutą, no to jest Nano, ze względu na to, że szukałem alternatywy do szybkich płatności, a Nano jest kryptowalutą, która zapewnia te szybkie płatności. A trzecią kryptowalutą będzie Engine, która ma bardzo fajny standard tokena na Ethereum 1.1.55, która tokenizuje jakieś przedmioty w grach, chociaż myślę, że można też to wykorzystać do tokenizacji jakby realnych wartości, tak, na blockchainie. Można też bardzo łatwe dropy robić, plus dosyć tanie są te przelewy w porównaniu do standardowego chyba standardu NFT 721. Więc jeśli chodzi o mnie, te trzy coiny. Ja tylko dorzucę takie hasło. Słuchajcie, jest plotka, dostałem właśnie, że 18 maja wracają fryzjerzy, także jak ktoś w podziemiu fryzjera nie miał, to już będzie mógł legalnie skorzystać. Ja już jestem umówiony. Tak. To coś dla mnie, bo od 3 miesięcy nie mam tego problemu. Krzynka. No ja właśnie. Ja to robiłem 2 razy, ale u mnie nie mam dużo. Ja o to jeszcze odpowiem na szybko. Ethereum 1, Ethereum 2. No, będzie najprawdopodobniej możliwość, jeszcze nie wiemy, jak to się odbędzie, zamiany po prostu jedynki na dwójkę i tyle, będą działały równolegle przez jakiś czas. Także spokojnie, nie zginął ci Ethereum 1, a już na pewno jak ktoś ci powie, żebyś musiała zapłacić jakieś tam opłatę, że wyślij Ethereum 1, to ci 2 razy tyle Ethereum 2, to na pewno nie wysyłaj, bo to nie... Testnetowe najlepiej, tak. Już takie coś było. Wyślij mi Ethereum, wyślij mi 32 Ethereum, dostaniesz 32 testy. Dobra, czekajcie, na razie nie udzielam żadnych wniosków formalnych, nie przyjmuję, proszę. Bardzo zły moderator teraz o swoich ulubionych altcoinach. No jak to, no Cavscoin. To będzie jeszcze długo. Lokowanie produktu. I tam jeszcze z tyłu logo takie wrzucałeś, to drugi chyba twój ulubiony, nie? Tak, to był Green, tak, następca Dascoina, tak, drugi ulubiony coin. Ale tak na serio, no to co, no Bitcoin i Ethereum, to właściwie dwa jedyne łańcuchy, które się liczą, które mają moc obliczeniową za sobą, które mają jakichś deweloperów, które się rozwijają i tak dalej. Na Ethereum jest bardzo dużo projektów i zniszczenie tego projektu, no musiałaby się jakaś katastrofa stać, żeby naprawdę wszystko uciekło, bo za dużo sobie jest już działającego, używanego. I dokładnie ta sama sytuacja jest z Bitcoinem. No, cała reszta no to jest, wiadomo, albo podwórko doświadczalne, albo pole minowe, no jedno z dwóch. Natomiast uważam w długim okresie czasu, że zostanie tylko Bitcoin, no bo to już jeszcze wielokrotnie powtarzałem, rozwiązanie typu sidechainy załatwia sprawę. No już kiwałem głową, może nie tak, tak będzie, zobaczycie. Badamy za parę lat. Czy nie, jedyne co stoi na przeszkodzie, to jest właśnie natywna obsługa sidechainów, czyli tak samo jak były cyrki z wprowadzeniem Segwita, no tak samo, muszą tylko wejść. Co to jest? Ethereum Scanner też rzucił, Patryk. Ja wrzuciłem. Ethereum 2 jest. Już jest. Token Ethereum 2, no spoko. No, ale tak, znaczy najgorsze, znaczy to, co mnie najbardziej boli w Ethereum, to jest to, że właściwie nie wiemy, jak będzie ciąg dalszy wyglądał. Tak samo jak w Bitcoinie wiemy, że jest halving, wiemy, kiedy będzie następny, plus minus, a przynajmniej w ilości bloków wiemy. W Ethereum tego w ogóle nie ma. Nie ma żadnych planów zakodowanych na przyszłość. Nie znamy, jeżeli chodzi o samą ekonomię Ethereum jako kryptowaluty, to ona jest nieznana zupełnie, możemy tylko zgadywać, w kodzie nie ma nic. Jest co było i jest to, co jest w tej chwili. Natomiast te projekty, które w tej chwili działają na Ethereum 1, muszą być jakoś później czy podłączone, czy przeniesione, czy coś, no nie wiem, może snapshotem przeniesione na Ethereum 2.0, bo podejrzewam, że to będzie ostatnia dyska ratunku. Zrobienie snapshota Ethereum 1 i przeniesienie wszystkich stanów na Ethereum 2, no bo albo to, albo Ethereum 1 jako shard Ethereum 2. No tak, Witali. Opcji właściwie nie widzę, bo nie można zabić tego łańcucha. Zamknij mnie pan, to dobra. Kogo mamy po kolei? Sarę, ale Sara się na razie wyłączyła.
to przechodzimy sobie do Emilii. To ja od razu powiem, że też będę musiała uciekać, więc pożegnam się z panami i z panią, jeśli jest. A co do tego, to mogę się teraz określić na dzień dzisiejszy jako zdecydowanie Bitcoin maksymalistkę. Miałam trochę altów, ale to była jakby pieśń przeszłości, bo wchodziłam w krypto w 2016 i wiecie, jak to człowiek, jak się uczy, robi różne dziwne ruchy, więc ja robiłam sporo takich. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie Bitcoin i Ethereum. Jeszcze to jest jakby moja druga pozycja w moim portfelu i na razie na dzień dzisiejszy nie planuję nic zmieniać, więc tak to u mnie wygląda. No i co? Dziękuję panowie bardzo za zaproszenie i za świętowanie wspólne. Także życzę powodzenia i mam nadzieję, że gdzieś tam się niedługo zobaczymy, jak już cała akcja z COVID-em nam pozwoli na to i w końcu się skończy. Dokładnie. Super. Dzięki, Emilia, że wpadłeś do nas. No, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś tam w mediach pewnie, nie? Bo ja tam często bywam, także najszybciej tam się złapiemy. A gdzie? Na social media, gdzieś się złapiemy pewnie najprędzej. Na Seszelach i tego się trzymamy. Na Seszelach tego się trzymamy. Po kolejnym ATH. Dokładnie. No to teraz przechodzimy do Bartka. No dzięki. A ja tak się przerwę, że tak ten, Mike, że tak grzebałem w tym kontrakcie, ale szukałem sobie czegoś ciekawego i znalazłem, kto jest autorem tego. Vittorio Minacori z Catanii, z Italii. No Minacori, mina, czyli pole minowe, to skąd o czym Rafał powiedział. Co, się popisał się? No, mogę udostępnić jeszcze raz? No, jak musisz, to możesz to. No, to proszę. No jest. Tutaj się wkleił autor. Okej, dobra. No dobra, butelka pękła. Drugiej już nie będę. Dobra, panie Bartku, udzielam panu głosu. Bardzo dziękuję. Ja powiem w ogóle inaczej. W sumie tak, dzięki Bitcoinowi mamy co robić w tej chwili, tak? W social mediach. Natomiast dla mnie każdy inny coin, czyli włącznie z Bitcoinem też, jest aktywem do handlu. Na razie nie zmieniam zdania. O, czyli zwolennik wszystkich, jak to się mówią, kwaśnych jabłek. Dobra, przechodzimy do Piotrka Misiurka. Fantastycznie. Więc ja patrzę optymistycznie na Ethereum. Niekoniecznie z powodu 2.0, bo to jeszcze za mnie sporo czasu i nie wiadomo, co się na pewno wydarzy. Ale już teraz na testnecie Ethereum tego obecnego jest sporo ciekawych rozwiązań skalowalności jak Optimistic Rollup, więc nawet jeżeli Ethereum 2.0 by nie wypaliło, to myślę, że obecny łańcuch sobie poradzi, będzie coraz lepszy. I myślę, że jednym z motorów napędowych Ethereum będzie Bitcoin. I tak jak wspomniał Rafał o sidechainach Bitcoina, to myślę, że Ethereum stanie się wiodącym sidechainem Bitcoina i sporo Bitcoinów ucieknie na tą platformę. Z innych altów ja stawiam na trend projektów związanych z zarządzaniem, weryfikacją danych. Jak obecny rok to powiedzmy był rok DeFi, to myślę, że w przyszłości to będą projekty, które będą pomagały wiarygodniać informacje, handlować nimi i tego typu sprawy, więc w tym kierunku patrzę. Dobra, no to przechodzimy teraz do Sary. Ja, tak? Ulubione. To będzie, jest to coś tak przez jakoś Ethereum ostatni, ja też zbieram ostatnio, już kilku miesięcy w sumie, zbieram sobie Ethereum miesięcy. Wszystkie powody, które powiedzieliście, zgadzam się z nimi. Ja bardzo lubię Privacy Coins, Dash jest moją ulubioną. Strasznie mi się podoba to, co robią w Wenezueli, w Ameryce Południowej. Uważam, że to jest właśnie czego potrzeba, żeby upewnić się, że ta adopcja się stanie, że ludzie używają tej waluty, bo nie ma sensu, żeby było coś i nie ma w ogóle żadnego user case i oni starają się zrobić, co mogą i jak na razie uważam, że świetną robotę robią. I bo trzy mówimy, tak? Co z trzecią, to nie wiem, co powiedzieć. Coś takiego, wszyscy takie duże kapy dają, ja myślałam, że takiego low capa może walnąć.
Allcoin. No jakiegoś Allcoina, takiego low-copa. pomyślmy. Bitcoin Cash. A to nie było obowiązku, mogłaś powiedzieć jedno, to ja nie narzucałem, że macie powiedzieć 7 i 3 czwarte coin. Ja powiem tą, która mnie najbardziej złamała serce, tak naprawdę, to jest NEO. To była moja miłość, jak po tym jak kupiłam Bitcoina, to potem kupiłam NEO, to była druga waluta, którą kupiłam, tak zwane chińskie Ethereum i tak dalej. I niestety strasznie mnie zawiodło, bo ja w ogóle nic nie wiem, co oni robią teraz. W ogóle nikt... To jakby ludzie zapomnieli o nim po prostu. Ja rozumiem, że oni byli zajęci innymi projektami, które robili i tak dalej, ale o tych projektach też zapomniałam. Już w ogóle nie wiem, co się z nimi dzieje i taka w sumie szkoda. Tak właśnie jak mówiliśmy wcześniej o kryptopii, to nie chciałam, żebyśmy mówili, bo właśnie na kryptopii miałam swoje neo, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie trzymałem na giełdzie, tak ja trzymałam. Zgubiłam i się na tym sama przejechałam. Ale takim największym zawodem było właśnie neo, więc... Tak, będzie to dla mnie ostatnia olko, będzie NEO, która mnie zawiodła. No i super. No i na końcu Patryk, który pewnie powie Bitcoin i długo, długo nic. Nie, powie tylko Bitcoin and only Bitcoin. Nie, znaczy no ja inaczej, no obserwuję inne projekty, natomiast póki co nie wierzę w żaden. Tylko Bitcoin. No i słuchajcie, teraz wchodzę ja. Przepraszam, nie skończyłeś jeszcze. Nie, no trzymam kciuki, żeby innym się nie udało. Aha. Czyli na zasadzie takiej troszeczkę, jak to się mówi, psa ogrodnika, tak? A już myślałem, że powiem, że uczciwe podejście, ale tak, ostatnim zdaniem określiłeś to. Musiałem trochę polskiego akcentu dodać. No, a ja powiem tak, a u mnie jest oczywiście na początku świnioli zwany prosiaczkiem dla nieznających osób kryptowalutowa niedziela z Majkiem, odcinek 19, można wpisać te hashtag świniolik w YouTubie, oczywiście jest to Lisk, dlaczego? Bo w dobrej cenie go kupiłem i dał mi zarobić i mają bardzo dużo pieniędzy, a poza tym to są Niemcy, a Niemcy to wiadomo, wszyscy grają, a Niemcy wygrywają, no więc to jest jedna rzecz. Druga to jest Redcoin, ze względu na to, że projekt, który ma bardzo dużo coinów i dał mi bardzo dużo zarobić, procentowo oczywiście. W tej chwili chyba ponad 1000% zarobku i cały czas daje zarobić ostatnio. Chociaż wszyscy mówili, że już jest koniec. Game over, man, game over. A na końcu jest bazooka, ale tylko ze względu na to, oczywiście to sobie jaja cisnę, bo nazwa mi się podoba po prostu. Jest na jakiejś scam giełdzie, która w ogóle nie działa. Więc generalnie cisnę sobie, zrobię sobie po prostu jaja z tej bazuki kompletnie. Oczywiście Bitcoin, jak najbardziej w Bitcoina wierzę, Bitcoina posiadam. Posiadam jeszcze całą stodołę różnych altów. Tablicę Mendelejewa. Tak, tablicę Mendelejewa, dokładnie. Posiadam też takie na przykład cuda, na przykład, o których pewnie większość z was nigdy w życiu nie słyszała, jak na przykład SafeDroid na przykład, nie? Albo Quirito na przykład. Takie też posiadam, to coś w stylu Polcoina, nie? Tylko, że no, posiadam różne cuda, wianki, naprawdę takie niektóre coiny i tokeny. Mike, zgłoś się do mnie, to ja ci nabiję tych coinów, gubi jak chcesz tam. Daj mi 3 dolary ci tych kontraktów no, na... także słuchajcie, nikt nie chce... Ja do pewnych osób na czacie. Naprawdę nie musicie się zgadzać. Big Brother, piszesz już chyba 6. raz, że nie zna historii. No naprawdę, ja ci daję też prognozę teraz, bo lubię się odnosić czasami. Już takiego pamiętam jednego, cytuję z głowy, jak Bitcoin spadł do 3000 dolarów, to było stwierdzenie, no i co eksperci, już Bitcoin nigdy na 10 tysięcy nie urośnie, pejsaci nie pozwolą. Odnalazłem ten komentarz. Bitcoin urósł na 10, później 11, 12, 13 i generalnie tego pana już nie ma. Ja jestem dalej, więc tyle mam w temacie do powiedzenia. No i właściwie temat altcoinów. Kochani, może... ja już muszę lecieć. Jest... No właśnie, ja też chcę powiedzieć, że też chcę iść. Mogę do toalety. No. Byłam pierwsza. No kobiety mają pierwszeństwo, proszę. Dziękuję bardzo. Ale nie, tak serio, to ja też już muszę lecieć. Dziękuję bardzo, cieszę się, że udało nam się być w tym historycznym momencie razem. Postaram się wpaść wcześniej. No trzymam za słowo. Trzymam za słowo. Niedziela 20 tak. Zawsze jest live, także polskiego czasu. Postaram się. Dziękuję bardzo, udanego wieczoru wszyscy i się zobaczymy niedługo. Pa, pa. No, cześć. Cześć. Cześć.
Dobra, to ja teraz się żegnam. Nie, ja też chciałem powiedzieć. Że musicie, ale ja jestem ja już stanę w kolejce. Leczeć. Ja nie muszę, ja chciałem powiedzieć, że wy musicie. Daj mu wyjść, bo nie da rady. Bo... Wypuśćcie go, bo widzowie uciekają. No. Dobra, też chciałbym się pożegnać. Dziękuję za zaproszenie. Było super dzisiaj. W ogóle mam nadzieję, że za ile to? Za kolejne 4 lata się zobaczymy, ale już na wyspie, na Teneryfie, o, na przykład. Tak, ale jak przyjedziesz z zieloną naklejką, to nie powiem ci, ci ją sadzę. Przyjadę cały na żółto, żebyś był zadowolony. Zapraszam. Więc dzięki jeszcze raz. No mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Mam nadzieję, że też takim fajnym, dużym gronem. I co? No, samych wzrostów, samych zielonych. No, przy okazji... Oprócz Bitcoinu. Tak, zielonych. Ja nagonię u Patryka w czwartek też live, także wbijajcie, kto nie wie. A właśnie, zapomniałem się zareklamować, przecież dałem donate'a za złoty 74, więc no. Więc no tak, zapraszam was wszystkich serdecznie w czwartek o 20. A na jakiego live'a? Kim ty jesteś? Chłopczyku. Patrysiu. No. Co, Patrysiu? No, on robi motoryzacyjne live'y. No. Tak. Powiem ci, słuchaj, wymieniłeś tyle altów, sprawdziłem, one wszystkie na czerwono teraz się świecą na CoinMarketCapie. Ale to do dolara, do czego ty sprawdzasz? Do dolara? Nie, do Bitcoina. No do Bitcoina może i trochę się świecą na czerwono, no ale no nie wszystkie. Renda ostatnio. Te, co wymieniłeś, chillowałeś, wszystkie sprzedali i uciekli, widzisz? No widzisz, a mój Redcoin tylko w rocznym do Bitcoina jest na czerwono, a wszystkie pozostałe zielone. I do Ethereum, i do dolara, i do BTC, no. Ja tam nie narzekam. Dobra, to powiedz, na co zapraszasz i idź już. No dobra, no zapraszam na live'a, tak? Dobra, bawcie się dobrze, słuchajcie, dzięki jeszcze raz. I to tyle, no. Na razie. Dzięki, Patryk. To jeszcze ucieka. Ja jeszcze bym uciekł, słuchajcie. Bardzo dziękuję, było mi miło. O, teraz. Ja, skoro czekasz na to. Nie, no bo tak, chcę coś powiedzieć, no a się żegnacie wszyscy. Dobra. Ja się nie będę wcinał. Ja, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak coś, to kiedyś też mogę wpaść, jakby wam brakowało ludzi do gadania. Nie, no w niedzielę zawsze jest miejsce, także chyba. Nie, przepraszam, Mike, twoje. Niedługo będziesz więcej na live osób zapraszał jak ja. Wiesz, będę wredny i powiem, no ktoś musi, nie? No tak, dokładnie tak, bo tak to jak ja już zapraszam, to już nikt nie chce przychodzić, już muszę ludzi wysyłać, tak? Jeden na lajki nagania, drugi na subskrypcję, trzeci ludzi zaprasza, no... Skąd kasy nie dajesz. No. Dobra, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. No, cześć Patryk, hej. No cześć. Na razie, hej, hej. A chciałem powiedzieć, bo padło jak on się nazywa? Kurczę. Jestem, tak? Dogecoin. Ktoś mi tu już wspominał tą analizę i ona się powtarza o dziwo, że wzrosty na dobu uprzedzają wzrosty na Bitcoinie. Jak ktoś chce kupić Bitcoina i później czekać na pompkę na Dogu, no to raczej powinien właśnie odwrotnie. Mieć już Doga kupionego, zanim Bitcoin zacznie rosnąć. Albo jak pierwsze wzrosty na Bitcoinie, na Dogu, to już można szykować się do wzrostu na Bitcoinie. Taki dziwny ten altcoin jest. No to słuchajcie, ja tego się powiem dodatkowo. 8 jeszcze brakuje. 8 czego? Subskrypcji na kanale. Aha, to miało, bo nie skończymy, póki nie nabijecie, więc no, raz dokładnie. Jakie fajne projekty sensowne są? O. Michał, fajne są sensowne. No. Sensowne są fajne. Tak. Block Space. Block Space. No. Nie można stracić, a można zyskać dużo wiedzy. No jak nie, bloksy jeszcze zyskujesz, nie? O tak, zapomniałem, przepraszam. No. Oczywiście, że jeszcze można zyskać, jak najbardziej. Live kończymy na 12 tysięcy subskrypcji. O! A to będą niektórzy celowo wziąć, odsubskrybowywać. No to nie ma takich założeń, proszę pana. To się będą męczyli z nami do końca życia. Trudno, no. Tak. Kurna, dwóch brakuje. Wiecie co, YouTube z opóźnieniem działa. Czy bierzecie pod uwagę, że może pojawić się... O, to jest fajne pytanie, ja miałem je dodać. Że może pojawić się gracz, którego nie ma już na rynku... Jeszcze nie ma na rynku. I odwróci wszystko do góry nogami. Coś jak Libra.
Ale czy Libra miała postawić wszystko na głowie, jak to był z założenia... Stablecoin. No właśnie. Znaczy wiesz co, ja bym powiedział, że Libra to miała tradycyjne finanse na głowie postawić, bo... Jeżeli już. Tak, to miał być przecież tak prawie, że ETF, tak? To miało być powiązane nie z jedną, tylko tam z jedną, drugą, trzecią, czwartą, złotem, srebrem, czymś tam jeszcze i dlatego oni się tak tego przestraszyli. Bo Facebook, tak, 3 miliardy użytkowników podobno, no to jak oni by to wypuścili, no to by się ludzie zastanawiali, no jak ja mam trzymać gotówkę. A jak jeszcze by wypuścili, że Facebook nie może ci cenzurować twoich przelewów, to w ogóle, no. No, także... No, masz konto na Facebooku krócej niż pół roku, nie możesz używać Libry, no. No. Dokładnie. Ale było jeszcze... A prędkość akceptacji twojej transakcji będzie zależała od ilości postów w ostatnim tygodniu. Ile masz followersów, nie? To... No, no. A w Chinach jaki masz rating? Ale jeszcze jedno było pytanie. Ktoś pytał o jakąś kopalnię, która była na żeraniu w takiej fabryce. Ja już nie pamiętam, jak to się nazywa. O, słuchajcie, 12 006 subskrybentów. Yeah, sukces. No, także... Podwójne świętowanie. Jak ci nagoniłem klientów. Ale słuchaj, potrójne tak naprawdę, bo zobacz, było tak. Jest poczwórne właściwie, bo tak. Jest halving Bitcoina, jest ATH na widzach, jest ATH na lajkach, jest 12 tysięcy subskrypcji. Słuchaj, no po prostu fajnie się to wszystko... I najwięcej gości dzisiaj chyba, nie? I gości, i ATH na gościach, tak? Jeszcze wiesz, to naprawdę dzisiaj ten live, muszę przyznać, że... I to tak, ja wam powiem tak, z historii mojej kiedyś człowiek się cieszył i mówi, kurde, jak będzie 200 osób oglądających, to będzie taki sukces, po prostu, że głowa mała, a teraz przychodzisz, patrzysz, nie no, tylko 300 jest tak standardowo. Dzięki za suba, witam. No tak, także. Libra nie żyje, bo się nie urodziła, no, tak? Nie, no wstało. Libra rodzi się, w trochę innym koncepcie, ale się rodzi. I moim zdaniem dla krypto to jest dobre, bo często się czy o Librze, czy nawet o tych walutach banków centralnych mówi się, że to są jakby korporacyjne czy państwowe kryptowaluty. Oczywiście to jest błędne myślenie, ale tak się mówi w mediach masowych. Więc to w jakiś sposób będzie uwiarygadniać krypto w oczach masowego odbiorcy. I jak taki pan Stanisław czy pani Stasia usłyszy pazy w telewizji o tych kryptobankowych, big techowych czy państwowych i jak w jej banku pojawi się Bitcoin, to wtedy podejrzewam, że w ten temat wejdzie. Było ATH dziewczyn jeszcze na live. Ja się zastanawiam, co z projektami na przykład na Stellarze, bo oni chyba tworzyli jakieś stablecoiny przy współpracy z IBM-em. Dla jakichś tam banków. Więc jestem ciekaw, bo cisza nagle stała się duża od chyba ponad roku o tym. Jak projekt się bezrok nie odzywa, to już raczej się nie odezwie. Znaczy wiesz, no to jest... masowa, może tam się dzieje w ekosystemie po prostu u nich, tylko to już nie trafia do masowego odbiorcy, nawet w świecie krypto. Właśnie. A to na GitHubie coś się pojawia nowego? Znaczy, czy Stellar kupił ostatnio jakiś wallet, Abre chyba, albo zainwestował 5 baniek w Abre, to o ile pamiętam. I kasę jakąś mają, wiesz. Nie, no to Stellar ma kasę, ale podobno czekaj, kto jest szefem Stellara, bo to jest były gość z Ripple'a, nie? Jak on się... Tak, jeden z funderów z Ripple'a odszedł. Jared McCaleb? Tak, takiego? No i podobno to ostatnio X-Rosh tak mówił, że to jest niezrównoważony psychicznie, znaczy ja to koloryzuję oczywiście, psychicznie człowiek. Nie? No, trzeba przypomnieć, że gość ma chyba ileś miliardów XRP, więc X-Rosh jako fan XRP, no może nie lubić gościa, bo on mu tam trochę tą cenę może dampować. Ale to oczywiście spekulacja. Właśnie, a propos innych graczy, którzy mogą namieszać, których nie ma na rynku, ja bym się bardziej bał, że to będą gracze, którzy są, ale są nieaktywni. Na przykład gdzieś się obudzi skądś pan Satoshi i jakby on ruszył swoje bitcoiny, no to byłoby ciekawe. No, znaczy, już taki jeden jest. Ale kurier jeszcze nie dojechał. Znaczy, słuchajcie, jeden tak, do jednego kurier nie dojechał, drugi siedzi w więzieniu, trzeci nie wie, co to jest bitcoin, ten Japończyk, tak, co go tam znaleźli, ten... Dorian, tak? Dorian, tak. Także, to jest ciekawe pytanie. Alty lepiej kupować do BTC czy do USDT pod hossę? Czy możecie się wypowiedzieć? No a... Zależy, co masz. To nie ma znaczenia, tak, przecież. No. W przeliczeniu w danym momencie powinno być tyle samo, więc za różnica. Teoretycznie w parze do Bitcoina jest
tak. jakichś małych kapitalizacjach to może mieć znaczenie. Są ale to jest tak, 1 BTC równa się 1 BTC, a 2 BTC to jest więcej niż 1 BTC. No dwie podstawowe zasady. No. Chyba, że do Bitcoina jest zazwyczaj większa płynność, więc myślę, że polecałbym bardziej... Chyba, że chodzi o giełdę BitBay. Nie no, wiadomo, no jeśli są większe wolumeny na innych parach, no to na innych, ale raczej do Bitcoina jest chyba większy wolumen, znaczy płynność. Generalnie najlepiej kupować tam, gdzie jest największa płynność. Także słuchajcie, ja jutro się porozumiem z Komisją Kontroli Gier i Zakładów i podam, kiedy dokładnie został trafiony blok halvingowy. Łatwo będzie stwierdzić, bo dziewczyny weszły. To po live'ie nawet można stwierdzić, ale sprawdzę dokładnie i opublikuję w tym, na YouTubie, na Twitterze też, opublikuję na YouTubie w sekcji społeczności, tak, że będziecie mogli wtedy nadsyłać mailem, jak jesteście blisko, nie? Panowie, jak to z tym handlem krypto z euro? Wydaje mi się, że tak samo jak z dolarem i ze złotówką i z czymkolwiek innym, no. Jak jest giełda, która obsługuje, no to handluje, no. Znaczy, jestem teraz świetki, ale ja mam takie podejście, że za fiaty kupuję Bitka czy Ether i wszystko inne już handluję do... Ewentualnie dodaj, potem jak sobie kupuję za stryby coin. Tak, tylko że mało jeszcze w tej chwili jest giełd, które to obsługują de facto. Pary zazwyczaj są tak czy inaczej albo do Bitcoina, albo do Litecoina. Pamiętam jak były giełdy krypto prawie tylko. Ewentualnie była właśnie jakiś dolar był możliwy, czy jakieś inne euro, no to był tylko Bitcoin do fiatów, a cała reszta była do Bitcoina, albo jak zeszła do jednego satoshi, to była przenoszona na Litecoina. No właśnie, ja praktycznie mam... Wszystkie giełdy prawie funkcjonowały. Właśnie miałem do ciebie zapytać, nie? Jak było kiedyś, nie? Czyli przykładowo no nie było giełd fiatowych, to co? Na zasadzie szukałeś jakiegoś górnika, który albo sam wykopałeś, tak? Albo szukałeś górnika, który wykopał i od niego kupiłeś, tak? Czy od razu się pojawiły giełdy do fiatów? Do Rafała oczywiście pytanie. Jeszcze raz. Jak były... początki powiedzmy, no szkoda, że Sylwestra nie mogłem zapytać. Chodzi o na samym początku, tak? Jak było, czy od razu się pojawiły giełdy do fiatów? Czy na początku to było na zasadzie znajdź kogoś, nie, no, kto ma... Na początku altów, znaczy nie, no było face to face. Local Bitcoins było, ludzie się po prostu umawiali, a serwis funkcjonował jako escrow dla Bitcoinów. Były giełdy, ale to była właściwie tylko para dolar z Bitcoina. I to nawet włącznie z typu Japonia, czyli GOX. I to właściwie była taka pierwsza, największa giełda. No i później, jaki był wysyp ten altów w 2013-2014, no to były giełdy krypto, tak? Przede wszystkim, które no, opierały się jak tylko mogły, żeby właśnie światami się do głowy nie zawracać. Nie? A teraz to właśnie jest albo, tak? Albo robisz papiery i masz światy i jedno czy dwa krypto ewentualnie, no albo jesteś właśnie krypto i robisz co ci przyjdzie do głowy, tak? No jest jeszcze, teraz jest jeszcze tak, że te giełdy osadzone w Chinach, czy jak były osadzone w Chinach, one nie mogły przechodzić na fiaty, bo by ich zamknęli, po prostu. To regulacyjne. To terminowało właśnie to, że nie ma fiatów na wielu giełdach w tej chwili. No ale bez giełd można sobie poradzić, co właśnie Anglia pokazywała bardzo długo, bo bardzo długo nie było giełdy, która miałaby funta brytyjskiego. No tak. I tam rynek face to face właśnie przez Local Bitcoins miał obroty większe niż niektóre giełdy w którymś momencie. Po prostu ludzie handlowali między sobą, tak, bez giełdy. Kto z nas jest najdłużej na rynku? No to pewnie ty, Rafał. Pewnie Rafał. No to chyba wyjdzie, że ja, no bo ja się... A jeszcze tak wspomnę, w 46 minut wpadło 8 bloków po halvingu, więc jest całkiem nieźle. No ciekawe. Brawo, tak. Czyli nie widać odpływu mocy, no zobaczymy. Wykresy teraz pokażę. Ja bym proponował obserwować w tym momencie, co się będzie działo z hashrate'em właśnie na Bitcoin Cashu i na Bitcoin SV, bo to właściwie jest jedyne miejsce, gdzie górnicy Bitcoina mogą odpłynąć w tym momencie. Bo praktycznie monet na SH 250, na których można coś jeszcze spieniężyć w jakiejś sensownej kwocie, a nie jedną tysięczną Bitcoina, to właściwie nie ma. A właśnie, Rafał, czy Local Bitcoins wymaga w tej chwili KYC?
A już od dawna. Tak, tak mi się wydawało. Ja nie umiem. Tak, oni wprowadzili w którymś momencie. Oni tak, są chyba z Finlandii, tak? O ile dobrze pamiętam. Gdzieś tam ze Skandynawii. Nie pamiętam, wiesz. Nie chcę strzelać. Chcę strzelać, nie pamiętam. Zresztą to nie ma znaczenia, no dopóki... Znaczy, dziwię się, że takie łajcie zaczęły robić. Znaczy, podejrzewam, że jakieś przekręty im się pojawiły i zaczęły tam się policja... Jan Pewniak, dzięki za suba, witam w kryptonarodzie. No bo też oni funkcjonowali jako zwykły escrow. Pocałeś na lokal bitcoins, umawiałeś się z kimś, obydwoje potwierdzali się, że transakcja doszła do skutku i gościu dostawał bitcoiny, nie? Dlatego można to zrobić na smart kontrakcie. Odpowiem nie, absolutnie nie uważam XRP za scam i nawet posiadam XRP kupione w dobrej cenie i kręcę kiełbasę na XRP. Ale niech każdy, ja zawsze powtarzam to, zawsze, słuchajcie, to jest wasza kasa i to czy to dotyczy szkoleń, czy to dotyczy, no przed skamami was ostrzegam, tak? Chcecie zapłacić komuś za to, żeby was kopnął w dupę, no to zapłaćcie, no po prostu, no tyle w temacie, tak? Jeżeli chcecie komuś za to, że będzie wam, jak to się mówi, polewał wodę jak wodzianka, też macie na to prawo. Jeżeli chcecie coś kupić, no to kupcie sobie cokolwiek z tego market capu. Na CoinGecko jest najwięcej coinów, chyba z 6 tysięcy różnych. Do wyboru, do koloru, wartość projektów to $15, możecie cały projekt kupić, naprawdę. Ale później nie przychodźcie z płaczem, że coś nie wyszło, tak? Kupić za 1000 bitcoina i czekać do następnego ATH, a nóż widelec się zarobi razy 10 razy 100. Oczywiście. Padkiem na takim padle jakimś. No. Ja ci mogę za darmo Ledgera wysłać jak chcesz. Jak jest nieotwierany, to możesz wysłać, w jakimś konkursie rozdam. No, już kiedyś mi człowiek wysłał. Ja sprzedam bardzo dobrze zainicjowanego trezora, bardzo dobrze wygenerowałem SIDA, mam go ładnie zapisanego, da się odczytać. bardzo chętnie sprzedam sprawdzony, dobry SID, działa, jest wszystko. Ale to można zresetować, więc... No ale po co, jak już masz przygotowane wszystko, po co masz resetować? Dostajesz SIDA ładnie wydrukowanego na tym, na kartoniku. Słuchajcie, nawet nie musisz przepisywać, bo już jest wpisane w urządzeniu. No. Tak. W tej chwili Ledgera można kupić z 50% zniżką. Zwykły chyba S kosztował 90 euro, no to teraz 45. Mm-hmm. A chyba 115 czy 130? No na Trezorze właśnie promocja chyba od wczoraj jest. Nawet na jednym i na drugim. Oni zwykle tak robią, tak, że jak jedni robią, to i drudzy. No to ten. Trezor dodaje drugi, tak, prostszy model z Afriko. No już nawet ja nawet napisałem, że można sobie te używać jako do krypto faktycznie, a Wana jako U2F na przykład, nie? Do logowania się do niektórych serwisów, które to udostępniają. Ledger. O, jak ojciec powiedział, jak sam czegoś nie zrobisz, to nie licz na nic więcej, bo złodziej za złodziejem chodzi. No to dobre. Oj tam. No. Oj tam, oj tam. Nie dałby się nabrać, nie wierzę. No. Oj tam, kawskojna nie chcecie, no to... No, kapskojna, tylko do obowiązkowo. Kto nie ma, to się nie liczy w ogóle. Gdzie nam doda w ciało? Sklep. No. Już patrzę. Nie, z tyłu, na tle się działo różne rzeczy, więc... Aha. To tym bardziej powinieneś zostawić. Europa odłącza maszynę. 50% jest promocja na Nano S. No. Na Ledgerze w tej chwili. Przy zakupie Ledgera jednej sztuki koszt 197 zł, ale... Przy trzech sztukach ze względu na darmową przesyłkę wyjdzie sztuka 135. No jak potrzebujesz od razu trzech ledgerów, no. Znaczy no dorzucić się można w kilka osób po prostu wtedy zamówić paczkę. No, oczywiście. Ja mogę zainicjować te ledgery i wam wysłać od razu z SID-ami. No oczywiście, że tak. Słuchajcie, na początku trzeba po prostu, wystarczy portfel zapisane bezpiecznie, SID-y i tyle, nie? Światła jaśniejsze, czuć, że wyłączają koparki. No oczywiście. Na ile bezpieczny jest lokal bitcoins? O. Rafał, do ciebie pytanie. Znaczy nie słyszałem o żadnych problemach z tym serwisem, żeby miał kiedykolwiek jakiś fuck-up, którego by ewentualnie nie spłacił. Nawet nie pamiętam, czy oni mieli jakiś włam. No. Generalnie nie... dopóki nie mieli Amera, to było jedno z fajniejszych rozwiązań, nawet które w Polsce działało, tak? No. Słuchajcie, ja kupuję portfele sprzętowe tylko od producenta. Ledger twierdzi, nawet jak kupicie używane, to możecie go zresetować i Ledger stwierdzi, czy tam nie ma nic gównianego wsadzonego. A Trezor... No tak, no bo Ledger Alpha jak się zainstaluje, no to on powie, czy ladder jest nieruszony i tak dalej, więc to nie jest problem. No. Tak ogólnie 23:30 to ja już będę tak powoli zamykał, bo jutro trzeba kopać fiaty. Także, no. Kopać fiata, no. O, kolejny blok wpadł. Minutę.
Słuchajcie, kopię się, no mamy tak. No, kopię się. Ale ty jak wpadło? Siódmy blok 14 minut temu, ósmy blok 13 minut temu, dziewiąty blok 13 minut temu i teraz minutę temu, no to... Bo to jest halving, więc teraz kopią dwa razy szybciej. No. Mniejsza nagroda, to wiesz, teraz muszą szybciej kopać, żeby wykopać tyle samo. No i słuchajcie, mamy osoby początkujące. Ile zajmuje przeniesienie środków między giełdami i czym są związane jakieś koszty? Oczywiście koszt wypłaty. Giełdy biorą fee za wypłatę, różne od różnych walut. W przypadku Bitcoina to jest to nie tak mało, nie pamiętam ile tego Satoshi. Więc czasami lepiej jest przesyłać jakimiś Dogeami, Redcoinami, XRP czy czymkolwiek, czy Nano chociażby jak jest, bo jest szybciej i taniej. A ile zajmuje czasu? No to powiedzmy tak, jak jest nawet szybki blockchain, to czasami procesor giełdy potrafi 15 minut mielić transakcję, więc czasami jest tak, że 15 tu, 15 tam i pół sekundy przelew, na przykład w przypadku Nano, nie? Więc to jest bardzo różnie. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że Bitcoin mi szybciej przeszedł, chociaż był bardzo duży ruch na sieci, niż giełdy przetworzyły transakcje, bo ja z BitBaya na Bitrexa przyszedłem. Najpierw BitBay mi chyba 15 minut trzymał, zanim wrzucił do blockchaina, a później z kolei Bittrex akceptował nie wiadomo ile czasu. To też, tak. I dodawać... Ale zawsze trochę trzymają. Dlatego dłużej. To jest, wiesz co, ja nawet może kiedyś taki filmik nagram, jak różni się przelew portfel od przelewu giełda. Jakie potrafią być różnice. Że ludzie po prostu nie wiedzą o tym, że giełda, że to nie jest tak, że jak to się pojawia, no to od razu natychmiast giełda to ma u siebie, nie? No to... Ręczne klepanie jest. Dokładnie. Ale na giełdzie to chyba wypuszczają takie te bulkowe, nie? Transakcje, tak. Czyli że w grupie, nie? Czyli tak. Wysyłają na różne adresy w jednej transakcji. No, przy dużej ilości klientów ma to jak największy sens również ekonomiczny, no bo jak masz, nie wiem, 10 tysięcy klientów na przykład i każdy raz dziennie robi wypłatę, no to wyobraź sobie kolejkę, tak? Transakcje, które musiałbyś produkować, a tak jedną transakcję wysyłasz, sobie jest taniej, bo jest łączna opłata transakcyjna dużo mniejsza w przypadku wysyłania na wiele adresów. Oni przy odbieraniu, przy wysyłaniu od siebie też nie ma problemu. Oczywiście, o ile są adresy segwitowe. Szaman Uksio, ja pracuję w branży energetycznej, jeżeli o to chodzi. Szykuję miejsca pod koparki. No mam miejsce, gdzie postawić koparki, ale tam nie chce mi się. No. Tym bardziej teraz już się w ogóle nie opłaca o połowę miejsca. No tam mam taki, wiesz, człowieczka, 2x40 kW, baterie jest fotowoltaiczne, coś tam byśmy mu tam, jeszcze gdzieś tam w bloku w rozdzielni głównej można by było upchnąć koparkę, no, podpiąć pod administracyjny obwód gdzieś tam, wiesz, możliwości są do trafostacji jako sprzęt do diagnostyki, no wiesz, no różne rzeczy, są różne możliwości, wiesz, no tylko, no także, czekaj, gdzie ten czat, bo mi tu zginął, o, nawet mi czat nie działa, już to jak zwykle coś nacisnąłem. No chyba trzeba będzie docelowo mieć dwa komputery. Jeden do obsługi, a drugi tylko do live'a, żeby transmitował, bo pomimo mnogości pamięci i procesorów to nie wyrabia się. Kto mi kupi tego Ledgera? Co uważacie o portfelach mobilnych, na przykład Jax, bo się zastanawiam, niedawno zacząłem, ja używam i Jaxa, i Exodusa, nie ma problemu. Nie pytając o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie rozumiem tego mema. Nikt tego nie rozumie. Tego nikt nie rozumie. No. Nasz kochany długopis śpiewał, no. O, z altcoinami jest jak ze słuchaniem disco polo. Wszyscy słuchają, nikt się nie przyzna. No coś w tym jest, coś w tym jest. Jeśli mogę, to chciałem naszym widzom jeszcze przypomnieć o lajkach, nie? Bo Mike powiedział, że nie będzie 1000, to ja nic nie zarobię dzisiaj. No. Ja nie wiem, po co ja tu siedzę w ogóle. Ciężko. No. Znaczy, dla mnie hitem dnia wczorajszego był ten Hot 16 Challenge Janusza Korwin-Mikke, po prostu. No, Janusz system rozwalił, tak. Ale on zyskał 2 miliony wyświetleń w 24 godziny, no. To jest naprawdę dobry wynik. Ale słuchajcie, to i było naprawdę zmontowane fajnie i widać, że tam to reżyserowane, naprawdę, no gość po prostu... Dobrze zrobione, tak. Tak. O.
Nie tylko pod względem tekstu, ale faktycznie realizacja też. Ale już go gdzieś oskarżyli, że on kogoś tam wzywa do nienawiści, coś tam. Tak, jak... oczywiście, no. No. No coś tam wzywał, że tam na drzewach coś ma wisieć. No co, zamiast liści, kurde, jest rycerz liści, a sobie liści. Że tak, no. No bo w zakładce na czasie go nie ma, nie, na YouTubie. No. Mimo, że wykręcił dobre 2 miliony. A widzisz, no bo niestety, no bo jak powiedział o socjalistach, to automatycznie algorytm YouTube'a go wyciągnął. No, także czekajcie, gdzie to było? Aha, tu było live, tak? Już teraz na pewno nie ma mnie. Live news, live sports, live streams. I co to? Live technology. A jest faktycznie, słuchajcie. Live now technology jest kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Cały czas? Tak, no, tak. Kurde. No to... Słuchajcie, nobilitacja. Mój wujek ma do sprzedania koparkę Waryński. Czy myślicie, że warto? Słuchaj, jakbym miał kasę, to bym ją kupił, spuszczał różnego rodzaju oleje i gdzieś w jakimś akwenie zatopił, żeby ten. To Waryński, to myślę, że ten. No. Właśnie, kurde, wiesz, sprzęty 30-letnie to są nie do zajechania, kurczę. O, człowieku. Ja powiem ci szczerze, myśmy kiedyś robili robotę i przyjechała ekipa przecisk robić, nie? Na początku kazali sobie 20-metrowy rów wykopać, tam przyjechał gość koparkowy. Ja pierwszy mówię, po co im taki przecisk, nie? Jak przyjechał sprzęt, to ja mam wrażenie, że miałem wrażenie, że oni go ukradli z jakiegoś muzeum pożarnictwa czy czegoś takiego, tak? No, to był taki stary amerykański wóz z lat, nie wiem, 60-tych powiedzmy, nie? No było to gdzieś tam powiedzmy 10 lat temu, nie? Także powiem ci, że niektórzy robią na takim sprzęcie, że głowa mała. Ale co? Opalili i poszło. O, człowieku. No właśnie. To jest zaleta starych sprzętów, no. Podymi, posapie i jeździ. Czy uważacie, że aktualny kryzys przebije 2008? Oczywiście, ja uważam, że będzie wielokrotnie większy. W 2008, no, praktycznie kryzysu nie było. No tak samo jak teraz nie było tej pandemii. Dobra, to ja się będę zbierał. Dziękuję wszystkim za rozmowę i za live'a. Myślę, że było naprawdę fajnie. Dużo ciekawych, merytorycznych rozmów i może mniej merytorycznych czasami. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że często będą takie live'y. No ja nie widzę problemu. Kryptowalutowa niedziela jest co tydzień, także. No, to dziękuję wszystkim i również żegnam widzów. Czołem. Na razie, cześć. Hej. Polecacie portfel Elektrum? No Rafał na pewno poleca Elektrum. Nie, oczywiście. Jeżeli chodzi o bitcoiny i możliwości robienia czegokolwiek, to desktopowa wersja Elektruma właściwie nie ma sobie równych. Tak, prosty, łatwy, przyjemny i dojdzie wszystko. O, Łukasz, a powiedz mi, jakie konkretne zmiany zaszły w Dascoinie, że nazwali go Green Power? Poza tym oczywiście, że nazwę zmienili. Bo to mnie ciekawe. To był rebranding przecież. No, bo to bardzo ciekawe. Zaszły konkretne zmiany. No. Znaczy, konkretne zmiany były, no Jacek Paciorek odszedł, no to wiecie, no to trzeba przyznać, to są konkretne zmiany. Krót matekingowy. No, także słuchajcie, jeżeli chcecie pakować się, chcecie pakować je w jakieś tam, jak to się mówi, pakować się w jakieś tego typu projekty, no to proszę bardzo, kupujcie najlepiej za Cloud Tokena, kupujcie Scam Tokena i jeszcze tam popierajcie Klawskoinem. No, jak macie, no to równie dobrze w kominku możecie napalić dolarami, chociaż jest to chyba w Stanach przestępstwo federalne, w Polsce podejrzewam, że też palenie pieniędzy. Ale już był, ktoś tu chyba zaspał. Wiesz co, niektórzy mają coś takiego, że gdzieś klikną czasami i oglądają live'a na przykład z 40-minutowym opóźnieniem, nie? I później jest, a czemu na czacie mi nie odpowiadasz, nie? No tak. Tak, trzeba przesunąć w prawo do końca. Panowie moi drodzy, ja też już będę uciekał powolutku, bo czas tak, się tak. Wyspać. Nie no, zwijamy się, ja też się zwijam, bo jest 23.30, także słuchajcie, no. Młoda godzina, trzeba jakąś kolację jeszcze zjeść. No, ja już zjadłem, wypiłem butelkę szampana, także, no. Jest dobrze. Miło było poznać Piotra, bo jeszcze Piotra nie znałem na żywo. Was resztę znam. Wszystkich widzów jeszcze sobie strzelę kryptoreklamę. Zapraszam na portal blogspace.pl do grupy Kryptonaród, żeby było jasne. To jest grupa nasza wspólna, tak, merytoryczna, gdzie Piotr wstawia bardzo dużo informacji odnośnie tego, co tu się w ogóle dzieje, co tu się wyrabia. No, dzięki za dzisiejsze spotkanie.
Szkoda, że nie zarobiłem. Nie ma 1000 lajków. Trudno, muszę jutro iść do roboty rano. Mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej i że te nasze wszystkie ATH będziemy jeszcze przebijać. Dzięki bardzo, dzięki Mike za zaproszenie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się wszyscy do następnego. No, na razie, cześć. No dobra, panowie, nie to, żebym wyganiał, ale ja też się na to pytanie BTC czy USDT, no to nie ma różnicy, to sam musisz zdecydować, nie? Za 4 lata, tak, obiecuję, za 4 lata będzie kolejny taki live. Nawet tej samej może grafiki użyję, nie? Tylko może logo dwa razy mniejsze zrobię, nie? Także słuchajcie, zupełnie myślę, że wtedy już będzie zupełnie inaczej ten live, znaczy live, w sensie sytuacja na rynku wyglądała. Bo jednak co tu dużo mówić, no spadek będzie z 6,25 na 3,125, tak? No to... Trzeba auto puścić, nie? No tak, oczywiście. No. Że ciebie jeszcze gdzieś nie zamknęli za jakieś używanie jakichś tam kogoś filmów, nie? Nie, no to był film, chociaż to zrobił ten. Boże mój, odpowiedz mi, Robert. Kuba? Kuba, no. Film zrobił Kuba zgodnie z licencjami jakimiś tam. No pewnie kupił gdzieś na gotowym. To polecam dla osób, które chcą sobie jakieś takie fajne, to VideoHive polecam stronę. Bardzo dużo fajnych. Ten animowany Bitcoin, który się tu kręci, to też jest kupione. Tam chyba za 9 dolców kosztuje ta animacja. Także można sobie. Różne fajne są takie z kryptowalutami. Także polecam. I nie tylko oczywiście z kryptowalutami. Także polecam tutaj. Ja myślałem, że to mój grafik zrobił. Napisałem do niego, a nie mógłbyś mi w kryptowalutowej niedzieli tej mojej monety, żeby się obracała i raz ten, raz ja, a raz Bitcoin. Nie, raz ja, a raz Bitcoin. No mówi, ale nie, ja kupiłem. Ale znalazłem, że w tym, w After Effects, to się nazywa Adobe, jest opcja, że możesz zrobić z loga animację, także nie ma problemu. No dobra, dzięki panowie, także widzimy się pewnie na jeszcze jednym live'ie. Także, trzymajcie się. Jasne. Czołem. Dobra, słuchajcie. Halvingowy live okazjonalny, pora zakończyć. Pobiliśmy wiele różnych rekordów. Także dzięki wam bardzo za to. Dzięki wam bardzo za to, że byliście. No i co, słuchajcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Oczywiście. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. No i do następnego razu.